Słuchajcie, dokładnie 2 dni temu, w sobotę, była konferencja Konfitura, na której byłem i podszedł do mnie kolega, który pracuje w firmie Allegro. 2000 mikroserwisów na 10 tysiącach serwerów plus 3 chmury, nie? Więc jeden z chyba największych systemów mikroserwisowych w Polsce. I przyszedł do mnie i powiedział, że no, dzięki moim wykładom, to on tam generalnie, że powiem, przeprojektowali sobie ten systemik i teraz budują monolit. I w końcu wiedzą, że to jest dobrze, nie? Generalnie, bo zepsuli. I strasznie mnie to rozbawiło, bo po pierwsze, oni nie budują monolitu. To jest, ten system jest mikroserwisowy, tylko nazewnictwo jest problematyczne. Po drugie, faktycznie mieli wcześniej problem, ale nie mieli mikroserwisów również. Więc akurat w tym zespole, w którym on jest, to wynika z trochę innych rzeczy. I podobnie zdarzyło mi się kilka miesięcy temu, kiedy przyszedł do mnie kolega i zaoferował mi robotę i mówi: słuchaj, bardzo cię potrzebujemy, w firmie mamy mikroserwisy, AWS-a, cudawianki, wszystko najnowsze, nie? Pogadałem z nim 30 minut. Nie, absolutnie nie mają żadnych mikroserwisów. Zamiast tego mają system rozproszony, monolit rozproszony, no nie? Czyli antytezę mikroserwisów. No i stwierdziłem, że spoko, mogę wam pomóc przenieść to na prawdziwe mikroserwisy. Także jest trochę confusion w nazewnictwie i w nomenklaturze i tak jakby o czym mówimy. I ludzie mówią, ja jak mam 2 małe aplikacje, to już mam mikroserwisy. To nie do końca tak działa. To może byśmy to uporządkowali, zwłaszcza, że przychodzą do was bardzo dobrzy i inteligentni, mądrzy ludzie i wam mówią na przykład takie rzeczy mądre, jak nigdy nie zaczynajcie mikroserwisów, powinniście zrobić monolit i każdy monolit potem powinniście dopiero pokroić na mikroserwisy. Na stronie ThoughtWorksa Martina Fowlera znajduje się artykuł pod tytułem Zawsze zaczynaj od monolitu. Zaraz obok niego znajduje się artykuł, który mówi nieprawda, zawsze zaczynaj od mikroserwisów. I to jest w ramach jednej firmy. Okay. Akurat Martin Fowler już nie ma z tym nic wspólnego, ponieważ on już dawno gra tylko w gry planszowe i jest na emeryturze, ale jest to w ramach tej samej firmy. Ta firma jest spora, 4000 deweloperów na 5 kontynentach, ale jednak. To co? To może przejdziemy i ustalimy, co to są mikroserwisy, jaki problem rozwiązują. Słuchajcie, w 1973 roku Fred Brooks spieprzył projekt. Spieprzył ten projekt dosyć grubo, w sensie on prowadził ten projekt, bo projekt był gruby. To był system OS300, OS300? OS300, OS360, tak to się nazywało, tak? Jakby dodali jeszcze 5, to mieliby Office'a, tak? OS360, pracując dla IBM-a, krótko rzecz biorąc, trochę przesadzili z budżetem, w sensie przekroczyli ten budżet o dużo za dużo i byli bardzo nieszczęśliwi. OS360 to był system operacyjny, tylko jeszcze na takie maszyny, o których Bogu dzięki już nie musimy pamiętać. I 2 lata później skończył pisać książkę, tą właśnie, na temat tego, dlaczego im tak źle poszło i co było nie tak. I opisywał tam różne problemy i między innymi pisał na przykład o takich rzeczach, że poszedł, miał, on był szefem tego całego projektu, miał jednego specjalistę, który miał, przepraszam, jeden dział, którym się zajmował architekturą i tam pracował dla niego jakiś człowiek, który był headem tej całej architektury. No i ten head tej całej architektury mówi tak: słuchaj, patrząc na te wymagania, jesteśmy w stanie zaprojektować ten system w 8 miesięcy i mam 10 dobrych ludzi do tego. I tych 10 ludzi, dobrych ludzi to zrobi, nie? Z drugiej strony był inny dział. Ten dział dzisiaj byśmy nazywali działem QA-ów, może tak, albo QA, bo Quality Assurance, bo to był taki porządny dział Quality Assurance, nie tam jakiś tester manualny, tylko mówimy o czymś dużo bardziej poważnym. I tam po drugiej stronie menadżer tego działu mówi: stary, ale w takim razie ja mam 150 osób, będziemy sobie siedzieć i czekać na was, nie? Przez te 8 miesięcy. To trochę bez sensu, to zróbmy tak, że my wam od razu pomożemy, nie? I dzięki temu zrobimy to szybciej. I ci ludzie będą zatrudnieni. Na co ten pierwszy powiedział: jak wy nam pomożecie, to będzie o 3 miesiące dłużej i będzie dużo gorsza jakość. I miał rację, okazało się. Więc to jest taki fenomen. I cała książka generalnie Freda Brooksa opowiada o takich fenomenach pod tytułem, że jak masz dużo ludzi i próbujesz zbudować coś dużego, to ci się nie uda, albo jak masz dużo ludzi i próbujesz zbudować coś dużego, ale dodasz jeszcze trochę ludzi, to będzie jeszcze dłużej, na przykład, nie? Z czego to wszystko wynika? Brooksowi to wyszło po prostu bardzo prosta rzecz. Jeśli budujesz coś dużego, co ma dużo zależności, w związku z czym musi się ze sobą komunikować, ludzie się muszą dogadywać, to jest jeszcze jeden pojedynczy system operacyjny, chociaż złożony z wielu procesów, więc generalnie jakby koniec końców jest dużo zależności. Czym więcej zależności, tym więcej spotkań, czym więcej spotkań, tym więcej ustaleń, wypaleń zawodowych, depresji i ludzie, krótko rzecz biorąc, nie robią tego, co powinni, czyli programują, tak? Efekt końcowy jest taki, że jest super niewydajnie i każdy system ma jakieś optimum ilości ludzi, a potem
Już dodając kolejnych ludzi, wydłużamy całą bajkę. Wymyślił przy tym bardzo głupi pomysł, w sensie po latach się przyznał, że to chyba był jednak głupi pomysł, ale wtedy brzmiało to bardzo sensownie. Nazywało się to Surgical Teams, czyli zespoły chirurgiczne, gdzie miał być jeden człowiek, który programuje, a cała reszta dowozi mu pizzę, chodzi na spotkania, załatwia wszystkie rzeczy, żeby ten jeden człowiek mógł się skupić 8 godzin dziennie na programowaniu, absolutnie nic więcej nie robić, nie? Po latach stwierdził, że zespoły skramowe są dużo lepsze, bo działa mniej więcej tak samo, tylko że udajemy, że mamy 7 deweloperów, a nie jednego, nie? No właśnie. Słuchajcie, to był 75 rok. Czego się nauczyliśmy? Generalnie w przemyśle wiedzieliśmy wtedy, że robienie dużych systemów to jest droga przez mękę. Czy ktoś z was czytał książkę? Ja w roku 2000 książki, które mi wręczano do czytania, to było na przykład to, oraz druga najpopularniejsza, czyli projektowanie, czyli Marsz ku klęsce. Ktoś zna? Projektowanie, czyli Marsz ku klęsce, to jest taka książka, która opowiada, jak przetrwać, żeby nie stracić zmysłów, krótko rzecz biorąc, nie postradzać zmysłów, jak przetrwać w projektach i firmach, które dążą ku zagładzie, dążą ku klęsce i wiemy od samego początku, to się nie tylko nie uda, to jest taka porażka, że hej, ale oczywiście pomalujemy trawę na zielono i będzie ogłoszone w korporacji, że jest sukces, nie? Więc jakby poczucie budowania dużych systemów było takie, że to jest przerąbana robota, która się nigdy nie udaje, albo przynajmniej nie udaje się zgodnie z założeniami. W tym samym czasie tych dwóch panów, w tym samym, to znaczy kilka lat wcześniej, w 72 był pierwszy release, w 73 była pierwsza dokumentacja publiczna, czyli mniej więcej w tym samym czasie tych dwóch panów robiło system operacyjny, tak jak Fred Brooks, tylko zupełnie inaczej i zupełnie inny. Po pierwsze, nie mieli żadnego finansowania, ponieważ pracowali dla laboratorium bodajże Bella i nie bardzo było wiadomo, jak to sprzedać. Po drugie, było ich dwóch. Po trzecie, zakładali od samego początku następującą rzecz. Mówili tak. To, co chcieliśmy zachować, nie było tylko środowiskiem do programowania. Oni mówili o systemie operacyjnym, ale nazywali to środowisko dla programowania, ponieważ użytkownikiem tego systemu operacyjnego mieli być programiści. To nie? Sensowne. Lecz systemem, wokół którego można było zbudować społeczność. Wiedzieliśmy z doświadczenia, że istotą pracy grupowej, wspomaganej przez zdalny dostęp i system z podziałem czasu, było nie tylko wprowadzenie programów przy pomocy terminala zamiast kart perforowanych, lecz także zachęcanie użytkowników do komunikowania się. Czyli Fred Brooks mówi, najbardziej przerąbana rzecz, jeśli chodzi o budowanie systemów, to, że ludzie muszą ze sobą rozmawiać, a tych dwóch mówi, najważniejsze, żeby przy budowie dużego systemu jest to, żeby ze sobą rozmawiać. Nie? Widzicie sprzeczność? No dobra, więc oni sobie zbudowali ten system w ten sposób, że wypuścili w 73 pierwszą dokumentację, pracowali, jak wspominałem, dla Bell Labs i Bell Labs miało przerąbane, ponieważ AT&T było właścicielem Bell Labsa i wyrokiem sądu w postępowaniu antymonopolowym przeciwko AT&T, Bell Labs i całe AT&T miało zakaz wychodzenia na rynek komputerowy, co oznaczało, że Unix nie mógł być z tego powodu wydany jako produkt. Okay? Nie można go było sprzedawać. Firma miała obowiązek udostępniania swoich niezwiązanych z telefonami technologii każdemu zainteresowanemu podmiotowi. Więc panowie napisali sobie w tym czasie jednego white papera na uczelni, bo kto by ich tam słuchał generalnie, przypominam, nie mieli żadnego finansowania, było ich dwóch, na co na uczelni zrobił serwetę z pod tytułem, to dawajcie soft, zobaczymy, jak to wygląda, nie? Brzmi całkiem fajnie, fajny white paper, fajny system wam wychodzi, to dawajcie, nie? No to oni zaczęli przegrywać to na dyskietki i na kasety i wysyłać po prostu po uczelniach. No i tak się rozpowszechniło i tak mamy dzisiaj system Unix i wszystkie pochodne od niego, a nie ma już systemu OS360 i pochodnych od niego, nie? No dobra, to jakie oni mieli założenia co do tego wszystkiego, jak budować ten system? Mieli bardzo proste założenia, które brzmią bardzo podobnie do dzisiejszych założeń dotyczących mikroserwisów. Po pierwsze, pierwsze założenie były takie, rób program, który robi jedną rzecz i robi ją dobrze. Po drugie, jak chcesz dodać feature, to rób drugi program, który robi tę rzecz, a nie komplikuj istniejącego programu, bo jeszcze go spieprzysz, a przede wszystkim go skomplikujesz i nie da się dalej w nim programować, ani w nim żyć, nie? Oczekuj, że każdy program jest wejściem do innego programu, tak? W sensie wejście dla ciebie to jest inny program, wyjściem twoim będzie kolejny program, tak? Buduj software, projektuj i buduj software, który można przetestować wcześniej, najlepiej w ciągu jakiegoś tygodnia albo kilku tygodni, no nie? Ludzie budują system operacyjny. No i
staraj się raczej poświęcić czas na zbudowanie narzędzi, niż używać, jak to oni nazwali, unskilled help, czyli krótko rzecz biorąc dzisiejszych pomocy manualnej, tak? Krótko rzecz biorąc, tak? Nie testuj niczego manualnie, tylko zrób se testy automatyczne i całą resztę. No i tak to im mniej więcej szło. Tylko jak już wspomniałem, ponieważ oni zaczęli od tej strony niekorporacyjnej, bo nie mogli nic sprzedać, to poszło na uczelnie. Na uczelniach się fantastycznie rozwijało, ale ponieważ to IBM był dominantem na rynku, w związku z czym nikt ich nie brał na poważnie. Nikt ich nie brał na poważnie do tego stopnia, że również podejście i zarówno na uczelniach, nikt o nich nie wspominał. W sensie o Unixie oczywiście było, ale nikt nie mówił, że tak należy budować duże systemy. Po prostu. No i teraz tak. Jest rok 2003. Okay? To jestem ja, to jest firma i w tej firmie pracuje 15 deweloperów, tak pira z drzwi, i budujemy sobie system. I systemy, które budujemy, słuchajcie, sprzedajemy klientom. Robota wygląda tak. Idę na pierwsze spotkanie do nowego klienta z notatnikiem. Pokrótce opowiadają mi, czego oni potrzebują. Budujemy tak naprawdę sklepy internetowe, CMS-y i wszystko dookoła. Generalnie co klient chce. Ze spotkania przynoszę spisane wymagania. Potrzebuję pół dnia na rozpisanie tych wymagań jako scenariuszy behawioralnych, czyli dzisiejsze given when then, tak? Zaprojektowanie aplikacji i narysowanie modelu danych, czyli już bazy danych, ponieważ bazę danych miałem tylko jedną, Postgres, to nie było zagłówkować, trzeba było narysować model ERD w Postgresie, czyli diagram związku Fancy. Kolejne pół dnia zużywał grafik na mockupy frontendu tej aplikacji, no nie? A ja robiłem w tym czasie wycenę, czyli mówiłem, ile mniej więcej nam zajmie zrobienie tej aplikacji. Dostawał to klient z powrotem. Jak klient to musiał klepnąć, zajmowało to mniej więcej tam kilka tygodni, w zależności od klienta, jak szybko potrafił podjąć decyzję, i następnie od 1 do 3 miesięcy mieliśmy system gotowy na produkcji. I liczyłem estymacje, robiłem w Mendejsach i miałem mieliśmy bardzo małą granicę błędu, mianowicie około 2 dni. Mogłem się jebnąć o 2 dni. Jeśli chcieliśmy być dochodowi, to jest maks, co mogłem zrobić. Okay? I biznes nam się kręcił całkiem fajnie, tak? Sami go hostowaliśmy i monitorowaliśmy na produkcji, to znaczy, że jeden z tych ludzi, w sensie jak ja go napisałem, to oczywiście ja, musiał go generalnie monitorować i jakby wtedy nie było koncepcji observability, ale musiał jakoś patrzeć, co się dzieje i reagować na, odbierać telefon i jednocześnie poprawiać, nie? Także tak to wyglądało. Tak się robiło małe systemy, uwaga, w PHP-ie. Okay? I to jeszcze było przed wszystkimi frameworkami w PHP, przed Z-frameworkiem i tak dalej. Działało to wyśmienicie. Firma nie robiła na tym zbyt dużo hajsu, ponieważ, ale to już kwestie biznesowe, tak? Ale generalnie było całkiem spoko. Dobra, jak poszedłem z firmy z PHP-a do firmy, która zajmuje się C-Sharpem, to miałem dokładnie tak samo, tylko projekt się trochę wydłużył, bo zamiast po 3 miesiącach, to po 6 miesiącach miałem cały system na produkcji, no nie? Jak poszedłem do firmy, która robiła w Javie, to robiliśmy dokładnie ten sam sposób i nie wyglądało to źle. Ale chodziłem na rozmowy do różnych firm. I wtedy między innymi trafiłem na przykład do takiej firmy, w której z branży energetycznej, której nazwy dzisiaj nie powiem, gdzie na poziomie, na parterze siedzieli deweloperzy. W sensie firma miała budynek 3-piętrowy, na parterze siedzieli deweloperzy. Na pierwszym piętrze siedziała analiza, analitycy, PM-owie i tak dalej, a na drugim piętrze, czyli na samej górze, siedział zarząd oraz tak zwany dział architektów. I poszedłem tam się spotkać i potem zrozumiałem, dlaczego te piętra są tak poukładane. Otóż oni po prostu generalnie rzucali wymaganiami komunikaty, szły zgodnie z grawitacją po prostu. Pisali chyba na karteczkach i zrzucali, to spadało, ponieważ przepływ informacji był tylko w jednym kierunku, w dół. Koniec. Nie? Poszedłem na rozmowę rekrutacyjną, okay? I miałem rozmowę z architektem, Uber-architektem, dzisiaj nazwałbym go Uber-architektem, który miał pod sobą kilkudziesięciu architektów. Okay? Jego pierwsze pytanie na rozmowę brzmiało, jak rysuję meta-meta-model? Ja wtedy miałem jakieś, żeby to policzyć uczciwie, nie pamiętam, 4 lata, 5 lat doświadczenia powiedzmy w zawodzie, nie? Meta-meta-model to było takie dosyć skomplikowane zadanie, bo dla osób, które nie wiedzą, o co chodzi, w architekturze model może dotyczyć danych, relacji, modułów, domeny, agentów, cudów-wianków, nie? Meta-model to jest to, w jaki sposób rysujemy ten model, czyli na przykład UML, jakbyśmy rozmawiali o UML-u, to jest meta-model, a meta-meta-model to jest jak rysujemy, jakim językiem, w jaki sposób rysujemy coś, co opisuje, w jakim językiem, w jakim sposób rysujemy modele, tak? Make sense?
No właśnie. No dobrze. Problem, ja pytałem na tej rozmowie rekrutacyjnej generalnie, z jakimi problemami się borykają. Problemy, z którymi się borykały, były następujące. Wszystko było super niewydajne, nikt niczego nie rozumiał, generalnie deweloperzy na końcu nie dowozili na czas, no i było dokładnie to, czego się spodziewałem. Generalnie informacje przypływają tylko w jednym kierunku i wygląda to dramatycznie, tak? Ale uwaga, pracowały tam setki, jak nie tysiące deweloperów. W małych software house'ach, takich jak ten, który wcześniej pokazywałem, ale nawet w większych, takich, które miały na przykład 50 osób, było super, dlatego że budowało się te projekty bardzo szybko, wygodnie, przyjemnie. Ja nie rozumiałem tych wszystkich jakby problemów, które ci architekci, Ivory Tower Architect czy Uber Architect mieli, ale z drugiej strony my nigdy nie dostawaliśmy dużych projektów. Pracowaliśmy dla dużych klientów, dla wszystkich telekomów w Polsce, dla banków, dla instytucji międzynarodowych. I my dostaliśmy projekty, które były w miarę małe, ze względu na to, że wrzucaliśmy taki projekt maksymalnie, to jest przykład skrajny, 15 osób i to był maks. Nie? Zazwyczaj taki projekt był prowadzony przez jeden zespół, zbierało się jakiegoś lidera, dawało mu się pięciu deweloperów i się jechało po prostu z projektem. Tak? I teraz notabene tak to wyglądało mniej więcej w praktyce, to jest właściciel tej firmy. Okay? To jest główny grafik, który jest przy okazji spokrewniony z właścicielem firmy, dlatego tak siedzą właśnie ogadając o jakichś pierdolach. Właśnie. I co było ciekawe? Ciekawe było to, że jak startowaliśmy do przetargów na przeciętne, na średniej wielkości projekty, to naszą konkurencją były takie firmy jak na przykład HP, albo takie firmy jak na przykład IBM, albo takie firmy jak na przykład Microsoft. I byliśmy konkurencyjni w taki dosyć dziwny sposób. Mianowicie kiedyś dostaliśmy telefon od jednego z tych telekomów, który powiedział, słuchajcie, musimy się spotkać. To było dziwne, dlatego że ten telekom akurat miał bardzo poważne podejście do tego, jak traktuje przetargi. Mianowicie zazwyczaj wysyłał zaproszenie do przetargu, opisywał produkt i nie wolno się było z nim spotykać. Dlaczego? Dlatego, żeby wszyscy mieli dokładnie takie same reguły gry, w sensie wszyscy dostawcy, żeby mogli wystartować z taką samą ilością wiedzy. Nie ma to żadnego sensu, ponieważ każdy dostawca nie ma, jakby miał kupę pytań, które chciałby zadać, albo w ogóle ta analiza jest kan dupy, ale tak się to wymyślili, no nie? A teraz dzwonią do nas, że musimy się spotkać, bo przez telefon nie da rady. No to pojechaliśmy tam i oni mówią, słuchajcie, wasza oferta jest bardzo fajna, podoba nam się i super nam się z wami pracuje i chcielibyśmy, żebyście to robili, nie? Tak pod stołem wam mówimy, tylko jest jeden problem. Cena, którą daliście. No to my się zastanawiamy, ja już liczę w głowie generalnie, z czego można zejść, jak to zrobić. Oni mówią, jesteście o rząd wielkości tańsi niż kolejny dostawca. I to jest problem, bo to nas stawia w sytuacji pod tytułem coś tu śmierdzi. Nie? Generalnie, że nie, musimy odrzucić waszą ofertę, bo jest za niska. W sensie nie dostarczycie tego albo nie wiem, albo tamci nie mają pojęcia, czym robią. No to zapytałem, kim jest ten kolejny dostawca i to był Microsoft. Nie? I to mi dało dużo do myślenia pod tytułem, o co tutaj chodzi. Więc później już pracując z dużymi klientami i z dużymi korporacjami i właśnie tymi firmami, które szły z dużymi tak zwanymi projektami, zrozumiałem, że problem polega na czymś takim. One wszystkie robiły te systemy zgodnie z tą książką i zgodnie z problemami wynikającymi z tej książki i kiedy miały mały system do zrobienia, to zakładały, że będą miały dokładnie ten sam problem. Czyli jeśli mam 15 ludzi, 10 ludzi albo 5 ludzi, to zakładały, że mam dokładnie taki sam narzut na analizę, projektowanie, komunikację, ustalania, formalności, inne pierdoły, jak podczas projektu na 1000 osób. Okay? I w związku z tym dorzucali to po prostu do kosztów projektu. A my tego nigdy nie wrzucaliśmy, bo my nigdy tego nie robiliśmy. To była cała różnica. Programiści po jednej i drugiej stronie byli tak samo dobrzy. Okay? Skąd wiem? Bo ich znam. No i teraz tak, więc był taki bardzo mocny podział. Duże projekty robimy z dużymi firmami, te duże firmy, jakby budżety są dramatyczne w porównaniu do małych projektów. Małe firmy robimy, z małymi firmami robimy małe projekty, ale za to robimy szybko, dynamicznie. Cały ten agile się pojawia pod tytułem, że nie ustalajmy wszystkich rzeczy na papierze. Słuchajcie, ja 20 lat pracuję jako architekt, nigdy nie zbudowałem systemu tak, jak go zaprojektowałem. I przez te wszystkie lata, jak pracowałem dla firm, gdzie projektowałem i podpisywaliśmy umowę, na której było nie time and material, tylko było fixed price i było napisane klient, dostawca dostarczy dokładnie to i potem procurement to zweryfikuje, to my zawsze to podpisywaliśmy. Ja się pytałem właścicieli firmy, którzy mieli spółkę komandytowo-akcyjną, czy nie boją się, bo odpowiadają własnym majątkiem. Oni mówią, nie do końca własnym majątkiem, mamy dla tego komendytariusza, żeby właśnie nie polecieć własnym majątkiem. No dobra, ale tak czy inaczej możemy położyć całą firmę, jeśli tylko mamy kary umowne w grubych dziesiątkach milionów. Nie? I odpowiedź była taka,
Najważniejsze, żeby klient był zadowolony i zobaczyć, że nie zrobią nam krzywdy, bo będą chcieli, żebyśmy z nimi znowu współpracowali. I mieli rację, o dziwo, nie? Ja bym w życiu tak nie zrobił, w sensie bałbym się, ale tak robili. Dobra. Słuchajcie, więc przez te wszystkie lata, dokładnie do 2012 roku, założenie było takie. Duże projekty, olbrzymi narzut, wiele ludzi, olbrzymi narzut, bardzo niewygodnie, nieszczęścia, dramaty, depresja, jest do dupy generalnie. Aż do momentu, kiedy przyszedł rok 2012 i ludzie z ThoughtWorksa, firmy ThoughtWorks, przyszli do Krakowa na konferencję 33rd Degree, okay, bo tak się to nazywał prekursor do dzisiejszego DevOpsa, i zrobili wykład i opowiedzieli o swoim systemie. Oni dostali system bardzo duży od bodajże, i teraz nie pamiętam, powiedzmy, że to jest budżetówka UK-owa. Okay? To jest budżetówka albo banki, nie pamiętam do końca, co to było, ale to był jakiś system duży pod tytułem typu klasy payroll, nie? Chociaż to nie był dokładnie payroll. Kluczowe było to, że oni dostali system do napisania od nowa, czyli krótko rzecz biorąc, stary system w COBOL-u trzeba już zaorać, zróbmy to od nowa, bo tu mamy za duże obostrzenia i trzeba zbudować i tak dalej, i tak dalej. I kluczowe było to, że oni spojrzeli na wymagania do tego systemu, bo już było mniej więcej wiadomo, co ten system robi, w sensie ten stary, co, jakie są oczekiwania. To nie było tak, że wymagania były zebrane, ale generalnie mieli pojęcie o wielkości tego systemu. I firma, która ma 4000 deweloperów i konsultantów na 5 kontynentach, doszła do wniosku, że nie ma absolutnie żadnej szansy, żebyśmy to zrobili. Nie dlatego, że mamy za mało ludzi, tylko w ogóle naszym zdaniem to się kompletnie nie uda. W sensie, jak próbujemy myśleć o tym, jak zaprojektować ten system, albo jak o nim generalnie, to każdy wybucha mu głowa i generalnie nie jest w stanie nic zrobić. Krótko rzecz biorąc, w pale się to nie mieści. Tak? To jak zrobić system, który się w pale nie mieści, nie? I doszli do wniosku, że na pewno nie zrobią go w ten sposób. Jeśli będą go robić dokładnie tak samo, jak przez 38 lat od wyjścia od momentu publikacji tej książki, to na pewno się nie uda. W sensie będą przegrączone czasy, budżety i generalnie polegną, nie? Więc doszli do wniosku, że oni to zrobią inaczej. Jakie systemy się udają? Jakie systemy są wygodne? W jakich systemach chcieliby pracować? I doszli do wniosku, że oni wszyscy to chcieliby pracować ze mną tutaj. Okej? Okay? Takie systemy, pryszcz. Szybko, łatwo, przyjemnie, wszystko jest super. Te duże systemy, porażka, nie? Generalnie. A jak jest dużo za duży, to już nawet nie wiadomo, od czego zacząć. I doszli do wniosku, że cholera, to w takim razie może zróbmy ten system dokładnie tak, jakbyśmy, w sensie nie róbmy tego dużego systemu, zróbmy dużo małych systemów po prostu, ale na takiej zasadzie, że nikt z nas nie będzie próbował ogarniać całości. Nie spróbujemy zrozumieć, o co klientowi chodzi, nie napiszemy całej dokumentacji, tylko podzielimy się na grupy, zespoły. Każdy z zespołów ogarnie sobie jakąś punkt, w sensie produkt, będziemy myśleć w kategoriach produktów i następnie będzie kompletnie niezależnie pracował i próbował się tylko dogadać z tymi zespołami, od których potrzebuje na przykład dane, albo które występują w jakimś procesie, gdzie potrzebujemy kogoś powiadomić, albo coś mu wysłać i tak dalej. Dodali sobie do tego kilka innych założeń, ponieważ to było odkrywcze i nowoczesne i nikt wcześniej tak nie zrobił, więc sobie dodali na przykład protokół komunikacyjny, notabene zrobili to w oparciu o eventy, ale przy protokole komunikacyjnym, bo nie było wtedy kawki ani żadnych takich bajerów, chociaż kolejki były, pod tytułem Atom. Może ktoś pamięta RSS-y stare? Ich mikroserwisy komunikowały się w ten sposób, że wystawiały dane w postaci protokołu Atom, czyli plik, nie? Który mógł sobie pobrać kolejny mikroserwis. I były pliki na wejściu i na wyjściu i na wejściu, czyli była kolejka wysyłkowa, która była pobierana i była kolejka, jak to powiedzieć, wejściowa, tak? Input, outbox, nie, tam to jest outbox, to jest inbox. Był inbox i do którego sobie zapisywali, tak? I opowiadali tym wszystkim w 2012 roku. I słuchajcie, najbardziej szokujące dla mnie jest to, że ja byłem na tej prelekcji. Pamiętam, że zrobiło na mnie duże wrażenie i nie zrobiłem żadnego zdjęcia, żadnego jednego slajdu. Zamiast to zrobiłem zdjęcie w 2012 roku z hipopijawy, którą mieliśmy wieczorem. To jest smutne, bo teraz chciałem wam pokazać to zdjęcie, ale nie mam żadnego po prostu, nie? Proszę? Wrzuciłem w Google. Że to jest dobre, tak? Tak, to jest dobre, zwłaszcza, że jedyny człowiek, którego tutaj widać tak troszeczkę, Marcin Zajączkowski, on jest abstynentem. Jako jedyny nie pije i tu nie ma jego ręki, nie? Ale na, to i tyle. To jest jak kamikadze. Dobra. No to słuchajcie, to w takim razie, co tam wymyślili ci ludzie z ThoughtWorksa? I uwaga, przypominam, 2012 rok. Dzisiaj ThoughtWorks nie jest liderem mikroserwisów. A kto jest liderem mikroserwisów dzisiaj? Kto ma najwięcej mikroserwisów? Kto jest najlepszy w mikroserwisach? Może być, że Netflix. Ciężko porównywać, nie? Zwłaszcza, że to, wiesz, firmy się nie chwalą wszystkimi rzeczami. AWS ma sporo na przykład.
Nie? AWS ma tą ciekawą cechę w dzisiejszych czasach, kiedy generalnie, i to jest fenomen, i ThoughtWorks o tym opowiada, że są pod wrażeniem, generalnie jak czym system jest większy, tym rzeczy spowalniają. W monolitach tak jest zawsze było, nie? Tym jest coraz trudniej budować rzeczy. A AWS mówi, czym mamy więcej mikroserwisów, tym jest łatwiej tworzyć kolejne. Czy mamy więcej systemów, tym jest łatwiej tworzyć kolejne. Jakim cudem? No to zaraz sobie pogadamy, jak to działa. Składanie klocków. Nie do końca, ale trochę tak, bo jest self-service, ale to o tym będziemy jeszcze rozmawiać. No dobra, to jakie były założenia ThoughtWorksa? Różne, różniste. Między innymi komponentyzacja poprzez serwisy. To oznacza, że mamy mikroserwisy, ale niewiele poza tym. Organizacja wokół business capabilities, products, not projects, smart endpoints and dump pipes. To miało wywalić stare, dobre, jak to się nazywa? Enterprise Service Bus, ESB, tak? Miało absolutnie nie pozwolić na użycie ESB w ramach komunikacji pomiędzy mikroserwisami. Ktoś wie dlaczego? A ktoś z was wie, do czego służą ESB? Albo gdzie się sprawdzają, wyśmienicie? Albo po co je wymyślono? Nie, żeby ktoś miał pracę. Chodziło o coś takiego, że firma, podam teraz przykład firmy, załóżmy, że to jest Orange. To nie jest Orange, oczywiście, to nie, absolutnie nie mówię o Orange'u, to się nagrywa, ale na przykład, że to jest Orange, nie? Załóżmy, że jest Orange, wszystkie telekomy tak miały. I w związku z czym ma jakichś dostawców, na przykład kupuje sobie CRM-a od tej firmy, typu tam HP, tutaj od kogoś kupuje jakieś inne, kupę różnych oprogramowań typu pudełko od konkretnych dostawców i musi to połączyć razem, nie? I to się nazywa, no dobra, nie będę mówił, jak to się nazywa. Próbuję to połączyć razem. I jest problem, dlatego że poszczególni dostawcy, oni aktywnie się ze sobą zwalczają. W sensie próbują się ze sobą nie dogadać, a jednocześnie zwalić na tą drugą firmę. Dlaczego? Dlatego że SAP, tak samo jak HP, tak samo jak Microsoft, ma dokładnie te same produkty. W sensie wszystkie trzy firmy mają CRM-a, którego próbują sprzedać, tylko jednej się uda, nie? Więc jak mają inny system, to próbują pokazać, że ten drugi system tej firmy przeciwnej jest generalnie tak do dupy, nie da się z nim zintegrować, jest beznadziejny i wykazać, że to są jego problemy, żeby tamtego wyorano z firmy i żeby sprzedać swój własny produkt, nie? Więc aktywnie ze sobą prowadzą wojnę. I w tym momencie wchodzi cały na biało system, taki właśnie jak ESB, gdzie ktoś mówi, OK, to załóżmy, że oni już mają jakieś endpointy, jakieś końcówki, do których można gadać, jakkolwiek by to nie było, soapem, nie soapem, whatever, nie? A my zrobimy tą logikę w środku, żeby one się dogadały. OK? I to jest ESB, cała koncepcja. Czyli ja mam w środku logikę, która mówi, tu są kompletnie niełączące się ze sobą końcówki, a my w środku zaprojektujemy i zainkodujemy. I teraz na czym polega problem? Kiedy ESB pojawiły się i zaczęły być sprzedawane jako produkt, który można wdrożyć, nie potrzebujesz mieć swoich własnych deweloperów, ponieważ jak wspominałem, nie wspominałem, wszystkie telekomy nie miały deweloperów na samym początku, zakładały, że programowanie to nie jest ich brocha, nie? Generalnie, to po co mi programiści? Wynajmę se firmy zewnętrzne. W związku z czym wszystkie te narzędzia konfigurowało się w XML-u. Wiecie, jak fajnie się pisze logikę biznesową w XML-u, która tłumaczy z jednego na nasze? To jest tak głupie, że aż ciężko dzisiaj pomyśleć, że ktoś na to wpadł, nie? Ale dokładnie tak to wymyślono, to był taki fajny pomysł, w związku z czym to była rzeź niewiniątek. I teraz oczywiście się to jest nieutrzymywalne na dłuższą metę. Dodatkowo wprowadzono, może ktoś pamięta coś takiego jak kanoniczny model danych? Kojarzycie coś takiego? Co to jest kanoniczny model danych? Kanoniczny model danych to była taka koncepcja pod tytułem, ponieważ te firmy nie chcą się ze sobą dogadać, to zróbmy tak, że wymuśmy jedną strukturę danych, którą wszystkie te firmy będą musiały się komunikować, a przynajmniej te, które uda nam się zmusić, bo Microsoftu pewnie nie. Okay? I w związku z czym w tym naszym ESB będzie łatwo powiązać, bo pola będą do wypełnienia, nie? Ja pracując dla pewnej małej firmy Talk, miałem sytuację, w której obsługiwałem konkurs telefoniczny, gdzie jedyne informacje, które dostawałem od użytkownika, to był numer telefonu i odpowiedź na hasło konkursowe, nie? I musiałem wypuścić w związku z czym zdarzenie, które informowało o tym, jaki jest wynik, nie? Tego konkursu dla tego użytkownika. I dostałem PDF-a 50-stronicowego, w którym było napisane, jakie pola mam wypełnić. Większość tych pól była opcjonalna. Ale jednak była, 50 stron. I między innymi zatrzymałem się na drugiej stronie, kiedy zobaczyłem, i do dzisiaj to pamiętam, grupę krwi. Grupę krwi? W sensie, skąd wy macie grupę krwi? A no, jakiś, kiedyś robiliśmy taki konkurs, że można było oddać krew i w związku z tym były wtedy dodatkowe minutki, czy jakieś inne pierdoły, jednak i tak tam zostało, a jak już trafiło do tego dokumentu, to musiało tam zostać, no nie?
I potem przeszedłem na koniec tego dokumentu 50-stronicowego i tam było coś takiego jak P1 do P50. To ich pytałem, co to są te na samym końcu, bo nie są podpisane. Tak, tu wszystko jest rozpisane, przykłady są, a tu jest P1 do P50. A oni mówią, no wiesz, założenie kanonicznego modelu jest takie, że to są wszystkie dane. A praktyka jest taka, że czasami musisz coś przesłać i nie ma jak tego zrobić, a ponieważ możesz mieć tylko tą strukturę, która pasuje pod te XSD, jest walidowana, to tu są dodatkowe pola na to, żebyś mógł wysłać innemu systemowi coś, co się kompletnie nie pasuje do obrazka. Nie? Słuchajcie, koło tam 2015 roku na blogu Follera pojawiła się informacja, że oni próbowali ten kanoniczny model danych wdrożyć na 5 kontynentach przez około 20 lat, wdrażali i to się nigdy nie udało. W sensie nigdy nie było zalet, które obiecywano z kanonicznego modelu danych. Więc od samego początku ThoughtWorks miał założenie pod tytułem nie robimy w ten sposób. Zamiast tego będziemy zmuszać wszystkie aplikacje, żeby umiały ze sobą się dogadać i ich deweloperzy będziemy zakładali, że muszą się chcieć ze sobą dogadać. Jak nie chcą się ze sobą dogadać, to trzeba zwolnić deweloperów albo dostawców na przykład, nie? Dobra. O reszcie wymagań jeszcze pogadamy, a w zasadzie pogadajmy o nich po kolei, ok? Jeśli nie masz tych rzeczy, to oni mówili, to ci wyjdzie ci prawdopodobnie system, który się nazywa rozproszony monolit, który ma wszystkie wady systemu rozproszonego i żadnych zalet systemu rozproszonego, ok? I wszystkie wady systemu monolitycznego. Więc jakie są wymagania w stosunku? I teraz skupię się tylko na tych, które są aktualne dzisiaj, ok? Pierwsza rzecz jest taka. Po pierwsze, popatrzcie sobie na to, że system, który budujemy, jest wielki. Takie jest założenie. Po to zostały wymyślone mikroserwisy. Mam 100, 200, 1000 deweloperów i buduję system. Okay? Więc jak przychodzi do mnie człowiek, który pracuje w jednym zespole w Allegro i mówi, że oni już nie robią mikroserwisów i mówi o swoim zespole, to wy nadal robicie mikroserwisy, tylko wy nie umiecie zmodularyzować tego fragmentu, który robicie tym jednym zespołem, ponieważ cała architektura mikroserwisów jest po to, żeby Allegro, który ma 2000 deweloperów, mogło dalej robić swoje. Nie? Czyli to jest pierwsza rzecz. I teraz kluczowe było to, żeby zespoły miały pełną autonomię. Co to znaczy pełna w dzisiejszych czasach, to jest dyskusyjne. Nie? Co to jest autonomia? Po pierwsze, robimy produkty, a nie projekty. Czym się różni projekt od produktu? Projekt się kończy, produkt utrzymujesz. Absolutnie. Produkt, jak twierdzisz, że go budujesz, to będziesz go utrzymywał. W AWS-ie mówią, że będziesz go utrzymał do usranej śmierci. W Google mówią, że będziesz go utrzymał do jutra. A w Microsoftie to jest różnie, tak? Ale generalnie będziesz go utrzymywał, będziesz się rozwijał, a projekt ma początek i koniec, kończysz, nie? Druga sprawa jest taka, że musisz mieć niezależność, bo ta autonomia tych zespołów polega na tym, że nie musisz się spotykać z innymi ludźmi, żeby zrobić swoje. Na przykład masz kompletną niezależność wdrożeń, tak? No i teraz sprawdźmy, kto z was ma continuous deployment po każdym commicie albo merge'u domaina, rzeczy wchodzą na produkcję bez żadnych ręcznych rzeczy, bez klepania przez kogokolwiek i w ogóle bez niczego. No właśnie, słuchajcie. I teraz uwaga. Banki tak działają. Banki mogą mieć niezależne wdrożenia, kompletnie jakby bez manualnego potwierdzenia, bez żadnych dupereli, więc jak banki są w stanie tego robić, jak są w stanie to robić systemy, firmy energetyczne, które na przykład operują elektrowniami atomowymi, to jesteście w stanie i wy, nawet jeśli jesteście w branży, która jest mocno, jak to się mówi, regulated, tak? No bo znajdźcie mi branże, które są bardziej regulated niż banki i niż elektrownie atomowe. Okay? Więc to jest kolejna rzecz, którą oni mówią, że jest absolutnie niezbędna. I to jest notabene pierwszy sygnał, jeśli macie wdrożenia razem, bo to jak nie macie independent deployment, to jeszcze możecie mieć tak, że musicie się kogoś, kto się zgodzi, ale potem sobie możecie wejść. Najgorszy przypadek to jest wtedy, kiedy wszystkie wdrożenie wszystkich aplikacji jest naraz. Bo to na 100% macie rozproszony monolit. I na tym możemy zaprzestać, że tak powiem, nazywać wasz system mikroserwisowy, nie? Czemu to jest niezbędne? Z bardzo prostego względu, bo synchronizacja, unikamy w mikroserwisach i niwelujemy wszystkie punkty synchronizacji. Jeśli musicie na kogokolwiek zaczekać, to już jest przerąbane, już jest problem, nie? Jeśli to jest ten człowiek z waszego zespołu, a macie 5 osób, spoko. Jeśli to jest człowiek z innego zespołu, nie, trzeba się tego natychmiast pozbyć. Kolejna sprawa to jest jak to po polsku powiedzieć? Zdecentralizowane, ale co? Governance to będzie co? Zarządzanie? Nadzór? Tak, zdecentralizowany nadzór. Co to znaczy w praktyce? Dokładnie to samo. To znaczy, że po pierwsze, nie ma czegoś takiego, że ktoś wam musi klepnąć cokolwiek. Nie, to wy decydujecie, wchodzicie i natychmiast, tak?
I teraz jak mówię, to się śmiejecie, bo tam sobie myślicie, jak u mnie w pracy to wygląda pewnie i tak dalej, albo sobie przypominacie jakiegoś człowieka, który wam klepie różne rzeczy, albo na którego się wkurzacie, to jest naturalne. Ale pamiętajcie, ta architektura została wymyślona po to, żeby jak najszybciej docierać z nowym, żeby budować system jak najmniejszą liczbą problemów opisanych w tej książce, czyli żeby, krótko rzecz biorąc, uciąć potrzebę komunikacji pomiędzy zespołami od samego początku. Okay? To było założenie. Więc nie ma czegoś takiego jak scentralizowane miejsce, źródło wszelkiej wiedzy i prawdy, którą trzeba odpytać. Jak firma ma zespół architektów, który decyduje o wszystkim i musi klepnąć każdą architekturę, to albo nie ma mikroserwisów, albo ma mikroserwisy, tylko ci architekci są oderwani od rzeczywistości i deweloperzy ich oszukują. W sensie zespoły robią co chcą, tylko wysyłają im jakieś papierki do że tak powiem, podpisania. Tak? Różne to są przypadki. Dobra, mamy te smart endpoints dump pipes, to jest tylko i wyłącznie po to, żeby znowu nie było sytuacji pod tytułem, że ktoś mi blokuje, że ktoś mi, jakby jest jeden centralny zespół, który nas wszystkich komunikuje, musimy na nich czekać. I evolutionary design, to było u nich od samego początku, czyli założenie, że jak będziemy budować ten system, jak go będziemy projektować? Nie będziemy go projektować w ten sposób, że scentralizujemy sobie całą wiedzę o wszystkim i będziemy próbowali ustalić architekturę wszystkiego, tylko każdy zespół sobie sam będzie projektował swój system na podstawie najbliższych, aktualnych albo projektowanych wymagań, dobierając architekturę tak, jak im pasuje i zmieniając ją dynamicznie w trakcie. Nie musicie mieć od razu idealnego rozwiązania, jedziemy dalej, nie? No jak na to sobie popatrzycie, to kiedy ktoś się nazywa product owner, bo Scrum jest jeszcze bardzo popularny, to możecie mu zadać te pytania i zobaczyć, czy na pewno jest product ownerem, zgodnie z definicją. Bo jeśli nie kontroluje budżetu, to przeczytam, co tu jest na dole, bo widzę, że za nisko to zrobiłem. Jeśli nie kontrolujecie budżetu na projektu albo inaczej produktu, czyli zespołu, czyli czym się zajmujecie albo na co ile czasu przeznaczacie, to nie jesteście product ownerem. Jeśli nie definiujecie wizji produktu i strategii, czyli czym on będzie, czym nie będzie i co będzie robił, a czego nie będzie, to nie jesteście product ownerem. I przede wszystkim, jeśli nie macie ostatniego zdania, w sensie, że wasze zdanie jest święte na temat backlogu, czyli tego, co jest do zrobienia, to nie jesteście product ownerem. Jeśli ktoś wam inny może cokolwiek zdefiniować i wrzucić. To nie jesteście product ownerem, okay? Więc nawet w dzisiejszych czasach jest to dla wielu zespołów albo dla wielu firm takie dosyć hardkorowe podejście, nie? Dobra, ta autonomia jest wymagana, jeszcze tam mówimy o mikroserwisach. Ja chciałem tylko zapytać, jakie jest źródło, w sensie to jest twoje własne przemyślenia, czy to jest źródło z jakiejś... To? Jest artykuł na ThoughtWorksa na temat listy wymagań, co to są mikroserwisy, to jest kopia stamtąd. Dobra, super, dzięki wielkie. Ale jak wspominałem, to, że ThoughtWorks dzisiaj coś twierdzi, to nie znaczy, że tak jest, tak? Bo oni zaczęli te mikroserwisy, niekoniecznie mają ich najwięcej dzisiaj. Dobra, to co to oznaczają poszczególne te rzeczy? Organizowane wokół business capabilities. To jest bardzo ciekawa rzecz, słuchajcie, bo jak sobie popatrzycie na modularne monolity albo na monolity, to moduły generalnie były dotychczas bardzo najczęściej zorientowane wokół danych. Mieliście na przykład system, to tam był na przykład inventory module, user module, customer module. Ktoś ma jeszcze z was takie moduły? No, kiwacie głową, ale rękę teraz podnieść, zobaczymy ile nas jest. No właśnie, właśnie, tak. Więc takie zorientowanie na dane było bardzo ważne w starych czasach, ponieważ systemy, generalnie te moduły, mieliśmy koncepcję pod tytułem, że one się wymieniają ze sobą, komunikują się na dwa sposoby, mianowicie mogą się odpytać o dane, albo mogą powiedzieć komuś, co masz zrobić. Na przykład zarejestruj użytkownika, daj mi dane użytkownika. I wtedy to ma głęboki sens, żeby właśnie orientować wszystko wokół tych modułów. Natomiast mikroserwisy tak być projektowane nie powinny. Okay? Notabene moduły również tak być projektowane nie powinny i autorzy programowania obiektowego mieli zupełnie inny pomysł na przykład, ale przede wszystkim kluczowe jest to, żeby zrozumieć, że mikroserwisy to jest techniczny zbiór modułów, który siedzi w jednej aplikacji. A moduły znowu i tak samo mikroserwisy w efekcie, chociaż nie do końca, zaraz zobaczymy, powinny odpowiadać za jakąś możliwość biznesową. Możliwość biznesowa inaczej się nazywa proces biznesowy. Okay? Więc problem tutaj w naszej rzeczywistości wygląda w ten sposób, że nie ma definicji modułów. Albo inaczej, nie ma ogólnie przyjętej definicji modułów. Dzisiaj się pojawiają fantastyczne książki na ten temat. Ja wam podam moją definicję modułów, która działa, gdzie są zasady dotyczące, jak wygląda moduł, które można absolutnie łamać, ponieważ zasady mają tą fajną cechę w IT, że programowanie jest trochę jak fizyka doświadczalna, no nie? Żadna teoria cię nie obchodzi, jeśli to coś działa.
W związku z czym wszystkie zasady można absolutnie łamać, pod warunkiem, że jesteś OK z poniesieniem konsekwencji tych działań. Jesteś w Finlandii, masz ulicę, która tu ma 100 km w lewo, 100 km w prawo, nic nie jedzie, możesz przejść na drugą stronę czy nie, ale jest czerwone. Możesz, konsekwencje wiesz jakie są, żadne, napieprzasz i całe życie będziesz tak robił i nie będzie problemu, tak? Jesteś we wsi Ostrołęka, z której ja pochodzę, patrzysz w lewo, patrzysz w prawo, nic nie jedzie, masz 12 lat, postanawiasz sobie przebiec przez ulicę. Tylko zapominasz o tym, że to jest skrzyżowanie, gdzie jest jeszcze jedna nitka, mianowicie z lewej z tyłu, której nie widzisz i w tym momencie koleś właśnie mnie potrącił pięknie, ładnie i przejechał, że tak powiem, po mnie, tylko już byłem na tyle wysoki, że wrzucił mnie na maskę. I zaraz zaczął się pytać, czy nie uderzyłem się w głowę. Jak widać, się uderzyłem w głowę, bo... ale co zrobić? Więc zasady można łamać. To jakie są zasady dotyczące modułów? I zaraz zobaczymy, kiedy warto moduły składać w mikroserwisy, a kiedy nie. Dlatego, że wiele zespołów i wiele firm albo artykułów, jak poczytacie w sieci, które mówi, że no, my z mikroserwisów przeszliśmy, uciekliśmy z powrotem w monolit, nie mieli żadnych mikroserwisów, mieli źle zaprojektowany system po prostu. Więc pierwsza rzecz jest taka, że moduł jest odpowiedzialny za proces, a nie za dane. Dlaczego za proces, a nie za dane? Bardzo prosta sprawa. Jeśli moduł nazywa się User Module, to gromadzi automatycznie wszystko, co dotyczy użytkownika. Jeśli nazywa się Customer Module, Inventory Module, to będzie gromadził wszystkie funkcjonalności. Co oznacza, że jak wrócimy do tych dwóch kolesi, którzy robili Unixa, nie wiem, czy pamiętacie, co tam wspominałem, oni mówili, jak chcesz dodać nową funkcjonalność, to nie modyfikuj istniejącego programu, napisz sobie nowy. Nie? Tak samo jest z modularnym monolitem. Jeśli chcesz dopisać nowy proces, nową funkcjonalność, to nie modyfikuj istniejącego modułu, bo możesz zrobić w nim błędy. On już działa, wszystko jest OK, tylko sobie napisz nowy. Okay? W ten sposób moduły budujemy wokół procesów. I mikroserwisy bardzo często tak, bo mogą mieć jeden moduł, mogą mieć wiele modułów. Dalej, kolejna sprawa jest taka, że w modułach enkapsulujemy swoje dane. Czym to jest spowodowane? Co to znaczy, że w ogóle enkapsulujemy dane? Tak naprawdę enkapsulujemy kod i dane. Ukrywamy kod, chcemy, żeby nikt nie mógł zajrzeć do środka, bo wszyscy wiedzą, co się dzieje, kiedy macie projekt złożony ze 100 tysięcy klas publicznych. Po prostu dotknięcie czegokolwiek powoduje rozsypanie się całej układanki. Jak macie zamiast tego 15 modułów, w których każdy ma jedną klasę publiczną i pod spodem każdego modułu jest 150 klas, ale ukrytych, to was interesuje tylko ten jeden wasz moduł. Jest dużo prościej. Podobnie jest z bazą danych. Jak zobaczycie na wszystkie monolity niemodularne, które by tworzyły problem i które było ciężkie do utrzymania, to było to bardzo proste. Ich problem jest taki, że jak zmodyfikujecie jakikolwiek schemat danych, to ponieważ inne części aplikacji systemu czytają albo piszą do tego schematu danych, to wam się cała aplikacja wywali, ale się o tym w testach nie dowiecie. Dowiecie się dopiero na produkcji na przykład. Nie? Więc nie wolno dotykać danych cudzego modułu. Moduły powinny się wymieniać informacjami przez API. Co tam jeszcze mamy? No właśnie, ja mam jeszcze silniejszą wersję tej zasady pod tytułem nie można robić joinów w relacyjnej bazie danych pomiędzy modułami. Okay? Co jest ciekawe, jak wymusicie sobie te dwie rzeczy, wymusicie sobie, że mamy zupełnie osobne bazy danych, tak jakby tabelki własne albo fizycznie bazy danych, oraz wymusicie sobie tą pełną enkapsulację i to, że jesteście odpowiedzialni za procesy, to jest szalenie łatwo przejść na mikroserwisy z tak określonego modułu. Co więcej, założenie do modułów, i to jest też nauczka ostatnich 20 lat, jest takie, że nie wolno robić warstw. Nie można robić modułu odpowiedzialnego za warstwę. Czy ktoś z was pamięta trójwarstwową architekturę? Co to było? Proszę? Lasagna. Jakie były tam warstwy? Tak. Prezentacja, logika, czasami to się nazywało serwajsy, czasami się to nazywało domena, czasami się to nazywało biznes, czasami się to nazywało logika, cholera wie, i persystencja. Te dwie miały ustaloną nazwę, ta w środku się zmieniała w zależności od tego, kto jak to nazywał. Jaki jest efekt architektury trójwarstwowej? Wychodzi lasagna. Proszę? Bardzo danocentryczna, ale przede wszystkim nie da się z tym na dłuższą metę pracować, ponieważ wymaga to, żeby klasy każdej warstwy były dostępne w warstwie wyżej, bo ta komunikacja idzie od góry do dołu. W efekcie macie zawsze tą sytuację pod tytułem na dużą skalę, macie za dużo klas publicznych, którymi musicie się zajmować. Więc jakiś czas temu ogarnięto się, że ej, moment, to oznacza tyle, że po prostu każdy moduł powinien mieć wszystkie warstwy. Jeśli chcesz zrobić moduł dostępu do bazy danych, to nie jest moduł. Jak chcesz zrobić moduł, to zrób moduł odpowiedzialny za proces biznesowy, na przykład onboarding klienta, okay? Albo na przykład proces zakupowy,
albo cokolwiek innego. To se zrób moduł jako moduł, a nie rób moduł odpowiedzialny za dostęp do bazy danych. To jest tylko warstwa, czyli moduły mają warstwy. I uwaga, mikroserwisy również. Jak ktoś z was, jesteśmy na DDD Warsaw, nie? To bounded konteksty, jak się mają do modułów. Bardzo prosto. W ramach jednego modułu występuje zawsze tylko jeden bounded kontekst. Dlaczego? Bo to wynika z definicji bounded kontekstu i z tego, że słowo w danym znaczeniu ma w danym module ma tylko jedno znaczenie. Jak patrzymy na customer, to ja nie muszę kombinować, czym jest customer, tylko wiem w ramach tego kontekstu, w którym jestem. Natomiast bounded konteksty są dużo szersze i w ramach bounded kontekstu możecie znaleźć wiele modułów, wiele aplikacji, wiele mikroserwisów, no problem. Okay? No dobra. To mamy sobie te nasze moduły i mikroserwisy, dzielimy sobie aplikacje na moduły i teraz decydujemy, które z tych modułów powinniśmy umieścić razem w ramach jednej aplikacji, a które zdecydowanie powinny być osobno. Okay? I tutaj popełniają ludzie błędy, bo jeśli nie weźmiecie na przykład tego pod uwagę, co tutaj jest, to jakie moduły ludzie robią? Ja widziałem mikroserwisy i na co dzień walczę z takimi rzeczami, typu ktoś zrobił mikroserwis, który jest nakładką na bazę danych. Ma w nazwie tylko rzeczownik, nie odpowiada za żaden proces. Wszystkie metody, jak na nim popatrzycie, robią save albo search, albo query jakieś, find. I koniec, i to jest koniec, nie? I w związku z czym to się nigdy nie może udać. To jaki jest sens, kiedy należy układać moduły w jeden mikroserwis? Po pierwsze, zacznijmy od tego, że wszystkie błędy, które popełniamy dużo błędów, które popełniamy przy mikroserwisach są szalenie popularne, do tego stopnia, że mają swoją nazwę, mają stronę na Wikipedii. Nazywają się jak? Fallacies of Distributed Computing. Fallacies of Distributed Computing. Punkt 7. Transport cost is zero. Okay? Jeśli mam dwa moduły, które ze sobą dużo gadają, to jeśli będę serializował wiadomości i odserializował wiadomości z drugiej strony, to nie ma szans, żeby to było szybkie. Okay? Ile zżera serializacja i deserializacja wiadomości w systemach mikroserwisowych? Jak myślicie? No nie, aż tak, że nie ma. 40% CPU, widziałem szacowanie. Aczkolwiek, a skąd masz te 80? Może masz lepsze szacowanie? Z tych mikroserwisów, z tej firmy, to ma 2000. Tak, tak tam jest. Okej. Okay. Więc. Proszę. Tak, ale uwaga, nie jest wesoło. Podam wam przykład. W pewnym momencie pewna firma, o której nie będę wspominał, chciała przejść z protokołu JSON, jeden z najbardziej rozbuchanych, no nie jest najbardziej rozbuchany, XML i będziemy mieli więcej bajtów, przejść na protokół AVRO, który ma, ma dwie zalety. Po pierwsze jest binarny, w związku z czym jest ciasno upakowany i nie trzeba go zipować, a druga zaleta jest taka, że schema idzie razem z wiadomością i rzeczy są poukładane dokładnie w takiej kolejności, żeby je szybko odserializować. Czyli koncepcja jest taka, żeby minimum CPU zużyć na deserializację. Nie wiem, czy są lepsze, czy jakieś tam protobuffy nie są lepsze i tak dalej, ale AVRO, jak testowaliśmy to na dużej liczbie danych w pewnej dużej firmie, która ma dużo mikroserwisów, to okazało się, że pod względem objętości wiadomości, no to mamy super, 8 razy ciaśniej, krótko rzecz biorąc, mniej miejsca zajmujemy, ale jeśli chodzi o zużycie CPU, to było w granicach, to różnica była w granicach błędu statystycznego. Czyli było trochę lepiej, ale kompletnie nieistotne. Okay? Także serializacja generalnie musi kosztować. Zwłaszcza jak jeszcze ją zrobimy w Javie przy pomocy refleksji, ale pominijmy patologię. Okay, więc teraz mamy sytuację taką. Macie sobie dwa moduły. Dwa moduły, które chcecie włożyć w mikroserwis. Dlaczego chcecie go włożyć w mikroserwis? Na przykład dlatego właśnie, że gadają ze sobą notorycznie. W sensie cały czas ten odpytuje tamten, albo ten jemu coś wysyła, nie? Jeśli połączycie je w jeden mikroserwis i jest na przykład w Javie albo w C Sharpie, to cała komunikacja odbywa się w ramach czego? Wirtualnej maszyny. I kosztuje ile? Ile kosztuje wywołanie metody z Javy do Javy? W ramach tego samego JVM-a? No, w nanosekundach, milisekundach? Jak myślicie? Jaka będzie jednostka? Zero. Dlaczego zero? Zero, jednostka teraz już nie jest istotna. Tak, bo jeśli to będzie bardzo często wywoływane, to w tym momencie just-in-time compiler powie i wytnie cały ten kod, który my dokładnie pięknie napisaliśmy, żeby mieć ładnie ustrukturyzowany kod i po prostu wywoła po prostu te polecenia, które są w tej metodzie bezpośrednio po tych poleceniach, nie patrząc na to, że musi odwołać jakikolwiek cokolwiek na jakimś obiekcie. I będzie spokój. Okay?
Więc koszt komunikacyjny jest olbrzymi przy mikroserwisach, bo macie tą serializację, deserializację. Nie ma go żadnego w przypadku komunikacji w ramach jednego procesu, po prostu. Jak musicie zmieniać wątki, to już jest trochę gorzej, ale jak nie ma zmiany wątków, nie ma kłopotu. Więc warto wtedy połączyć. Co jeszcze? Jeden z tych, bardzo często robi się tak, że mam tak mały moduł, który się czymś zajmuje, ale ten proces jest tak prosty, że to jest 5 klas, 7 linijek kodu w takiej klasie, no nie? Robić z tego mikroserwis? A jak to nie urośnie, to po co mi to? Będę musiał znowu monitorować CPU kolejnego mikroserwisu. Więc bardzo często robi się tak, że się robi nowe moduły w ramach istniejących mikroserwisów, bo jeszcze są tak małe, że tam jest jeden dominujący moduł i kilka małych, bo po prostu czemu nie? Nie chce mi się robić nowego mikroserwisu. I tyle, nie? A kiedy należy dwa moduły zdecydowanie trzymać oddzielnie? Po pierwsze wtedy, kiedy należą do różnych zespołów. Dlaczego? Żeby się nie pozabijali. Każdy moment, w którym dwa zespoły muszą ze sobą rozmawiać, to jest antyteza mikroserwisów. My tego nie chcemy. My chcemy to ograniczyć. My chcemy tego jak najmniej. Zwłaszcza, że code ownership, jaka jest szansa, że ja się dogadam z 5 deweloperami pod tytułem jak mamy programować? Mniejsza niż, że mam się dogadać z 10, nie? Generalnie. I zaraz ktoś przyjdzie i powie, ale mój dziad i pradziad w COBOL-u robił tak, ja też tak chcę robić. Tak? Więc to jest pierwszy powód. Macie dwa, krótko rzecz biorąc, w mikroserwisach praktycznie zawsze wychodzi code ownership i wychodzi coś takiego, że jest jedno repo per albo mikroserwis, albo per zespół. Niektóre zespoły tak robią, ja nie lubię, ale niektóre zespoły tak robią. Natomiast nie ma szerowanych codebase'ów. Jak sobie zrobicie jakiś szerowany codebase, wiele firm robi coś takiego jak Commons. Kojarzy ktoś? Shared kernel, dokładnie. To zazwyczaj jest tam głęboki problem. Notabene shared kernel to jest fantastyczny przykład, ponieważ wpadłem kiedyś na audyt do pewnego banku, gdzie zespół miał ileś tam mikroserwisów i użył jednej biblioteki właśnie, którą nazwali kernel. Jak ich zapytałem, dlaczego, to powiedzieli, bo to jest implementacja shared kernel do komunikacji pomiędzy tymi mikroserwisami. Nie? Proste, definiujesz sobie jedną encję tutaj i potem już to gada, czy tam DTOS-ki, czy coś innego. Nie? No to ja im wyciągnąłem książkę Domain Driven Design Erika Evansa i otwieram stronę shared kernel. I co jest tam napisane? Ktoś kojarzy, kiedy stosować ten wzorzec? Erika Evans? No. Erik Evans napisał pięknie, ładnie w drugim zdaniu Poczekaj. Erik Evans napisał, jeśli masz dwa zespoły, które ze sobą aktywnie walczą i do tego stopnia, że nie są w stanie się dogadać i nie da się nawet napisać pojedynczego testu, ani nie da się nawet ich zmusić, żeby wejść razem na jedno środowisko continuous integration, na jakiś serwer Jenkinsa, gdzie system się będzie ładnie, że tak powiem, odpalał cały pipeline, no nie? Jeśli oni po prostu nienawidzą siebie z całego serca i próbują zrobić wszystko, żeby tylko sobie zrobić wzajemnie kuku, to robisz shared kernel i wtedy nie mają wyboru, bo kompilator ich pilnuje. Jak macie dwa zespoły, a ci kolesie zrobili to w jednym zespole. Nie? Proszę? Może się nienawidzili, nie mogli się dogadać. Dokładnie. Więc wszystkie te akcje pod tytułem zróbmy sobie jedną bibliotekę Commons, nie róbcie tego w mikroserwisach. Okay? Jakkolwiek by ta biblioteka się nazywała. Róbcie sobie biblioteki, absolutnie, tylko nazywajcie je tak, za co ta biblioteka odpowiada. Na przykład ta nam załatwia domyślny dostęp do kawki. Ta nam załatwia na przykład logowanie. Wszyscy logują w ten sam sposób. Ta nam załatwia coś. I niech każdą taką bibliotekę odpowiada jeden zespół, a nie, że wszyscy mogą tam grzebać. Jak już chcesz coś zaproponować, proszę cię bardzo, rób pull requesta. Ale na tym się kończy, nie? Nie róbcie sobie biblioteki Commons, Core, Service, czyli tak dalej. Dalej. Jeśli macie różne wymagania niefunkcjonalne, co to znaczy, jak macie różne wymagania funkcjonalne? Na przykład macie jeden mikroserwis, który ma mieć wysokie availability, i macie drugi mikroserwis, który ma mieć niskie availability. W sensie nie ma, że ma mieć, tylko nie musi mieć wysokiego. Można, nie? Szybciutkie pytanko jeszcze do tak, tych proszę. Zespołów. Co w przypadku, kiedy nie mamy stabilnego podziału na zespoły albo pracujemy to nie masz mikroserwisu. W dynamicznej korporacji przechodzącej transformację? Ktoś wydaje, że deweloperzy są Wymienieni. Tak. Odpowiedź jest bardzo prosta. To nie masz mikroserwisów. Nie należy ich wtedy robić. Co należy robić w takiej korporacji? Są dwie opcje. Jedna jest taka, uciekać. Druga jest taka pod tytułem, to ja w takim razie ja idę w management i ja tych cholera wszystkich posprzątam. Polecam tą drugą. Dużo hajsu, ale bardzo duży stres. Okay? Nie, natomiast mówię kompletnie serio. Nie w każdej korporacji się da zrobić mikroserwisy. Zwłaszcza w takiej, w której nie ma stabilnych zespołów. Po prostu.
Przynajmniej nie będziesz miał code ownershipu, bo pytanie jest, na co to jeszcze wpłynie. Na przykład chcesz mieć autonomiczność, ale nie masz zespołu. To co to za autonomiczność, jak nie masz zespołu? No dobra, więc mamy to. Druga sprawa jest taka, różne wymagania niefunkcjonalne. Jak mam dwa moduły, jeden ma mieć wysoką dostępność, drugi ma może mieć niską dostępność, to w momencie, kiedy ja je wrzucę w jeden mikroserwis, to jaki ten mikroserwis ma mieć dostępność? Wysoką. Koniec. Co oznacza, że ten, który mógłbym mieć niską, muszę napisać dokładnie tak, jakbym musiał mieć wysoką. Okay? I w szczególności jest taki zbiór dwóch rzeczy, których nigdy nie wolno łączyć w żadnej aplikacji. W sensie nawet jak robicie monolity, to jak spotykacie te dwa wymagania niefunkcjonalne, to stańcie na rzęsach, żeby zrobić z tego osobną aplikację, nawet jeśli to jest jedyna aplikacja poza waszym monolitem. I te dwa wymagania niefunkcjonalne są następujące. Wysoka dostępność i często zmieniający się kod. OK? Dlaczego? Badania Microsoftu 2007 roku pięknie, ładnie pokazują, a oni mają dużo doświadczenia, bo co drugi system Windows był niestabilny, OK? I dlatego te badania zrobili, powiście. Pokazują bardzo ładnie. Czym więcej zmian w kodzie, tym więcej błędów. To zgadnijcie, czego nie możecie mieć, jeśli chcecie mieć wysoką stabilność. To oznacza, że jak macie mieć dużo zmian w kodzie, to będziecie mieli dużo błędów, czy nie będziecie mieli wysokiej stabilności. Jak chcecie mieć wysoką stabilność, to nie możecie mieć dużo zmian w kodzie, dużo błędów, czy nie możecie mieć dużo zmian. Koniec. Proste i skuteczne. Co oznacza, że nawet jak budujecie monolit, jeśli jest tam jeden proces, załóżmy, że na przykład to jest proces zakupowy albo proces wystawiania faktury. Nie, faktury to są nieistotne. Coś istotnego, super, tak? To może ten jeden proces można by było wyciągnąć jako osobną rzecz. Niech on ma wysoką dostępność, OK? Ale on się będzie rzadko zmieniał, bo 90% kodu jest w tym reszcie tego monolitu. Koniec. I to nie jest żadna filozofia zrobić sobie dwie aplikacje. To nie znaczy, że idziemy w mikroserwisy. Ja nawet chmury do tego nie potrzebuję. Proste. Okay? Tylko tyle. Tamto ma osobny codebase, jest stabilne, rzadko się tam coś zmienia, to znaczy rzadko pada. A to draństwo duże może padać często, whatever, ma dużo mniejsze konsekwencje tego, że padnie. Nie? Więc jak mamy różne wymagania niefunkcjonalne w związku z dla różnych modułów, to bardzo często dzielimy sobie to na mikroserwisy tylko po to, żeby mieć tu inne i łatwiej nam jest robić, jak mamy niższe. Okay? I ostatnia rzecz, którą ja polecam, to jest cognitive load, czyli jak to się nazywa po polsku? Obciążenie kognitywistyczne, albo bardziej po ludzku mentalne, tak? Poznawcze, dziękuję bardzo, to jest dobra definicja, w sensie dobre tłumaczenie. Obciążenie poznawcze, czyli jeśli macie aplikację, i już nikt się nie może w jej połapać, to zdecydowanie, możecie robić mikroserwisy, a macie tam już tyle modułów i nikt nie jest w stanie w kodzie połapać, to warto to podzielić na mniejsze aplikacje i już nigdy nie patrzeć na tamte, nie? Podobnie, jeśli moduł wam rośnie za bardzo i nie jesteście w stanie się nim połapać, to prawdopodobnie możecie go podzielić na kilka modułów. Proste. Chodzi o to, żeby pracując z jakimś modułem albo z mikroserwisem, być w stanie to ogarnąć. Po prostu. I to się opłaca. No dobra. Tylko to wszystko wymaga duplikacji danych. Okay? Dlaczego to wymaga duplikacji danych? Zapytam was w ten sposób. Ile requestów mogę zrobić z mojego mikroserwisu, jeśli chcę szybko odpowiedzieć klientowi? Mam mikroserwis, ty do mnie walisz requestem, ja ci chcę szybko odpowiedzieć, czy ty jesteś prawdziwym człowiekiem, customerem, zależy ci na czymś, tak? Ja ci chcę szybko odpowiedzieć. Do ile requestów mogę zrobić do innych mikroserwisów? Dlaczego? Czemu nie jeden? Ale to jest dostępność. A co jeśli to jest mikroserwis Google, który jest zawsze dostępny? No dobra, no dobra, ale czy jeden to nie jest dużo, 20 milisekund? Nie dam rady? Ma być szybko, ale bez przesady. Tak, bo jeśli nasze założenie jest takie, że ja mogę zrobić jeden, to założenie kolejnego zespołu jest takie, że oni też mogą zrobić jeden, kolejnego zespołu, że też mogą zrobić jeden. I ja autentycznie byłem świadkiem, kiedy przeanalizowałem architekturę pewnego systemu bankowego i powiedziałem, słuchajcie, to wam jebnie. Naliczyłem przy płatności kartą ponad 50 requestów. To nie może działać. A oni mówią, nie, będzie działać, to są szybkie maszyny. Ale nie może działać, bo jest prędkość światła, serializacja, deserializacja. No nie będzie działać. Będzie działać. Nie, weszli na produkcję, nie zadziałał. Ale wysłali mi SMS-a, że a pamiętasz, jak to mówisz? Miałeś rację. To było fajne. Nie.
W sensie przelew poszedł, tak, wcześniej, ale nie ich platformą. Anyway, wracamy sobie z powrotem. Czyli ten problem generalnie przy mikroserwisach nazywa się data locality. Oznacza jedną prostą rzecz. Jeśli system jest rozproszony, to maksymalny sposób komunikacji się pomiędzy tym systemie to jest prędkość światła. Ale jest dużo gorzej, bo jest obciążenie dotyczące serializacji. Deserializacji, krótko rzecz biorąc, chcesz coś zrobić szybko, dane musisz mieć u siebie, zanim będziesz miał pytanie. I tyle. To oznacza, i uwaga, działa to zarówno w systemie mikroserwisowym, jak i w monolitycznym. Okay? Jeśli w monolitycznym musisz pozbierać dane z różnych tabelek, to również masz problem, ponieważ będziesz robił N zapytań SQL-owych. Czy ktoś z Was widział monolityczny system, w którym pewne rzeczy działy się na przykład w ciągu minuty? Człowiek klika na interfejs na GUIa i musi 30 sekund albo minutę zaczekać, zanim coś mu się wyświetli. Kiedy takie rzeczy się dzieją? Jak jest monolit? Na co? Ale nie, mamy monolit, nie mamy serwisu. Mamy... Co? Tak, selekty, joiny, a jeszcze najlepiej nie trafimy w indeksy i w ogóle, nie? Full table scana razy 15. Takich systemów, które mają 50 zapytań SQL-owych w ramach jednego ekranu, który pokazują, no to jest multum, krótko rzecz biorąc. Więc data locality jest Wam potrzebny tak czy inaczej. Musicie mieć dane przygotowane, musicie mieć dane do odczytu, maksymalna liczba SQL-i albo zapytań, które możecie zrobić do bazy danych, to jest jedno. Tak to powinno być przygotowane. I to nas prowadzi do CQRS-a, proszę. No bo to jest tak, że te uczą programistów, że duplikacja to jest coś złego, nie? Że non-PPT, tak. Tego typu. No i potem wszyscy myślą, że ta duplikacja tych danych to też jest coś złego, nie? Tak. To jest ten problem. Tak, dokładnie tak. I tylko przypomnijmy, dlaczego nas tego uczą i jak nas tego uczą. Uczą nas tego w postaci trzeciej i piątej postaci normalnej w relacyjnych bazach danych. I ja jak zobaczyłem trzecią i piątą postać normalną w relacyjnych bazach danych, to stwierdziłem, że to jest zajebiste. I do dzisiaj uważam, że jest zajebiste. Ma tylko jeden problem. Okay? Jest zajebiste z perspektywy bazodanowca, a nie z perspektywy dewelopera. Czemu duplikować dane można? Jakie są problemy z duplikacją danych? Czemu powstała trzecia i piąta postać normalna? Znaczy, jak masz dużo ownerów, tak, producentów, nie? To żeby się nie napisywali, ale jak masz jednego producenta, wielu czytających, to jest spoko. Czyli pierwszy problem, proszę? Tak, czyli pierwszy problem, bo to jest to samo, tak? To, co mówisz, konsystencja danych, to jest właśnie to, że się nadpiszą. To jest właśnie konsystencja danych, tak? To co trzeba zrobić, żeby mieć konsystencję danych i jednocześnie móc duplikować dane? Co jeśli jest tylko jeden autor, który pisze i który nigdy sam się z sobą nie pokłóci? Co to znaczy? Każdy moduł ma osobną bazę danych. Każdy mikroserwis ma swoją własną bazę danych. Tak? To jest tak proste. Wystarczy, żeby każdy moduł miał swoje własne tabelki. Nie? Nikt mi tu nie pisze, wszyscy muszą gadać z moim modułem. Tak samo mikroserwisy. Wszyscy ze mną gadają, nikt nie może odczytać ani pisać do mojej bazy danych. I nagle się okazuje, że problemu nie ma. Okay? Są trzy przypadki, kiedy ten problem wystąpi. Pierwszy przypadek jest taki, inna aplikacja próbuje czytać albo pisać z mojej bazy danych, ja nic o tym nie wiem, nie idzie przez API, tylko idzie przez bazy danych. I to jest antypattern. Aplikacje nie powinny gadać ze sobą poprzez bazę danych. Proste. Po drugie, drugi przypadek, my jako deweloperzy popełnimy błąd i wprowadzimy, w sensie będę zapisywał coś i potem zapiszę, jak będę duplikował dane, w jednym mikroserwisie coś zapiszę i w drugim mikroserwisie coś zapiszę, co jeśli tu zrobię błąd i na przykład zamiast e-maila wpiszę identyfikator? I odpowiedź jest taka, takie błędy będą występowały, co więcej występują również w monolitycznej sytuacji, kiedy macie piątą postać normalną, bo możecie po prostu nadpisać sobie jedno pole identyfikatorem w jakimś procesie i to jest ten sam problem. Więc błędy dewelopera muszą rozwiązać deweloperzy i my wiemy jak to robić, mamy Liquid Base, Flyway i inne narzędzia do zarządzania schematem bazy danych, do poprawiania danych i generalnie bugi, no trzeba żyć z tym, że bugi będą, nie? I trzeci przypadek jest taki, co jeśli dwa wątki próbują mi w ramach tego samego projektu i w ramach tego samego modułu albo mikroserwisu próbują mi coś zapisać do bazy danych, przecież jest race condition. Jak rozwiązujemy ten problem? Proszę? Optimistic locking w internecie najczęściej możemy mieć. Pessimistic locking, co jeszcze mamy? Delay. No tak. Jakby się uparł to. Okej, okay. Więc proszę. Komunikacja, że my musimy teraz tym wszystkim zespołom, które potencjalnie nas mówią na jakieś zdarzenia z naszego kontekstu, z
naszego mikroserwisu, powiedzieć, hej, ale my od dzisiaj mamy trochę inny model danych i mamy, wchodzimy w temat wersji. Poproszę, to już ruszyło, rozwiążmy ten problem. Poproszę o zmianę na tablet. Halo? Tak, już wytłumaczę. Ty powiedz do sali, a tutaj zmienią na... No, tak wolno. Pytanie było o to, że jeżeli mamy dużo mikroserwisów, każdy mikroserwis ma powiedzmy tam wolny kontekst, wzajemnie one sobie wysyłają dane, czy to po jakimś parabicie, czy po kartce. Co jak zmieniasz schemat bazy danych i teraz musisz wszystkim innym wytłumaczyć, że zmieniasz do nich API? Ale schemat danych bardziej niż bazy danych, tak? Generalnie pytanie chodzi po... Polegało na tym, że mamy jakąś tam, mamy kilkanaście czy kilkadziesiąt mikroserwisów. Każdy mikroserwis powiedzmy, że jest jakimś tam bounded kontekstem. Wymieniamy sobie dane właśnie pomiędzy tymi mikroserwisami w formie jakichś kolejek czy jakiegokolwiek protokołu. No i mamy tam x mikroserwisów nasłuchuje na jakieś zdarzenia z naszego mikroserwisu i nagle proces biznesowy się zmienia na tyle, że nasz jakiś model danych też się zmienia, tak? Model danych, czyli masz na myśli bazę danych i klasy, które są w środku twojego modelu. Bardziej no, proces i... No okej, okay, częściowo to pewnie będzie, na końcu gdzieś tam tabelki się będą zmieniać. Koncepcja ale... tam się zmieniła kompletnie. Tak, na przykład. Tak? Idziemy. Proszę. I teraz te wszystkie mikroserwisy, które nasłuchują na jakieś zdarzenia, one są w jakiejś formie, tak? Jakieś kontrakty tutaj mamy. Tak. I teraz te kontrakty zaczynają nam się zmieniać i też musimy po pierwsze znaleźć te wszystkie zespoły, czy tam te mikroserwisy, które na to nasłuchują, a po drugie no też powiedzieć im, że kiedy się zmieniamy, jakiś, wchodzimy tutaj też w temat jakiegoś wersjonowania przykładowo, tak? Tak. A wersjonowanie jest stosunkowo skomplikowanym procesem, tak? Tak. Tak. I pytanie, co w takiej sytuacji? To teraz patrz na to, jakie są alternatywy, jakie są opcje. Pierwsza opcja jest taka, załóżmy, że to byłby modularny monolit i chcesz zmienić całą logikę w ramach tego jednego modułu, nazwijmy go modułem A. W ramach tego modułu chcesz zmienić generalnie, jak się procesuje model danych i jeszcze inaczej, jak oni będą, inne moduły będą czytały z twoich tabelek i tak dalej, nie? To jeśli ty zmieniasz schemat bazy danych, klasy w środku i jeszcze dodatkowo to, jak czytają, czy też piszesz do innych modułów, to znaczy, że skończysz ten cały proces dopiero implementować dopiero wtedy, kiedy skończysz robić poprawki we wszystkich pozostałych modułach. Zgadza się? I dopiero wtedy możesz wejść na produkcję. Dobra. A teraz jak by wyglądało to, gdybyśmy stwierdzili, że API i kontrakty są po to, po co zostały ustalone, żeby mogły się nie zmieniać, kiedy zmieniamy wewnętrzne procesowanie. Wtedy robimy wszystkie zmiany w ramach jednego mikroserwisu i jego schematu bazy danych i teraz musimy stanąć na rzęsach, żeby utrzymać istniejący kontrakt albo na przykład wypuścić nowy kontrakt, do którego pozostałe mikroserwisy albo moduły nie będą jeszcze miały gotowej obsługi, więc jeszcze najgorzej będziemy musieli obsługiwać jeden i drugi kontrakt. Dużo roboty. O to ci chodziło, że to jest dużo pieprzenia. Tak, a jaka jest zaleta? Zaleta jest taka, że w momencie, kiedy ja to zrobię, wchodzę na produkcję, jestem gotowy. OK? I nie muszę czekać na żaden pozostały zespół. Jak oni się przepną, to mogę pozbyć się starych kontraktów, mogę stare wersje usunąć i tak dalej. Ta opcja pod tytułem ja wejdę na produkcję, będę musiał stanąć na rzęsach, dużo więcej się napocę, ale zostawię kontrakty, albo będę miał drugą wersję, z której można korzystać, ale na razie jeszcze mogą nie korzystać i mimo to biznes chodzi, zawsze się dużo bardziej opłaca. Zawsze. W praktyce. Więc odpowiedź jest od razu taka, po prostu nie chcesz mieć sytuacji, chcesz oddzielać kontrakty, żeby modyfikowały się niezależnie od twojej domeny, od twojej bazy i takich innych duperek, nie? Zawsze. No dobrze, to poproszę powrót do ekranu ze slajdami. Proszę. Najlepiej. Tak, najlepsze. Poproszę z powrotem. Najlepszy. Tak, najlepszy pomysł. Tak. Słuchajcie, ja tak migruję systemy teraz rozproszone monolity na prawdziwe mikroserwisy. Jest sobie mikroserwis, jest sobie drugi, trzeci, czwarty, gadają ze sobą jak jasna cholera, nie da się z tego nic ogarnąć, no nie? Ja zamiast robić po prostu jakieś wielkie zmiany, to robię kolejny mikroserwis, który robi to samo co tamten, ale tylko jeden proces i ten jeden mikroserwis będzie gadał z kolejnym mikroserwisem, no gdzieś mi się to musi spiąć w jakimś jednym ostatecznym mikroserwisie, nie? Ale generalnie te dwa sobie stawiam, a potem wykomentujemy kod tutaj, koniec. I to działa. I najlepsze z tego wszystkiego jest, że mam mało kodowania w istniejących mikroserwisach albo w istniejących monolitach. To jest super ważne. To jest fragment tego patternu, który się nazywa Strangler Pattern. Dlaczego to jest takie super ważne? Bo ja jestem uczulony na zły kod.
W sensie ilość faków, jaka leci ode mnie, jest taka, że się nie da tego znieść. Ja również tego nie mogę znieść. W związku z czym jest mi bardzo ciężko pracować z zaistniałym tak zwanym legacy kodem. Nie? Ja go natychmiast zacznę refaktorować, czy mi ktoś pozwoli, czy nie, albo po prostu się wkurzę i będę klął i będę go refaktorował. Ale najgorzej jest, jak mi każą dopisać feature do nowego, do istniejącego dziadowskiego kodu, bo ja wtedy i tak go zrefaktoruję. Nie? I nie da się mnie powstrzymać, więc muszą mnie wywalić z firmy. Więc proszę. Wywalasz ten kawałek kodu z tego starego serwisu, przepisujesz, stawiasz nowy mikroserwis to i powiedzmy to deployujesz, ale tam jeszcze nic nie przychodzi, tak? On jeszcze nie działa. Dlaczego? Jak go deployujesz, to ruch... No właśnie, ale jak przepinasz ten ruch? No właśnie, jak to tutaj Jak robisz? Przepinam ruch? Bardzo prosto, różnie. Na przykład, jeśli to są mikroserwisy, które się rejestrują, powiedzmy, że stoisz na Kubernetesie i masz tam jakieś Istio, masz tam jakieś ingresa. Załóżmy, że masz ingresa i wejście po prostu, czyli mikroserwis mówi jakiemuś na przykład API gatewayowi pod tytułem ja pracuję pod takim urlem. To usuwasz stąd, a dodajesz tutaj. Najlepiej jakbyś dodał wersję drugą i powiadomił aplikację mobilną albo jakiś frontend, żeby wyście walili do wersji drugiej, a póki co jeszcze macie te obie, to możesz to robić płynnie, tak? Możesz wejść z nową wersją, oni się przepną, wypniesz dopiero starą i tyle. To jest przykład, nie? Ale opcji jest dużo więcej, bo przypominam, że mamy z przodu jakieś load balancery, można ten ruch duplikować, można robić masę różnych fajnych rzeczy. Tak? Czyli mógłbym w ostateczności strzelać tu i tu i na przykład porównywać wyniki, ale w praktyce nigdy tego nie robiłem, bo za dużo pieprzenia. Dobra, poproszę, jeszcze jakieś pytanie? Proszę. Powiedziałeś, że strzelasz do dwóch, no to wracasz do koncepcji ESB. Nie. Poproszę z powrotem. I ten AirPlay taki fajny, ale nie zadziałał do końca, w sensie brakuje mi tu guzika, nie? Dlaczego? W ESB idea jest taka, że logika, jak podżenić jedno z drugim, siedzi na kablu. Siedzi w tym XML-u na kablu albo w tym pudełku. Tu tak nie jest. Wszystkie mikroserwisy mają komunikację point to point. Ja muszę wiedzieć, jak się z tobą skomunikować. W efekcie nie ma tego problemu, że jakiś inny zespół, który zarządza ESB, musi za to odpowiadać. Ty się nie zgadzasz, słucham. Tak, bo możesz mieć na przykład z kodu Nginxa i to w nim masz w tym specjalnym skryptowym języku Nginxowym decyzję, czy do wersji pierwszej, czy do drugiej. Mhm. I wtedy mówisz, no, że masz od tego osobny zespół... Dobra, zapytam cię inaczej. Czy ja jako deweloper zespołu, powiedzmy, że to jest A-prim. Czy ja jako deweloper zespołu A-prim mogę to zmienić? Sam? To jest proste na tyle, że sobie poradzę? W Nginxie? Ja bym dyskutował, czy to jest proste i przyjemne, ale... Czy to jest przyjemne, to ja nie będę dyskutował, ale czy da się, czy będę mógł to zmienić? To znaczy, że to nie jest ESB. W ESB byłoby tak, że zrobiłbyś tiketa zespołowi, który zajmuje się tym XML-em. I to jest, masz teraz problem, bo to jest twój bottleneck, nie? Jak ty to możesz zrobić, to nie jest bottleneck. Możesz wystawić pull request, ale nie ty zarządzasz Nginxem. To zrób teraz tak, żeby każdy deweloper mógł zarządzać Nginxem. Ciężko? Albo postaw gateway'a. Słuchaj, tak, przykład. Proszę. Dobra, to jest trudniejszy temat, ponieważ... No. Kluczowe jest to, żeby mógł to zrobić człowiek w zespole, który tego potrzebuje, czyli w tym przypadku Waprim. Jeśli ja jestem w stanie sam to zrobić, to znaczy, że nie mamy żadnego congestion, jak to się mówi, congestion... No, nie mamy punktów synchronizacji, tak? I do tego chcemy dążyć. Czyli dla przykładu, jak wygląda to w większości przypadków, które widziałem na Kubernetesie, to ty w YAML-u decydujesz, co wystawiasz. Tak? A że podchwytuje to coś innego, typu jakiś API Gateway czy jakieś inne dziadostwo, nie? I w związku z czym się coś tam konfiguruje i jesteś widoczny pod jakimś urlem w domenie, okej, fair enough. Ważne jest, że decyzja leży w rękach zespołu i wykonanie tej decyzji leży w rękach zespołu. Nikt mi pull requesta nie musi zaakceptować. Narzędzie mi czyta pliki YAMLowe, by default. Tak działają w tej chwili chyba wszystkie, dobra, ja znam Azure'a i AWS-a, nie? Generalnie. Więc jak sobie patrzę na to, jak to jest zrobione na Kubernetesie, na tych podstawowych narzędziach, no to właśnie tak to będzie wyglądało. Każdy zespół decyduje o tym sam, nie? To jest kluczowe. Nie? Nie zgodzisz się? Dla mnie brzmi to dosyć ryzykownie, bo zakładam, że masz zespoły w pełni kompetentne.
Słuchaj, to jest najlepsze. Masz rację. I to jest bardzo ważna rzecz, bo to autentycznie jest założenie ThoughtWorksa. Słuchaj, gdyby oni zakładali, że mają na przykład 2000 niekompetentnych ludzi oraz 50 kompetentnych ludzi, to myślisz, że poszliby w mikroserwisy? No nie ma szans, bo popatrzcie, jaki będzie podział, nie? Jeśli mam 5 kompetentnych i 95 niekompetentnych, to ile mogę mieć zespołów kompetentnych? Max 5, nie? Czyli pozostałych, na przykład jeśli mam ich po 5 osób w zespole, nie? Czyli będę miał 20 zespołów, z czego 15 jest niekompetentnych, 5 kompetentnych. Czyli te 15 sobie nie poradzi, nie? Jeszcze do tego wrócimy i będziemy o tym rozmawiać, bo ten fenomen autentycznie występuje w mikroserwisach. Ale jeszcze raz, nie dla każdego są mikroserwisy, nie? Dobra, wracamy sobie z powrotem. Możemy poprosić? Dziękuję bardzo. A. Inwalidacja cache'y. Poproszę z powrotem. Inwalidacja cache'y, dobrze, to porozmawiamy o cache'ach. Przez krótką chwilkę tylko odpowiem, ponieważ inwalidacja cache'y nie jest problemem przy mikroserwisach. Przy mikroserwisach najlepiej jest nie używać cache'y w ogóle, nie? Po co nam jest cache? Popatrzcie sobie na coś takiego. Mam sobie człowieczka, który wysyła mi strzała do mikroserwisu. Mikroserwis odbiera tego strzała i chciałby dostać dane, żeby móc zrobić swoje procesowanie, tak? No i mamy problem, bo jak zrobimy jednego strzała, to on może zajmować trochę za długo i co wtedy, tak? W związku z czym dodajemy sobie tutaj cache. Chyba muszę zmienić długopis. Dodajemy sobie cache i będziemy w związku z czym pobierać te dane raz na minutę, 5 minut, 6 minut, 10 minut, nie? Problem polega na tym, że jak odbieramy je raz na 10 minut, to przyspieszyliśmy super, bo mamy te dane de facto u siebie lokalnie, data locality, mamy to w ramie, w pliku, nie musimy strzelać dalej, jest szybko, ale minus jest taki, że przez 10 minut potencjalnie nie wiemy, że dane się zmieniły, w związku z czym to jest ta potrzeba inwalidacji cache'a, tak? Tak. Czyli jest desynchronizacja całego systemu, ponieważ dane tutaj są w wersji drugiej, a tu są w wersji pierwszej, tak? Dobra, więc pierwsza wiadomość jest taka, cokolwiek byśmy nie robili, nawet jak wyłączymy tego cache'a, zawsze dane w systemie rozproszonym są rozsynchronizowane. Dlaczego? Ponieważ maksymalna prędkość, z jaką mogą się przesyłać pomiędzy maszynami, to prędkość światła. W związku z czym nigdy nie są dokładnie takie same. Tylko są na tyle szybko, że ten problem rzadko występuje, ale występuje. Jak macie Twittera w dobrych, starych czasach, kiedy Twitter miał 4 miliony, jak człowiek z Twittera mówił coś takiego, że jeśli jest szansa 1 na miliard, że coś się zdarzy, to znaczy, że u nas to jest 4 razy na sekundę. Tak? Więc wystarczy, że macie odpowiednią częstotliwość i będziecie mieli te wszystkie problemy race condition, które i tak wychodzą, nie? W związku z czym, że mamy taką sytuację i że wiemy, że te dane są nieaktualne, to problem nieaktualności to nie jest jedna rzecz, tylko pytanie, jak długo mają być nieaktualne, nie? Idealnie by było, gdybyśmy na przykład dostali inwalidację i teraz inwalidacja czasem, to co podałem, co 10 minut robimy jednego requesta, jest słaba, bo przez 9 minut i tam 59 sekund możemy mieć nieaktualne dane. Co by było lepsze? Lepsze by było, gdyby ktoś nas poinformował i powiedział invalidate, tak? Jak u ciebie dane się zmienią, to poinformuj mnie, to ja cię natychmiast zapytam o te dane jeszcze raz i dzięki temu będzie to dużo szybciej. Nie będzie 9 minut i 59 sekund, tylko powiedzmy, nie wiem, 20 milisekund czy tam 30 milisekund, nie? Tak, to teraz popatrzcie, co się stanie, jak ja się pozbędę tej strzałki kompletnie, pozbędę się tej nazwy kompletnie, a zamiast tego powiem, które dane się zmieniły. Skoro chcesz mi mówić, że twoje dane się zmieniły, to wyślij mi je od razu. Ja je sobie odłożę, tak samo jak w cache'u, tylko nazywa się to sprytniej, bo się nazywa read model, a nie cache tym razem. Koniec. W momencie, jak przychodzisz na eventy, nie masz potrzeby posiadania cache'a. Ale to dotyczy eventów, a nie samych danych, w pamięci. Ale nie mógł, kto ci powiedział, że musisz trzymać w pamięci. To jest piękna sprawa, dlatego że jeśli dane ci się nie mieszczą w pamięci, to gdzie je trzymasz? W bazie. I gdzie ta baza jest? Może być na twoim dysku, powiedzmy, że masz na przykład HSQL-a, nie? Ale może być, uwaga, możesz też zrobić strzała do zewnętrznego Postgresa. Dlaczego strzał do Postgresa jest OK, a strzał do innego mikroserwisu nie jest OK? Bo Postgres nie strzela dalej, masz to gwarantowane. I to jest cała filozofia. Więc jeszcze raz, jak nie mieszczą ci się dane tu, to je trzymasz tu. Jaki jest problem? Tyle, ile miejsca, ile ci się w Postgresie zmieści albo w dowolnej twojej ulubionej bazie danych, będzie OK. Nie?
i duplikujesz te dane w nieskończoność. Problem jest, dobra, czyli mieliśmy, bo rozmawialiśmy o dwóch rzeczach. Pamiętajcie, desynchronizacja danych to jest pierwszy problem duplikacji danych i wiemy już, że można sobie z nim poradzić. Drugi problem duplikacji danych to jest rozmiar tych danych. OK? Problem został opisany pięknie, ładnie w czasach, kiedy dyski twarde miały 20 MB. Mój pierwszy dysk twardy miał 40 MB. Ile wasz dysk twardy ma? Albo inaczej. Kiedy do was ktoś przyjdzie z firmy, kiedy poprosicie o kolejny gigabajt, terabajt, petabajt? Kiedy się do was przyczepią? Powiem, macie ważne dane biznesowe, będziecie je duplikować, nie? Kiedy do was przyjdą? To już zależy od konkretnej firmy. Ale w gigabajty raczej żaden, nikt nie będzie miał problemu w gigabajtach, nie? Ile trzeba mieć customerów, żeby mieć dane customera, tam jakieś adresowe, imię, nazwisko, bez historii zakupów ani clickstreamu? Ile trzeba mieć customerów, żeby wam w gigabajcie się nie zmieściło? No właśnie, to sobie policzcie jako pracę domową, to sobie zobaczycie, że tak naprawdę możecie, nie musicie się tym przejmować kompletnie, nikt się tym nie przejmuje, nie? Natomiast oczywiście można zrobić kompletnie złe założenia i pamiętam do dzisiaj, jak jedna firma, która działała tylko w Polsce, powiedziała, że oni muszą mieć właśnie, bardzo, bardzo im zależało na tym, żeby nie duplikować danych klientów, ponieważ no będzie ich dużo. To im policzyłem, że klientów mogą mieć maksymalnie 37 milionów i ta liczba będzie spadać, nie? Policzyłem następnie, ile ten dysk będzie kosztował. I wyszło, że to jest 20 euro rocznie. Nie rocznie, miesięcznie, skłamałem, przepraszam, to jest serwerowy dysk. Anyway, wracamy sobie z powrotem. Więc mikroserwisy wymagają duplikacji danych. Po prostu. Proszę? A, czy mogę prosić o zmianę ekranu? Już. Mikroserwisy wymagają duplikacji danych, bo systemy rozproszone, żeby działały wydajnie, wymagają duplikacji danych. Jeśli nie robicie duplikacji danych, to będzie się odpytywać. Najgorsze, co można zrobić, większość rozproszonych monolitów wygląda w ten sposób, że robicie pierdyliard zapytań do innych mikroserwisów i zbieracie te dane i mówicie, że jest wolno i w związku z czym mikroserwisy nie działają. Nie, po prostu próbowałeś oszukać prędkość światła. Nie udało ci się, bo nie jesteś czarną dziurą, jesteś w dupie. I tyle. W związku z czym musicie pamiętać data locality. W momencie, kiedy ja chcę coś odpowiedzieć, ja powinienem dane dostać i sobie je skeszować, czyli zrobić read model i mieć z głowy. Tak? Dlatego wiele systemów idzie w event driven po prostu, bo to jest logiczny wniosek pod tytułem mogę zrobić cache'a albo mogę zrobić event i mieć dwa razy mniej komunikacji. Koniec. To oznacza również decentralized data management. Co to znaczy? W systemach monolitycznych bardzo często było coś takiego jak data ownership. To była bardzo, bardzo ważna rzecz. Ja do dzisiaj pamiętam enterprise architektów, którzy wypełniali tabelkę w Excelu, mówiąc, w którym systemie są które dane. To było super kluczowe. Dlaczego? Bo w systemie, w którym dane są modyfikowane, w którym dane są tylko w jednym miejscu, nie są duplikowane, tak? To musisz wiedzieć, do kogo odpytać o te dane. Nie? Natomiast jak macie system eventowy, to event, przypominam, to jest informacja o tym, co się zdarzyło. Ewentualnie to może być, kojarzycie change data record oraz ewentualnie snapshoty. Informacje o tym, jak dane wyglądają w danej milisekundzie, czyli taki snapshot. Okay? Te dane można kopiować i duplikować dowoli, bo one nie mówią o tym, jak wygląda świat dzisiaj, mówią o tym, jak wyglądał w danym momencie. Możecie sobie to duplikować, nie da się zmienić historii, krótko rzecz biorąc, nie ma to żadnego znaczenia. Więc tam odchodzi cały problem centralnego trzymania danych. Okay? Dobra, ale przejdźmy dalej. Wymagają mikroserwisy automatyzacji, dziękuję, infrastruktury oraz self-serwisów. I najładniej to widać w AWS-ie. W AWS-ie wszystko jest self-service, ponieważ swego czasu Jeff Bezos tam wysłał ten swój ohydny e-mail pod tytułem, że traktuj każdy inny zespół jak zewnętrznego customera, nie? Ale przede wszystkim to jest bardzo logiczne. Po co masz obsługiwać jakichś ludzi, jak możesz im napisać narzędzie, żeby mogli się obsługiwać sami? I to jest jedyna rzecz, która się skaluje, nie? W związku z czym AWS-owi jest coraz łatwiej robić kolejne mikroserwisy. Ja strzelam, że Allegro też absolutnie. Automatyzacja infrastruktury oznacza jedną prostą rzecz. Ile mnie kosztuje stworzenie nowego mikroserwisu? Ile czasu mi to powinno zająć? Proszę? Zero. No, zero to... Godzinę, ale mówisz o wystawieniu... Mam pomysł. Chcę zrobić... Ile czasu potrwa, zanim ja, mając pomysł, będę miał mikroserwis, choćby nic nie robiący, ale działający na produkcji? Ile? 15 minut padła propozycja. Kto ma szybciej? Kto ma szybciej? Mój rekord osobisty to jest 4,5 sekundy. Ale to nie jest 4,5 sekundy na jakiś jeden mikroserwis, na każdy mikroserwis.
Ponieważ pierwszą rzeczą, którą się robi w mikroserwisach, zgodnie z pierwszą książką na temat mikroserwisów Sama Newmana, jest Tailored Service Template. Robicie mikroserwis, który nie zawiera żadnej logiki biznesowej i kolejne mikroserwisy będą powstawać na jego podstawie. Czyli robicie jakiś skrypt, w moim przypadku w Gradle, który powoduje, że zakłada mi repozytorium, kopiuje odpowiednie biblioteki, robi, generalnie przygotowuje mi repo i pipeliny i od razu wypuszcza to na produkcję, bo czemu to nie może wejść od razu na produkcję? Nie? I już. Koniec. Tak? Kto jest ownerem? Bardzo dobre pytanie. Kto jest ownerem tego template'u? Więc w firmach, w których ja pracowałem, najczęściej było tak, że ja. A prawda jest taka, że... ale nie we wszystkich. Prawda jest taka, że przede wszystkim temu, komu się chce. Ponieważ trzeba utrzymywać ten template przy życiu i musi być aktualny. I to jest kłopot, nie? Więc nie wiem, szczerze mówiąc. Bardzo często widziałem sytuację taką, że każdy zespół miał swój własny template. No bo jak ja jako zespół mam 16 mikroserwisów, to mi się opłaca zrobić swój własny template po prostu, bo ja mam po swojemu. OK? I tyle. No dobra, więc mamy to jeszcze jako wymaganie. Kolejna rzecz, design for failure, tak? Wszystkie mikroserwisy muszą od samego początku i to jest, znowu, to są wypisane rzeczy z ThoughtWorksa, z tej pierwszej definicji, muszą być zrobione tak, żeby w przypadku, kiedy inne mikroserwisy nie działają, to one mogły nadal przeprowadzić swoje procesy. OK? Co to znaczy? To znaczy, że ja nie mogę cię odpytywać, muszę mieć dane od ciebie, kiedy potrzebuję, a jeśli będę chciał, żebyś ty coś zrobił, to ja ci powiem, żebyś coś zrobił, a nawet jak nie żyjesz, to będę ci to wysyłał później, aż w końcu do ciebie dotrze, tak? I mamy outbox patterny wszelkiego typu i mamy read modele i jest koniec. Więc jak teraz mamy system, macie mi system mikroserwisowy, w którym jak jeden mikroserwis nie działa, to cała reszta procesów leży, to znaczy, że to nie jest system mikroserwisowy, po prostu jest proste. W sensie podzieliliśmy sobie odpowiedzialności źle, może podzieliliśmy logikę źle, może moduły źle wykombinowaliśmy. Cokolwiek nie zrobiliśmy, jeśli inne systemy, inne zespoły jak leżą, to mi to psuje moje, ja muszę też wstać i coś robić, naprawiać albo generalnie po prostu mój procesy nie działają, to nie macie systemu mikroserwisowego, bardzo mi przykro. Nie? Co nie znaczy, że nie będziecie wpływać na inne mikroserwisy, jak wyleżycie zbyt długo na przykład. Nie? Ale chodzi o to, żeby budować, zakładając, że inne rzeczy nie będą działały po prostu od samego początku. I żebym ja się tym nie musiał przejmować. Data locality było. Fallacies of distributed computing polecam obejrzeć na stronie event-driven architecture. W efekcie event-driven architecture jest bardzo popularna w mikroserwisach, po prostu dlatego, że musimy mieć data locality. Nie? Nie jest to wymagane do mikroserwisów i znam bardzo dużo mikroserwisów restowych, ale one wszystkie albo se cache'ują i wtedy mają nieoptymalne rozwiązanie, albo se nie cache'ują, tylko używają resta, ale wysyłają se eventy i tak. I to jest system event-driven. Ja nie muszę mieć Kafki, żeby mieć event-driven. Wystarczy, że wszystko, co wysyłam tobie, to są eventy. I mam system event-driven. Nie? On jest synchroniczny, ty musisz żyć w tym momencie, ale why not, nie? Ja mogę mieć system event-driven w ramach monolitu. Wszystkie moduły wymieniają się tylko i wyłącznie eventami, nie? Nie twierdzę, że to się opłaca, od razu podpowiadam. Jest to dużo trudniejsze i w monolicie, szczerze mówiąc, nie widzę zalet, nie? I kolejna rzecz, i teraz tego już nie było w oryginale, ale jest wymagana. Zarówno Azure, jak i w sensie Microsoft, jak i AWS ma dokument, który w obu przypadkach chyba nazywa się tak samo, czyli Well Architecture Framework, czyli dokument, który opisuje, jak robić mikroserwisy u nich. Okay? I w obu tych przypadkach, nie czytałem dla GCP, bo nie byłem na GCP, jest tam napisane, że musicie mieć FinSecDevOps. Co to znaczy? To znaczy, zacznijmy od prawej strony. Musicie mieć operations w ramach zespołu deweloperskiego, czyli deweloperzy, którzy operują na produkcji. Tak? Nie da się zrobić mikroserwisów i widziałem wiele porażek, w którym deweloperzy nie mieli wjazdu na produkcję. Nie monitorowali z tego, co pisali. To się jest kompletnie niemożliwe. Okay? Dlaczego? Bo poziom złożoności jest taki, że wiele tych punktów połączeń, w sensie wysyłamy sobie requesty albo eventy, nie zadziała. W związku z czym jak nie zadziała, to ja to będę mógł zaobserwować tylko wtedy, kiedy ja odpowiadam za monitoring tego czegoś. Okay? Jak ma to robić, mają to robić inni ludzie, jeszcze nikomu się to w życiu nie udało i nie znam takich systemów. Więc DevOpsy są niezbędne, ale jest gorzej. Dodatkowo potrzebujemy jeszcze security. Co to znaczy? To znaczy, że my musimy odpowiedzieć również za bezpieczeństwo. A co to znaczy w praktyce? W praktyce oznacza to tyle. Jak ja mam zespół pięcioosobowy, to nie mam żadnych szans mieć tam człowieka, który jest specjalistą od security i czyta tam Sekuraka, co tam w Polsce jest, niebezpiecznik, i jeszcze subskrybuje tego, Have I Been Pwned, czy jakoś tak to się nazywa, nie? Generalnie. Ja akurat takim człowiekiem jestem, ale nie można tego oczekiwać od każdego. Efekt końcowy jest taki, że security to jest
to, że bierzemy sobie najczęściej w praktyce specjalistę zespołu security, który przychodzi do nas, do naszego zespołu, podczas kiedy planujemy nowe feature'y albo projektujemy architekturę i on patrzy swoim okiem na tą architekturę albo prowadzi z nami threat modeling, albo pokazuje nam, tu będzie bida, bo wystawiacie dużo protokołów, a tutaj powiększacie powierzchnię ataku, a tutaj dodarzacie coś tam, a na to no, compliance się nie zgodzi, a tutaj znowu i tak dalej, nie? I kombinuje z nami, jak rozwiązać te problemy, nie będąc w innym zespole, to jest cała różnica, tylko będąc w naszym zespole, ten jeden dzień. Dlaczego to jest takie ważne? Bo jeśli on jest w innym zespole, każda firma ma zespół, miała dział security, wy pewnie też spotkaliście się z tą sytuacją, który pewnie wam zabraniał użyć czegoś, czego nie było niezbędne do wykonywania waszej pracy. Nie? Nie możesz użyć takich bibliotek, musisz używać naszych outdate'owanych, których nikt nie aktualizował od wielu wieków. Tak? Albo na przykład nie masz roota na maszynie i pracuj z Dockerem. Tak? Albo na przykład co jeszcze? Jakieś głupoty inne. Jakie macie jeszcze głupoty security? No podzielcie się. Proszę? Patcha nie można używać HTTP. A powiedzieli dlaczego? Bo jest niebezpieczny. Na przykład. Więc generalnie, jeśli zespół security jest osobno, to wymyśla różne głupoty, które są kompletnie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Nie? Jeśli natomiast jest w ramach naszego zespołu, to próbuje nam pomóc. To jest tak proste. Więc musi być security w ramach naszego zespołu, ale w praktyce nie oznacza to, że macie w każdym zespole specjalistę security, tylko że raczej wpada do nas do was na jeden dzień podczas polecam serdecznie podczas projektowania i planowania. Nie? Dlatego, że oni muszą popatrzeć na architekturę. Nowa komunikacja, nowe wektory ataku, nowy threat modeling. O Jezu, jak użyjecie tej bazy, a to jest niestety ten sam klaster bazodanowy, co coś innego, mimo że macie swoją własną bazę danych, ale jakby tam się dało przejąć kontrolę, to w tym momencie karty kredytowe idą w pizdu. W związku z czym może zróbcie to na Mongo. A spoko, możemy to zrobić na Mongo, dla nas zadany problem, ale musimy to wiedzieć, tak? Nie? Więc to są tego typu rzeczy. I ostatnia rzecz, to też jest za mało, potrzebne jest FinSec DevOps, czyli finanse z początku. Co to znaczy? To znaczy, że zespół musi być świadomy, ile ich kosztuje infrastruktura, musi to monitorować, mieć wyznaczony budżet. I teraz można to zrobić na wiele różnych sposobów. W większości firm jest tak, nie tak, w wielu firmach jest tak, że dostaje informacje zwrotne pod tytułem przychodzą do mnie maile mówiące, ile mnie kosztuje infrastruktura mojego zespołu. Dlaczego to jest takie ważne? Bo jeden zespół jest świadomy i próbuje ograniczyć na przykład użycie serverlessa, bo serverless jest koszmarnie kosztowny i bardzo niewydajny pod względem, jak macie więcej niż jeden request na sekundę, to po prostu to jest drogie. I się bardziej opłaca już wziąć sobie całą maszynę na EC2 na przykład. A drugi zespół ma to w dupie i mówi, a co nas, nas nikt nie rozlicza, mam laptopa z 8 giga RAMu, ale na serwerze mogę robić co chcę, nie? I sobie odpali i zużyje na przykład, nie wiem, 20 tysięcy euro w ciągu jednego dnia, what's the problem, nie? Więc FinSec DevOps działa w ten sposób. Niestety żadna chmura was nie ograniczy, to znaczy nie pozwoli wam zablokować, fajnie by było, jakby po prostu was informowała i blokowała, może niekoniecznie fajnie, teraz jak sobie o tym myślę, to nie zawsze, ale najczęściej jest tak, że się wyznacza po prostu budżet. Dla tego zespołu dostępny macie 20 tysięcy euro miesięcznie na infra, jak potrzebujecie więcej, to musicie zawnioskować i tyle, nie? I wy dostajecie raporty i patrzycie, no nie ma problemu, a potem patrzycie, o Jezu, walnąłem log na debug i zeżarłem cały budżet, nie? I to są autentyki, tak? Bogu dzięki, ten budżet jest na jeden dzień wtedy, na przykład w Application Insightach i wtedy następnego dnia już nową mam logi, a na razie nie mam logów. Więc to jest super ważne i wszyscy się orientują po pewnym czasie w każdym systemie mikroserwisowym, że trzeba kontrolować wydatki i robi to deweloper, bo tylko deweloper albo architekt decyduje o tym w ramach zespołu, co się tak naprawdę tam, jakby architektura wpływa na wydatki najbardziej, nie? No dobra, i ostatnia rzecz, jeśli chodzi o mikroserwisy, z takich problemów, z niespodzianek, nie da się robić testów end-to-end w mikroserwisach. Więc jeśli chcesz robić test end-to-end, jeśli wydaje ci się, że twój bank wymaga, żeby były testy end-to-end, albo twoja elektrownia atomowa, to nie możesz mieć mikroserwisów. Przypominam, banki i elektrownie atomowe mają mikroserwisy, więc nie mają testów end-to-end. No właśnie, dlaczego nie możemy mieć testów end-to-end? W mikroserwisach? Ktoś ma pomysł? Z bardzo prostych powodów. Jeśli macie w tej chwili mikroserwisy, mogę prosić o przełączenie?
Jeśli macie mikroserwisy A, B i C, które ze sobą gadają, wszystkie trzy są w wersji pierwszej na produkcji i teraz chcecie odpalić wersję drugą mikroserwisu, na przykład A, zdeployować go na produkcję, przepraszam, na testy i odpalić testy end-to-end, które powiedzą wam, że wszystko pięknie działa, więc jesteście przekonani, że będzie działać i będziecie mogli wrzucić to na produkcję, to w jakiej wersji powinniście wrzucić te mikroserwisy na produkcję? Na testy, przepraszam, na środowisko testowe. Na produkcji w tej chwili jest 1.1.1. Na środowisko testowym co chcecie zdeployować? Jeśli A chce wejść, zespół A chce wejść z wersją drugą. Co? 2.1.1. Co jeśli zespół B w tym samym czasie chce wejść z wersją drugą? Przypominam definicję mikroserwisów. Niezależne wdrożenia, zespoły ze sobą nie rozmawiają. Każdy może deployować, kiedy chce. To w jakiej konfiguracji powinniśmy teraz zdeployować? 1.2.1, ale również 2.2.1. Dlaczego 1.2.1? A nie tylko 2.2.1. Co było i co będzie. Nie, a co mnie interesuje, co było? Co było, to było. Działa, to działa, tak? Jeszcze gorzej. Wejdą, ale powiedzą, że robią rollback, ponieważ nie podoba im się wydajność. I dokładnie sytuacja. Możemy się znaleźć w sytuacji 1.2.1 albo 2.2.1.1, tak? No dobra, to zespół trzeci chce wejść z wersją drugą, to ile mamy kombinacji? 1.1.2. 2.1.2, 1.2.2 i 2.2.2, tak? Jaki routing? Tak, a możesz zdeployować na przykład 6 mikroserwisów w wersji pierwszej i drugiej, ale kluczowe będzie to, że scenariusze testowe musisz pociągnąć 7 razy. Tak? Dobra. To jest 3 zespoły. Co jeśli masz... Proszę? Dobra, ale nie komplikujmy, bo to możemy zrobić przy pomocy kontraktów. Co jeśli mamy teraz sytuację pod tytułem mamy zespołów 10? Ile tych scenariuszy testowych równolegle musi być? Ale gorzej jest, słuchaj, jeśli to trwa 35 minut, załóżmy 5 minut na jeden scenariusz, na testy end-to-end, to nie jest dużo. 5 minut na testy end-to-end, łącznie z setupowaniem maszyn, nie? To mam złą wiadomość. W mikroserwisach ja mam wersję trzecią. 35 minut. Mój rekord jak na razie to jest 16 wdrożeń na produkcję w ciągu 8 godzin. Nie? Szybko, małe, szybkie, małe komity. I jesteśmy w dupie, tak? Jak firmy rozwiązują ten problem? Jak Allegro rozwiązuje ten problem? Nie, Allegro wymyśliło sobie bardzo proste rozwiązanie. Oni mówią tak. Słuchajcie, ten problem jest problemem tylko wtedy, kiedy mamy sekwencyjne testy, tak? To czemu nie zrobić N środowisk? Ty mówisz o routingu. My mamy 10 tysięcy serwerów. Why not po prostu setupować tak zwane virtual test environment na żądanie? Setupować tam tyle, ile chcesz, ok? I odpalimy ci wszystko równolegle. Nadal to jest 5 minut na całość, nie? No dobra. Allegro ma 2000 mikroserwisów. Ile potrzebują w takim razie virtual test environment, żeby móc przetestować wszystkie możliwe kombinacje? Nie ma tylu maszyn na ziemi, nie ma takiej opcji. I również nie ma takiej potrzeby. Okay? Więc wielkim problemem, które się firmy borykają, to jest to, że muszą się nauczyć, że testy end-to-end są fantastyczne, ale o ile wszystkie firmy zaczynają od takiej sytuacji pod tytułem mam środowisko devowe najczęściej, potem testowe, potem stage, potem user acceptance test, potem pre-prod i potem dopiero prod, nie? To firmy, które robią dużo mikroserwisów, mają tylko dwa środowiska. Dev, prod. Przy czym środowisko dev służy do zabawy. W sensie, chcesz zobaczyć aplikację, chcesz zobaczyć albo chcę ręcznie coś przetestować. Ręczne testy, jak to jest pipeline, to weź go nie przetestuj inaczej niż odpalając pipeline, nie? Trochę ciężka sprawa. I prod, żeby zobaczyć, że aplikacja, w sensie, żeby użytkownik widział tę aplikację, koniec. I widzę to wszędzie po prostu, że się tak, że koniec końców, że się to upraszcza. No dobra, to jak robię, mogę prosić o zmianę? Jak sobie poradzić w takim razie ze zmianami, z testami w środowiskach mikroserwisowych? Oczywiście proste rozwiązania są następujące. Po pierwsze dodaje się observability, czyli obserwujemy, co się dzieje na produkcji. Po drugie testujemy na produkcji, czyli dodajemy sobie jakieś testy, które można bezpiecznie zrobić i to nie zawsze jest proste, w środowisku regulowanym zwłaszcza, kiedy musicie się rozliczyć z każdej złotówki, euro czy czegokolwiek innego, ale da się. I do tego wszystkiego jeszcze dodajemy kontrakty i mamy z głowy. Okay? Consumer Driven Contracts, czyli weryfikujemy w ramach kontraktów, bibliotek Consumer Driven Contracts, gdzie są prowadzone testy tego, że jeden mikroserwis dogada się z drugim. Na jakim środowisku?
Na CI-u ty mówisz. Czyli w pipeline'ie, tak. Czyli nie muszę deployować aplikacji, tak? Odpalają się jeszcze wcześniej. Najpierw się odpalają u mnie na laptopie, nie? Więc ja nie potrzebuję żadnego środowiska, żeby móc potwierdzić, że wszystko się ze sobą dogada. To co może wybuchnąć, jeśli mam dobre testy kontraktowe, każdy mikroserwis jest fantastycznie przetestowany w odosobnieniu, czyli ma behavior-driven development, test-driven development, tak? I do tego wszystkiego jeszcze mam dobre observability na produkcji, no ale krótko rzecz biorąc, co mi walnie na produkcji, jeśli mam dobre kontrakty i każdy mikroserwis działa dobrze? Co jeszcze może walnąć? Konfiguracja na przykład produkcji, którą można przetestować na jakim środowisku? Na produkcji, bo to jest konfiguracja produkcji. Spróbuj ją przetestować gdzieś indziej, nie? No właśnie. Albo na przykład, co jeszcze może wylecieć w kosmos? Moje założenia co do danych, nie? Czasami się zdarza tak, że my zakładamy, to nie jest non-null, każdy człowiek ma nazwisko, a potem się okazuje, że witamy w świecie, w którym nie ma absolutnie takiej potrzeby, nie? Proszę bardzo, ten pan nazywa się X i co teraz? I tyle. Więc absolutnie mogą być sytuacje na produkcji pod tytułem, że dane mi się rozjeżdżają. Ludzie kombinowali dawniej tak, że robili sobie kopię tych danych produkcyjnych, a dzisiaj w dobie Unii Europejskiej zabezpieczającej nasze dane, to już takie różowe nie jest. Nie? I albo trzeba je anonimizować, zanim je skopiujesz, albo w ogóle się w to nie bawić i po prostu robić testy na produkcji. Proszę? Mówisz o teraz, że rypnie, bo stres testy. Stres testy da się zrobić wcześniej, aczkolwiek nikt ich nie robi w pipeline, bo za długo trwają. Nie? Natomiast jeśli masz problem ze skalą na produkcji, to jak się oczekuje, że będzie duża skala, to robię stres testy po prostu. Nie? Albo odpalasz je w pipeline, w sensie pipeline, to sobie deployujesz, pojedynczy mikroserwis, bo testujesz, to też jest ciekawe. Żeby zrobić stres testy, testujesz pojedynczy mikroserwis. Albo mikroserwisy jednego zespołu max. Ale nie testujesz wszystkiego, całego systemu, nie? Dlaczego? A co cię obchodzi, że jacyś inni palanci w innym zespole źle zrobili, tak? To nie jest twój problem, masz pełną autonomiczność, to oni dostaną po uszach, fair enough. No dobra, no i pojawia się kolejny problem, bardzo ciekawy, bo jesteśmy trochę przy problemach z mikroserwisami, mianowicie, no właśnie, mamy pierwszy podstawowy problem mikroserwisów, bardzo złe zużycie i wykorzystanie zasobów hardware'owych. Okay? Co to znaczy w praktyce? Poproszę przełączenie. W praktyce polega to na tym, o czym już rozmawialiśmy troszeczkę, mianowicie, jeśli masz 5 deweloperów kumatych i ilu tam było? 95, jak się nie nazywali? Oni byli niekompetentni. To nazwijmy ich juniorów. To jest taka ładna nazwa w IT. Więc masz 5 seniorów i 95 juniorów i budujecie monolityczną aplikację. To jest szansa, że ta monolityczna aplikacja będzie miała ręce i nogi, bo 95 juniorów produkuje straszny chłam, ale dosyć wolno. A tych 5 seniorów biega po prostu z wywieszonymi jęzorami i próbuje zrobić stres testy i pokazać, że to nie działa, że to działa za wolno, powiedzieć, że nie możesz, musisz zapytania robić inaczej, że nie możesz sobie zwiększyć puli wątków po prostu, bo tu są już dobrane, bo dlatego, że oni wiedzą, jaka jest maszyna na produkcji i tak dalej. Monolit absolutnie da się zbudować 5 seniorami i 95 juniorami, aczkolwiek może jakoś nie będzie najwyższa, ale da się, tak? Jak je podzielimy na zespoły 5-osobowe, to mamy w tym momencie 15 zespołów, które nie odgarnia kuwety, tak? Kuweta. I 5 zespołów, które jest OK, tak? I teraz jak słuchajcie, ja szkolę ludzi, ja prowadzę warsztaty, pomagam też zespołom, które się wkopały, w sensie całym firmom, które się wkopały w złe mikroserwisy. I gadam z deweloperami i pytam na samym początku, i oni są na przykład w jakiejś jednej technologii typu Java i Spring, i pytam ich, słuchajcie, jak przychodzi do was request, to powiedzcie mi, jaka jest pula wątków, która odbiera tego requesta? I w 95% przypadków nie potrafią mi powiedzieć. Nie powinienem powiedzieć, co to jest za pula wątków, w sensie kto ją zdefiniował, jak się nazywa, kto je stworzył, co to są za wątki. Nie potrafią mi powiedzieć, ile ich jest. Okay? Jak robią aplikację ze Spring Bootem, nie? To ja wam od razu podpowiem, jeśli to jest Tomcat, to wątków tych jest od 20 do 200. Okay? Rośnie i kończy się na 200, co oznacza, że nieważne jaką masz maszynę, jak masz więcej niż 200 requestów na sekundę i każdy jest obsługiwany dłużej niż przez sekundę, to jest koniec. Tak? No dobra, potem ich pytam o kolejne pule wątków, to również nie wiedzą, w takiej aplikacji Spring Bootowej to będzie Spring, potem ich pytam o na przykład driver do bazy danych, to znowu około 80% nie potrafi powiedzieć, jaka jest nazwa tego drivera, a najczęściej to jest Hikari.
jeśli to jest relacyjna baza danych i potem to idzie do bazy danych. I tu jest druga pula wątków, Hikari, i tutaj domyślnie jest 10. Jak popatrzycie sobie na te liczby, 210, no nie, to od razu wiadomo, że nieważne jaką szybko mamy maszynę, jeśli aplikacja działa wolno, to znaczy mamy sytuację, gdzie CPU jest wykorzystane na 20%, RAM jest wykorzystane na 15%, a I/O to w ogóle jest wykorzystane na 10%, a aplikacja rzęzi, to skończyło wam się to albo to. Koniec. Nie? Teraz tak, w tych 5 zespołach, o których mówiliśmy, że są kumate i ogarniają kuwetę, jeden człowiek popatrzy, odpali te, zrobi monitoring tej puli wątków, zobaczy to po prostu, zwiększy pulę wątków, albo poprawi zapytania do bazy danych, bo są różne rozwiązania, albo przejdzie na programowanie reaktywne, cudawianki, będzie wszystko ok. W 15 pozostałych zespołach co się stanie? Oni nawet nie wiedzą, co te liczby oznaczają, ale muszą sobie poradzić na produkcji. To co zrobią? Proszę? Poda dostawią, dokładnie tak, nie sprzętu, postawią kolejną instancję swojego mikroserwisu, dostawią poda, zwiększą liczbę podów, nie? I jaki jest efekt końcowy? Efekt końcowy jest zawsze ten sam, pod tytułem masz teraz 10 tysięcy serwerów, każdy z nich zużywany na 10%. Tak? No i tyle. Więc nie dość, że są super niewydajne te mikroserwisy, bo serializacja, deserializacja to według mnie 40%, według ciebie 80%, to jeszcze dodatkowo ludzie nie potrafią ich wykorzystać. Bogu dzięki można postawić wiele podów na jednym nodzie, czyli możesz tam dopchnąć i Kubernetes będzie to robił automatycznie. Będzie dopychał kolejne instancje, żeby dopchnąć do 100% na przykład CPU, nie? A chyba, że tam RAM się zadeklarujemy i bottlenekiem. Tak, albo na przykład spotykamy się z taką sytuacją, w której firma ma klaster na Kubernetesie i na klastrze na Kubernetesie Kubernetes notorycznie restartuje mikroserwisy i żongluje i przerzuca je z jednego na drugi. Dlaczego? Bo deklarują zdecydowanie za dużo i korzystają, zużywają za dużo zasobów i on po prostu nie ma fizycznej możliwości, a infrastruktura kosztuje. Nie? Jak się popatrzy na to, co tutaj jest grane, to się okazuje, że na przykład wszyscy deweloperzy zadeklarowali swój mikroserwis, okay? Mamy powiedzmy, nie wiem, 30 mikroserwisów albo 60 i wszyscy napisali je w Javie i wszyscy je zadeklarowali, że korzystają z jednego CPU wirtualnego. Okay? A jak korzystają z jednego CPU i jednego gigaramu? Okay? A Java nienawidzi takiej sytuacji, kiedy ma jedno CPU. Dlaczego? Bo garbage collector odpala się w takim przypadku w ten sposób, że zatrzymuje całe procesowanie i musi zrobić swoje bez tylko jedno CPU. Tymczasem gdybyśmy mieli dwa CPU na taki mikroserwis, to już w tym momencie mógłby się odpalać równolegle. Podobnie jest z RAM-em, tak? Java widzi, ile ma RAM-u. De facto, jak mówimy o tym, i to jest dopiero numer, większość deweloperów nie wie, ile przypisać RAM-u, biorąc pod uwagę, ile jest RAM-u na maszynie i jeszcze nie potrafi oszacować, ile RAM-u potrzebuje. A to jest o tyle śmieszne, że to nie są 1:1 liczby, nie? Tylko JVM potrzebuje mniej więcej, ile tam? Do 75% tego, co ma maszyna, ale nie więcej, bo potrzebuje jeszcze mieć off-heapa i dodatkowo jeszcze, no krótko rzecz biorąc, to są rzeczy, które wiedzą seniorzy, juniorzy nie wiedzą i nigdy nie będą wiedzieli. Więc będą zwiększać kolejną instancję. Zużycie maszyn fizycznych, tych technicznie jest dramatycznie słabe na mikroserwisach, okej? Okay? I potrzebujecie seniorów w każdym zespole, żeby móc sobie, każdy zespół musi być kompetentny, żeby sobie z tym poradzić. I koniec. To jak macie niekompetentnych deweloperów, to co? No nie da się, albo musicie się pogodzić z tym, że infrastruktura będzie kompletnie bez sensu zużywana, nie? I koszty będą duże. Ale to nie umie. Nie umie, dlatego że takie rzeczy to jest, w przypadku JVM-a to będzie szkolenie z JVM-a, z optymalizacji aplikacji. No nie? Ale tak, masz rację, że można ich szkolić. Fajne rozwiązanie znalazłem w Allegro swego czasu, w sensie 7 lat temu. Mianowicie ja jak przyszedłem do Allegro, dostałem listę pytań, na które muszę odpowiedzieć, zanim wejdę na produkcję. I one były podchwytliwe, były na przykład takie. A jaki jest pierwszy bottleneck w twojej aplikacji, jak się zwiększa ruch? Wiecie, co to sugeruje? Że trzeba po pierwsze zrobić stres testy, a po drugie stwierdzić, że to jest pula wątków. To już wiem, że mam pulę wątków, nie? I wtedy już prawdopodobnie wiem, którą mam, nie? To już jest sukces. Więc były takie pytania. Niestety oczywiście problem Allegrowy w tamtych czasach był taki, że ja na nie odpowiedziałem, w sensie usiedliśmy ze zespołem, pogadaliśmy, zobaczyliśmy czego monitoringu, czego nam brakuje, a większość zespołów to olewała, nie? I koniec. No dobra, więc to jest problem mikroserwisów, poproszę zmianę. Next slide, please. To co?
Ostatnia sprawa to jest taka, że wiele firm dzisiaj stosuje mikroserwisy kompletnie źle z tego prostego względu, że nie są w stanie zatrudnić żadnych deweloperów, którzy chcieliby pracować w tej firmie, o ile firma nie powie, że ma mikroserwisy. Okay? Autentycznie rozmawiam z HR-ami i oni mówią, my musimy napisać w ogłoszeniu, że są mikroserwisy, bo nikt się nie zgłasza. Dlaczego deweloperzy nie chcą pracować przy monolitach? Bo każdy, kto pracował przy monolicie na wiele osób, wie, że jest dużo strachu i dużo dyskutowania i dużo spotkań. I deweloperzy wiedzą, że to jest sposób na to, żeby się wypalić albo dostać depresji po prostu. Więc jak chcemy walczyć ze strachem, to się okazuje, że sytuacja jest bardzo prosta pod warunkiem, że używamy następujących technik. Continuous deployment, czyli mamy cały czas wdrożenia i to małe wdrożenia, mamy observability, mamy autonomię, co pozwala mi nie gadać z głupoty na temat różnych rzeczy, nie kłócić się z innymi ludźmi, nie? To poprawia jakby moje doświadczenia z pracy, poprawia dramatycznie, jeśli ja nie muszę nikogo przekonywać poza zespołem, nie? Jeśli mam FinSec DevOps, czyli wiem dokładnie, na czym stoję, za co odpowiadam, mam observability, widzę tak naprawdę, jak moje mikroserwisy działają na produkcji, nikt mi kitu nie wciśnie, że to jest niebezpieczne lub bezpieczne, jeśli ja widzę ruch, nie? Jeśli widzę, co się dzieje po prostu. No i test-driven development, behavior-driven development. Więc są rzeczy, które są wymagane do tego, żeby czuć się bezpiecznie i okazuje się, że mikroserwisy również ich wymagają, więc wychodzi na jedno, nie? I dlatego ludzie wolą mikroserwisy. Nie tylko dlatego, że jest to bardziej seksowne rozwiązanie. Dzisiaj to pewnie by chcieli wszędzie AI, tak? Jako tam modną rzecz. No dobra. To jakie są jeszcze minusy dotyczące mikroserwisów, które są nierozwiązywalne i które nie należy się przejmować kompletnie? Na przykład takie coś, że jest duplikacja pracy. W systemach dużych, jak mamy setki, tysiące deweloperów, absolutnie będzie to jak najbardziej OK i należy tego oczekiwać, że będzie sytuacja, kiedy powstanie dwukrotnie albo trzykrotnie, albo nawet czterokrotnie, dokładnie taki sam mikroserwis, w sensie pełniący tą samą funkcję teoretycznie. Dlaczego tak wychodzi? I nie należy z tym walczyć. Sprzątać potem tak, ale walczyć nie. Słuchajcie, bo fenomen jest taki. Ja jestem zespołem i chcę od twojego zespołu, żebyście mi zrobili... Wy się zajmujecie wyszukiwarką, a ja potrzebuję nowy feature na potrzeby mojej wyszukiwarki. Na potrzeby mojego procesu, nie? Potrzebuję jakiś feature, potrzebuję coś od was, żebyście mi dali, czego jeszcze nie macie. Ale wy macie inną robotę. I wy mi mówicie na przykład, to nie pasuje do naszego produktu. Czyli krótko mówiąc, spadaj na drzewo, wal się na ryj. Albo za dwa lata, albo za pół roku, albo to nie jest nasz priorytet, tak? Albo mamy inne OKR-y, whatever. Tak. Ja jako w tym momencie konsument tego czegoś mam dwie opcje, ok? Przy mikroserwisach. Mam pierwszą opcję pod tytułem powiedzieć, że my teraz wstrzymujemy pracę, w sensie nie wiem, że wstrzymujemy pracę. Zająć się czymś innym, powiedzieć, że nie będziemy tego robić, póki wy nie przygotujecie tego za dwa lata, tak? Tej wyszukiwarki. Albo zrobić tą wyszukiwarkę samemu. Nie? No i teraz, jak popatrzymy na to, że mamy jakiś produkt, który mamy dostarczyć, on ma na siebie zarobić, to w 90% przypadków odpowiedź prawidłowa jest, co mamy zrobić. Nie chcecie nam tego zrobić, to sami się zrobimy. Mamy autonomię, możemy to zrobić. Kto nam zabroni, skoro ja nie muszę nikogo pytać o żadne zdanie i mogę wejść na produkcję, z czym chcę. Skoro ja definiuję feature'y mojego produktu, poza tym, że biznes do mnie przychodzi, że coś chce, to ja definiuję te feature'y, nie? Więc mogę sam to zrobić. No ale efekt końcowy jest taki, że ja zrobię pracę, którą wy też zrobicie. Kłopot pojawia się dopiero po pewnym czasie, kiedy po pierwsze no, jest to nieoptymalne rozwiązanie, bo zużywacie zasoby, czyli pracę ludzi, którą teoretycznie moglibyście nie zużywać, ale tu się okazuje, że i tak to się bardzo opłaca i to jest ta różnica pomiędzy Kanbanem a Scrumem, tak? Jak ktoś chce zrozumieć, dlaczego to się opłaca, to po prostu jeśli limitujecie ilość czasu przestoju, czekania na innych względem dostarczania funkcjonalności, nawet kosztem duplikacji roboty, to się okaże, że koniec końców dostarczacie nowe funkcjonalności biznesowi szybciej, co dla biznesu jest najważniejsze, bo oni iterują i też nie są pewni, czy to jest dobry kierunek, czy nie. Tak? A druga sprawa jest taka, że mimo tego, że te duplikacje powstają, to główny kłopot jest taki, kto to będzie utrzymywał później. Bo w tej chwili jest sytuacja taka, wy macie wyszukiwarkę, wy swoją utrzymujecie, ja mam swoją wyszukiwarkę, ja ją utrzymuję. Co jak przyjdzie do mnie inny zespół i powie, ej, ta wasza jest fajna i nam się bardziej podoba niż ta twoja, bo ma feature, który my też chcemy. Teraz ja jeszcze muszę utrzymywać tą wyszukiwarkę dla nich, nie? I po chwili okazuje się, że muszę utrzymywać masę narzędzi, które sobie zrobiłem, bo musiałem, ale one mnie wcale nie interesują. I wtedy przychodzi się do sytuacji, w której trzeba posprzątać te wszystkie narzędzia i centralizować, to jest powiedziane, deduplikację urządzić, tak? I powiedzieć, no to może wy przejmijcie ten feature i wtedy
wtedy będziemy mogli to zaorać, nie? Ale bardzo często się okazuje, że tak nie jest, ponieważ wy nigdy nie chcecie tego feature'a, bo on wam nie pasuje do widoku, do koncepcji produktu. I to jest rzecz, którą widzę notorycznie. I dzwoni do mnie biznes z dużych korporacji, który mówi, słuchaj, mamy taki problem, coś mamy nie tak, bo zespół nam powiedział, żebyśmy się walili na ryj. Ja mówię, ale no, ale jak to wam powiedział? No normalnie. My im powiedzieliśmy, że chcemy taki, taki feature, oni powiedzieli, że spadła. Nie? No to ja patrzę. Ja, i to coś jest nie tak z architekturą. I najlepszy numer to był taki, powiedzieli nam, temu biznesowi, żebyśmy do ciebie zadzwonili, podali numer telefonu. Jakub Nabrydalik, to jest numer telefonu, zadzwońcie, on wam pomoże. Nie? No więc ja już czuję nosem, co się święci. I mówię, no dobra, no to pokażcie tę architekturę, pokażcie ten feature, co wy chcecie zrobić, czego oni nie chcą zrobić, jaka jest sytuacja, jakie są zespoły. Nie? Więc oni mi to wszystko pokazują i ja mówię, tak, robią wszystko absolutnie dobrze. No ale jak to? My jesteśmy biznes, chcemy mieć tutaj feature, to jest nowa jednostka biznesowa, a oni nam mówią, że nie. No im nie pasuje, oni nie chcą tego feature'a, im to kompletnie nie pasuje do wizji produktu, będzie im przeszkadzało, de facto rozwali im kompletnie utrzymywalność tego, co budują. A na tym zarabiają pieniądze, więc wy nie jesteście dla nich istotni. Mówię, ale jak to? Prezes nam powiedział, że my jesteśmy najistotniejsi. Nie. To jak musicie teraz zrobić? Po prostu zatrudnijcie sobie nowy zespół deweloperski, który pracuje tylko dla was. Bo ten feature nie pasuje do tego produktu, to niech wam zrobią nowy produkt. Proste, nie? I tyle. I oni nagle, aha, no dobra, okej. Okay. I to działa, słuchajcie, koniec końców. Jest dużo duplikacji, dużo jakby nieoptymalizacji pod względem wykorzystania ludzi, ale okazuje się, że to się po prostu zwyczajnie opłaca. Dobra, więc mamy zespoły, które mówią nam nie. I to ma być spoko. O single point of truth, a w zasadzie o data ownershipie odpowiadałem. Cross-cutting concern, features. Co jeśli jesteście w sytuacji w firmie, w której macie bardzo dużo wymagań, które dotykają wszystkich zespołów? To znaczy, że architektura jest zła. OK? Dlatego, że to łatwo jest to wykryć, krótko rzecz biorąc. Jeśli większość wymagań wymaga współpracy wielu zespołów, to architektura nie jest odpowiednia. Architektura produktowa powinna być taka, gdzie my sobie jesteśmy w stanie w idealnym świecie sami poradzić, bez nikogo więcej. Nie? W praktyce będziemy mieli potrzebę, wystawcie nam nowe API, tutaj jest nowy kontrakt, tutaj chcemy, żebyście coś nam zrobili, bo inaczej my będziemy musieli to zrobić, to jest jak najbardziej OK. Ale nie za każdym razem. Jak za każdym razem, to znaczy, że architektura jest zła, to jest proste. Więc takie cross-cutting features są oznaką tego, że być może coś jest nie tak. Okay? Czasami powstają technologie, które rozwiązują te problemy. Na przykład cały service mesh do tego służy. Mówi o tym, że ja bym chciała móc zmienić security na poziomie całej firmy, na przykład przy komunikacji restowej pomiędzy mikroserwisami. Jeśli każdy mikroserwis definiuje swoją własną komunikację restową w dowolny sposób, to mamy kłopot, bo teraz trzeba by było podbić każdy mikroserwis. Jak mamy 2000 mikroserwisów, to jest kłopot. Jak macie serwis mesha, to macie to scentralizowane w jednym miejscu, ale dla każdego mikroserwisu i zespołu jest to przezroczyste, oni się tym nie zajmują. No dobra, to teraz pytanie, kiedy używać czego? No bo odpowiedź, wspominałem o tym, że popatrzcie, że przy tych wszystkich definicjach okazuje się, że człowiek z Allegro, który do mnie przyszedł z jednego zespołu, team leader, i powiedział, że my teraz robimy monolit, nie? Oni nadal robią mikroserwisy jako Allegro, absolutnie, mają ich najwięcej. On po prostu stwierdził, że musi pogrupować wszystkie moduły, nie w różne aplikacje, bo jest za duży koszt komunikacji, tylko w jedną. I wtedy mu koszt komunikacji wychodzi dobrze, nie? Bardzo dobrze. Okay? A znowu drugi kolega, który przyszedł do mnie i powiedział, my mamy mikroserwisy, a okazało się, że każda zmiana wymaga zmiany w każdym mikroserwisie i dodatkowo jeszcze niektóre z nich to są bazy danych, no to nie masz żadnych mikroserwisów. Więc mamy problem z nazewnictwem tych koncepcji, a nie z tym, czy należy się wycofać z mikroserwisów, zawsze robić mikroserwisy czy monolity. To od czego należy startować taki projekt? To jest złe założenie. Od czego należy startować? Należy sobie popatrzeć na to, jakie mamy heurystyki, proste algorytmy wnioskowania, kiedy możemy użyć danej architektury, a kiedy nie. Tylko tyle. I popatrzcie na to w ten sposób. Jeśli mam wielu deweloperów, to znaczy nie jeden zespół, tylko wiele, wiele zespołów, to monolit mi się nie opłaca. Dlaczego? Bo w tej książce jest napisane, jak długo to będzie trwało, a w 2012 roku jest napisane w definicji mikroserwisów, po to one powstały, żeby rozwiązać problem zbyt dużej liczby ludzi pracujących na jednym projekcie, zbyt dużej liczby deweloperów. Nie? Więc jak mam jeden zespół, absolutnie mogę robić monolit. Żaden problem, tak? Zawsze się dogadam. To ile przy ilu zespołach się nie dogadam, no to tu już jest bardziej skomplikowane. Ale jeśli nie mam wielu zespołów, mogę robić
monolit. Jak mam dużo, to się prawdopodobnie nie opłaca. Jeśli biznes jest OK z dużym ryzykiem wdrożenia, to mogę robić monolit. Jak biznes nie jest OK z dużym ryzykiem wdrożenia, czyli na przykład ludzie umrą albo stracimy miliony dolarów, nie? To nie mogę robić monolitu. Dlaczego? Bo każde wdrożenie w monolicie jest ryzykowne, bo każda zmiana może przygotowywać błąd. Błąd może mieć na przykład wyciek pamięci, wyłoży nam cały monolit. Nie? Okay? Jest kompletnie nierozwiązywalny problem dużego ryzyka wdrożenia w monolitach. Trzeba się z nim pogodzić. Można go mitygować i proponuję go mitygować i polecam mitygować go przy pomocy continuous deployment, tylko nie taki po każdym komicie, bo przy 200 osobach się nie da, ale na przykład 2 razy dziennie. Okay? Zmniejszyć czas do wdrożeń. Dalej, jeśli optymalizujecie na wykorzystany hardware, to nie możecie robić, to musicie robić monolit, tak? Macie łazik na Marsie i więcej sprzętu nie będziecie mieli, żadnej chmury, to musicie robić monolityczną aplikację, nie? Po prostu, nie da się inaczej. No i jeśli nie rozumiesz, czym jest moduł, to w tym momencie nie powinieneś robić monolitu, jak rozumiesz, znaczy no nie, wróć. Proszę, tak. Musisz rozumieć, czym jest moduł, żeby robić monolit, bo inaczej ci wyjdzie niemodularny monolit, a on nie ma żadnych zalet, po prostu. Tak? De facto, jakbym miał tę sytuację pod tytułem 5 seniorów i 95 juniorów, ja bym wolał robić mikroserwisy, dlatego że te 15 zespołów będzie miało do dupy mikroserwisy, ale tych 5 zespołów zrobią te najważniejsze rzeczy i ich to będzie gówno obchodzić, że tam ci mają do dupy mikroserwisy. Okay? Tylko koszt będzie dużo wyższy. No dobra, to kiedy nie wolno używać monolitu? Po pierwsze, kiedy duże ryzyko wdrożenia jest nieakceptowalne, ludzie umierają, kiedy mamy wiele zespołów, okay, albo kiedy nasz system w całości, ten nasz cały monolit jest tak wielki, że nie mieści się w żadnej jednej głowie. Nawet dla ludzi, którzy pracują w nich od N lat, oni nie są w stanie powiedzieć o pewnych aspektach tego systemu, jak on działa. To znaczy, że jest za duży. To nie znaczy, że musimy mieć mikroserwisy, ale nie możemy mieć jednego monolitu, może zróbmy sobie 2. Kolejna rzecz, jeśli to, że mamy jeden zbiór technologii jest ograniczeniem nieakceptowalnym dla nas. Dlaczego jest nieakceptowalnym ograniczeniem? Co się stanie, jeśli będziemy używali cały czas tych samych technologii? Jaki jest problem? Starzeją się, tak? Vendor locki. No jak to są open source, Java? Jak Java się cały czas rozwija, wolniej lub szybciej? Proszę? No, musimy podbijać, aktualizować, ale chodzi o to, że nie mogę użyć innych języków programowania, innej bazy danych, innej biblioteki do czegoś tam, nie? Bo się gryzą. Ale to nie jest problem, co? Tak, nie znajdę deweloperów. Pierwsza rzecz, tak? Po prostu. Nie ma już programistów, którzy chcą pracować w COBOL-u. I co mi zrobisz? Nie znajdziesz, nie? To jest pierwszy problem. Bo będą kosztować koszmarnie drogo, bo ci, którzy zostali, wiedzą, że każde ich westchnięcie to jest kupa hajsu. Dokładnie tak, nie? To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka. Będziemy tracić aktualnie dobrych ludzi. I to będą najszybciej odchodzić najlepsi ludzie. Dlaczego? Bo oni się nudzą. Jak ktoś się bardzo szybko rozwija i ma bardzo szybkie tempo rozwoju, to dochodzi do sytuacji, w której mówi, ja już w tej technologii wszystko umiem. Nudzi mnie to. Okay? Potrzebuje nową technologię i albo znajdę ją w innej firmie, albo znajdę ją w tej samej firmie. Jak macie mikroserwisy, z tego względu większość firm dzisiaj, jak robi mikroserwisy, to przy pewnej skali zawsze je robi heterogenicznie. Jak jest mała skala, to bardziej się opłaca homogenicznie, czyli mówimy, robimy tylko w Springboocie. Okay? Dlaczego? Bo wtedy możemy pomóc, jak ten jeden zespół, który nie ogarnia kuwety, będzie potrzebował pomocy, to ja mogę przyjść i wam pomóc. Nie? Ale jak mamy 100 deweloperów, to w tym momencie się okazuje, że bardziej się opłaca robić heterogenicznie. Chcecie w Pythongu? Proszę bardzo. Chcecie w C#? Proszę bardzo. Dlaczego? Dlatego, że inaczej tracimy wszystkich deweloperów, którzy mogliby zatrudnić się u nas, ale nie zatrudnią się u nas, bo nie robimy w tym języku, nie? Albo w tej bibliotece. Co jeszcze ja chcę robić w Micronaucie? No jak chcesz robić w Micronaucie, no to trzeba ci znaleźć zespół z Micronautem, okay? Więc wiele firm idzie właśnie w tą heterogeniczność technologiczną. Jak to nie jest dla was akceptowalne, to nie możecie robić monolit. Jak nie jest akceptowalne to, że zostaniecie z jedną technologią i będziecie musieli szukać w niej deweloperów. No i tyle. To już mówiłem o high frequency of change i availability. To w takim razie, kiedy robić albo nie wolno robić, albo można robić mikroserwisy? Pierwsza rzecz jest taka. Jeśli koszt infrastruktury i setupu tych mikroserwisów został już poniesiony, to możesz robić kolejne mikroserwisy. Dlatego, że mikroserwisy mają tą wadę, że każdy system rozproszony, trzeba setupować infrę. Każda pojedyncza aplikacja jest zewnętrznie prosta,
A w infra oznacza, że muszę mieć człowieka, który teraz zrobi na przykład certyfikat z chmury publicznej, który mi powie, jakie tam VPN-y spiąć. Jak chcesz użyć Kubernetesa, przypominam, Kubernetes do mikroserwisów nie ma się nijak, w sensie można mieć mikroserwisy bez Kubernetesa, no to potrzebuję, żeby ktoś go ogarnął, nie? Co więcej, jak już go ogarnie, to może mi uciec, bo teraz już mam większe możliwości, więc trzeba mu jeszcze więcej płacić i tak dalej, i tak dalej. Czyli efekt końcowy jest taki. Macie jeden zespół i macie mało ludzi generalnie do tak zwanej platformy, to może nie warto robić mikroserwisów, bo to jest za drogo. Ale jak jesteście już w firmie, która ma mikroserwisy i ktoś zapłacił ten koszt i Kubernetes już stoi nawet hula i ktoś to utrzymuje, jaki jest koszt? Czemu nie mogę w tym momencie robić kolejnej funkcjonalności jako mikroserwisu, nie? Dobra, druga najczęstszy problem, kiedy możecie użyć mikroserwisów wtedy, kiedy dla biznesu FinSec DevOps jest akceptowalne. Jeśli nie jest akceptowalne, ze względów kulturowych najczęściej, to bardzo mi przykro, nie jesteście w stanie zrobić mikroserwisów. Koniec. Okay? Jeśli zespoły nie mogą mieć autonomii, i znowu, to są najczęściej powody kulturowe. Ja nie znam żadnego powodu logicznego, dla którego zespół nie mógłby mieć autonomii. To jest najczęściej problem kultury firmy, właścicieli firmy i menedżerów, którzy zawsze dotychczas decydowali, zawsze wiedza była scentralizowana i była w Stanach, a teraz nagle każdy zespół w każdym części krajów musi decydować za siebie, nie? Czemu się śmiejesz? Znasz tych właścicieli? Dobrze, bo się nagrywa, musi się nie nagrywać, jasne. Ale dokładnie tak jest, nie? No dobra, to kiedy nie wolno używać mikroserwisów? Jak nie masz dużego projektu? Mikroserwisy zostały wymyślone po to, żeby robić duże projekty, nie? Nie masz dużego projektu, startujesz, robisz nowy startup i to po co ci mikroserwisy? Mój rekordista, którego widziałem, to było 4 deweloperów w startupie, zrobili 4 mikroserwisy. Nie mówili, że mają mikroserwisy. Tak, dokładnie. Bardzo się chyba nie lubili, nie? Dobra, jeśli twoi ludzie nie mają doświadczenia w systemach rozproszonych, to nie możesz robić mikroserwisów. Dlaczego? Bo są fallacies of distributed computing. Dlatego, że trzeba rozumieć, co to jest prędkość światła i zrozumieć, że musicie mieć data locality. Póki tej pracy ktoś nie odrobi, to będą powstawać koszmary. Okay? Kolejna rzecz. Jeśli ten praca upfrontowa dla mikroserwisów, na przykład ten tailored service template, nie ma ekonomicznego uzasadnienia, to co robimy, nigdy nam się nie zwróci. My nie idziemy w miliony, my zarabiamy na jednym prostej rzeczy, którą sprzedajemy. Koniec. Okay? I ostatnia rzecz, kiedy eventual consistency jest zbyt drogie. Eventual consistency to nie jest żaden problem techniczny. To jest proste do zrobienia. Trzeba zmienić sposób myślenia i to ogarnąć. Ale oczywiście zajmuje to o wiele więcej czasu. Te wszystkie outbox patterny trzeba to wyklikać, trzeba to napisać, trzeba to zaprogramować. Te wszystkie read modele trzeba to zrobić. Okay? A potem trzeba się jeszcze zastanowić, co będzie z desynchronizacją, jeśli już się zdarzy desynchronizacja. Proszę. A ja właśnie tak nie wiem, bo jak masz taki moduł, nie, modularny, no i tam, nie wiem, masz właśnie bundle context, agregaty, te właśnie transactional bundle, no to koniec końców taki modularny monolicie, to też będzie to ewentualny pewnie, nie? Raczej. Nie, w modularnym monolicie możesz mieć transakcję w pocałości. Okay? Oczywiście, że istnieją procesy, gdzie nie będziesz chciał mieć transakcji po całości, na przykład dlatego, że trwają kilkanaście minut ze względów jakichś innych, nie? I wtedy będziesz musiał się bawić dokładnie w te same rzeczy, co w systemie mikroserwisowym, czyli będziesz miał outboxy, outbox patterny i tak dalej, nie? Ale w większości przypadków będzie okej. Okay. Pamiętaj, że w tym no, jakby, jeśli to jest użytkownik końcowy, który klika w aplikację webową, nie? To masz około 1 sekundy, zanim się znudzi, nie? I to nie ma znaczenia, czy to będzie 20 milisekund, czy to będzie 50 milisekund. Znaczenie no ma, ale nie aż takie, nie? Więc będzie generalnie w porządku, tak? Więc możesz pociągnąć transakcję po całości, to jest super proste. Okay? No dobra, no to jak w takim razie to wygląda w praktyce? Słuchajcie, w praktyce sytuacja wygląda w ten sposób, że wszystkie firmy mają, które robią mikroserwisy, mają architekturę heterogeniczną. Co to znaczy? Mogę przełączyć, poprosić o przełączenie? To znaczy tyle, że najczęściej ze względu na sposób, jak firmy są świadome tego, że ludzie się kłócą i że mają dużo deweloperów, to na środku stawiają jakąś kolejkę. Ja napiszę Kafka, okay? Ale oczywiście to może być cokolwiek, nie? I komunikują się pomiędzy zespołami A, B i C przy pomocy eventów wysyłanych na jakąś kolejkę, okay? Dlaczego eventów na kolejkę? Dlatego, że wtedy nie mamy
zależności w czasie, czyli jak twój mikroserwis leży, mam to w dupie. Ja mnie nawet się nie obudzę w nocy, nie? Generalnie, bo żaden alarm mi się nie włączy, wszystko jest okej z mojej perspektywy. To się szalenie opłaca, zwłaszcza jak macie zespoły w różnych, na różnych kontynentach i musicie współpracować, nie? Natomiast zespoły w ramach pojedynczego zespołu, system mikroserwisowy, ten będzie miał mikroserwisy restowe, które się ze sobą komunikują, okej? Okay? Ten ma ze sobą mikroserwisy eventowe, które wysyłają znowu na centralną kawkę, ale to jest ich własna kawka, komunikaty, okay? A ten zespół C będzie robił monolit, który będzie modularny i w ramach tego modularnego monolitu będą się komunikowały moduły. I to jako całość nadal jest system mikroserwisowy. Dlaczego? Bo wszystkie inne rzeczy są zapewnione. Każdy zespół ma autonomiczność, nie spotyka się, tak? Musi do, ma ustalenia jeden kontrakt i na tym cześć. Jest to bardzo wydajny sposób produkowania dużego systemu i uwaga najważniejsze, nikogo nie obchodzi, czego używa dany zespół. Okay? Ja pracując w systemach mikroserwisowych jestem często zaskoczony, co zrobił inny zespół. A ja jestem solution architektem, powinienem wiedzieć. Nie, już dawno się tego uczyłem, nie powinienem wiedzieć. Jest problem na produkcji? Nie ma. To nie muszę wiedzieć. Tak? Jak będzie problem na produkcji, to mnie zawołają. Tak? Albo jak będą oczekiwali, że jest problem na produkcji, to mnie zawołają wcześniej, jak będą mądrzy i ja im wtedy pomogę, podpowiem, coś tam zrobię i tyle. Tak? Nie ma też centralnego architekta przy mikroserwisach, no nie? Bo nie ma punktów synchronizacji. Są tylko ludzie tacy jak ja, którzy są, a pójdę do niego, zapytam, bo on tam coś prezentował na jakiejś konfiturze czy gdzieś, to się dowiem, może coś wie, mi pomoże i tyle. Albo ja tak robię tak samo w drugą stronę. Nie? Więc większość przypadków jest absolutnie, poproszę o zmianę, next slide, please. Nikogo nie interesuje, co się dzieje wewnątrz zespołów, pomiędzy zespołami, bo to jest sprawa wewnętrzna zespołów. I super. OK? Więc jak ktoś mi mówi, że przechodzi z mikroserwisów na monolit, a miał tylko jeden zespół, to ja nie wiem, o co mu chodzi. OK? Dobra. Jakie książki trzeba przeczytać, żeby móc robić mikroserwisy? Moim zdaniem minimum to są te trzy. Designing Event-Driven System z Bena Stepforda, żeby wiedzieć, czym są eventy, jak działają, jak działa Kafka. Aczkolwiek Kafka nie jest niezbędna, umówmy się. Chodzi tylko o to, żeby rozumieć, jak działają read modele. Wszystkie te wzorce da się zaimplementować ręcznie. Albo masz je na Pulsarze, albo na AWS-ie, jak się to draństwo nazywa? Nie SQS. To, co udaje Kafkę. Kinesis, tak. Dobra. Druga rzecz to Team Topologies. To jest książka, która jest niezbędna de facto dla menadżerów, ale powiedzmy, że my musimy ją przeczytać, bo inaczej my musimy wytłumaczyć menadżerom, jak to należy zrobić, jak należy podzielić zespoły. Oni sami się nie ogarną, tak? No nie ma bata, oni nie czytają żadnych książek, trzeba im pomóc. Więc Team Topologies to jest druga książka, która jest absolutnie niezbędna, ale też przydaje się przy monolitach, natomiast najważniejsza jest przy mikroserwisach. No i ostatnia to Erika Evansa, Domain Driven Design, po to, żeby w ogóle wiedzieć, jakie są, uwaga, sposoby komunikacji pomiędzy bounded kontekstami i generalnie, żeby nie popełnić błędu i użyć shared kernela do komunikacji wewnątrz zespołu, bo sami się nie możemy ze sobą dogadać. Proszę? Kto co lubi? Ja zacząłem od tej, ja wolę tą, ale to jest, wiesz, jak Tolkien versus tam Harry Potter, czy też ten deseń, tak? Dobra, czy są jakieś pytania? Proszę. Skoro głównym, wydaje mi się, problemem w dużej skali jest właśnie rok. Jeśli problem, którego się nie da przeskoczyć, jest obciążenie kognitywne zespołu przy dużej skali, to czy nie myślisz, że gdy w kolejnej wersji ChatGPT, który powiedzmy będzie miał większy horyzont, to te przez niego tworzone architektury to jednak będą monolity? Olbrzymie, bo on i tak je rozumie, co się w środku dzieje. Ja nie sądzę, żeby ChatGPT kiedykolwiek tworzył architekturę aplikacji. Okej. Okay. Okay? Ja wykorzystuję ChatGPT i moim zdaniem te narzędzia mają fantastyczną zaletę, ale ja moim zdaniem absolutnie nie nadają się do tego, żeby, uwaga, programować albo wymyślać architekturę. Bo żeby móc opracować architekturę aplikacji, to teraz do ChatGPT musiałbyś wytłumaczyć wszystkie wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne. Okay? To szczerze mówiąc, jak zrozumiesz wszystkie wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne, to architektura tu już jest pikuś. Okay? To jest ten największy fragment czasu i największy problem. Natomiast jak ja wykorzystuję ChatGPT, czego on się sprawdza fantastycznie i jak uważam, że będzie się to rozwijało? Po pierwsze, ja wykorzystuję do tego, żeby zadawać głupie pytania. Mam regexpa. Nie chce mi się szukać. Była kiedyś taka strona, która tłumaczyła, co się dzieje w tym regexpie. Wrzucacie do ChatGPT, tak o,
Nie? Mam API do firmy, której nigdy wcześniej nie widziałem, ale która jest popularna, więc zamiast szukać na ich stronie w dokumentacji przykładów, to wrzucam w ChatGPT i on mi podaje prawidłowe odpowiedzi, w sensie przykłady, nie? One nie są super, ale są. Wiem jak już mniej więcej jak to działa. I mogę kontynuować rozmowę pod tytułem, a weź mi to wytłumacz. Czyli robi za takiego juniora z wiedzą. Tak? Ten człowiek tu pracował 10 lat, on nic nie umie takiego z nowoczesnych rzeczy, ale wszystko wie o starym systemie i jak mu zadam odpowiednie pytanie, to mi odpowie. Tak? Czyli ja bym nie traktował ChatGPT jako narzędzie, że tak powiem, które wymyśla cokolwiek, tylko to jest narzędzie, które podpowiada. I moim zdaniem to będzie szło w tym kierunku, dlatego że na razie to jest, to są, że tak powiem, narzędzia pod tytułem podpowiem ci fragment kodu, bo tak to mniej więcej w 90% przypadków wygląda, że ludzie potem piszą takiego trajkacza, albo podpowiem ci, jak mi zadasz odpowiednie pytanie. Moim zdaniem idzie to w kierunku, który mi się bardzo podoba, mianowicie każdy z nas będzie miał osobistego asystenta do pair programingu, przed którym nie trzeba będzie udawać, że coś umiem, przed którym będzie można zadawać głupie pytania bez kluczenia, że tak powiem, i będzie można być takim idiotą, jakim jestem, tylko po prostu zwyczajnie w świecie być, kurde, głowa mnie boli, silku mi się chce, nie wiem, co tu jest, weź mnie popraw tego buga, nie? No tu jest ten bug, a faktycznie, ale nie wiem, jak go poprawić, no to ja teraz już wiem, nie? Generalnie. I tyle. To będzie szło w tym kierunku i to będzie super, czyli będę, tylko oczywiście nie w wersji online'owej, no bo nie wiem, czy czytaliście, ale wczoraj pojawiła się paczka zapytań do ChatGPT, wykradziona z kont do ChatGPT, ponieważ wiele firm używa w ChatGPT w ramach swoich procesów jakichś formalnych, to jest szansa, że tam są hasła, albo przynajmniej takie dane niejawne, które można wykorzystać, więc jest paczka jest do kupienia, tam 100 giga czy coś koło tego, nie? Więc generalnie to oczywiście będzie wewnątrz, ale to nie jest żaden problem. Natomiast no, tak czy inaczej moim zdaniem to będzie fantastyczne narzędzie do pair programingu, do tych wszystkich ludzi, którzy mają problem z pair programingiem, bo jestem seniorem, nie mogę przed juniorem wyjść na idiotę, albo jestem juniorem, strasznie się boję rozmawiać z tym seniorem, nie? Albo jestem normalnym człowiekiem, ale boję się rozmawiać z drugim człowiekiem, bo jestem informatykiem, tak? Albo na przykład jestem represjonowany generalnie. I mówię teraz kompletnie serio, w pracy albo w kulturze. Jak ja byłem na studiach, to dziewczyny miały tak przerąbane, bo mój profesor walił takie teksty non-stop. A pani to powinna programować pralkę, a nie komputer. Kurde, po prostu dzisiaj to stałbym dał w ryj, ale wtedy chciałem zdać, nie? Więc takie osoby, ja pomagałem kiedyś w ramach Women's in Technology, jak jasna cholera bym chciał mieć ChatGPT jako taka osoba po prostu, żebym po prostu mógł spokojnie, kiedy nie muszę kluczyć, nie muszę się spodziewać, że ktoś mi na mnie naskoczy, mógł zadać pytanie i powiedzieć, ja nie umiem. I po prostu zastanowić się, co tam jest grane, nie? Więc moim zdaniem to będzie super narzędzie właśnie do tego, jako taki asystent pod tytułem patrzę na twój kod i podpowiadam. W tej chwili dobre idee podpowiada wam, że można coś zrobić lepiej, nie? Daję wam od razu tutaj, na żółto wam zapali, czasami w większości przypadków nawet dobrze podpowiada, tak? To samo to będzie ChatGPT, tylko jeszcze w tej chwili używam go do zadawania pytań takich podstawowych typu właśnie daj mi tutaj regexpa, co tu się dzieje z tym i tak dalej, albo jak w czystej Javie przeiterować taką i taką kolekcję, bo takie podstawowe pytania z Javy to ja już nigdy nie pamiętam, tak? I on mi podpowiada i tyle. Mogę sobie to wygooglać, tylko to działa szybciej, jak zadam pytanie, niż jak działa Google, nie? Ale moim zdaniem to będzie super do pair programowania. Dzięki. Jeszcze jakieś pytania? Tam z tyłu ktoś ma rękę w górze. Hej, mam pytanie odnośnie frontendu, bo tutaj w backendzie tak, ślyszymy, te mikroserwisy zazwyczaj działają, a jak to jest z tym frontendem, jakie masz doświadczenia? Bo zazwyczaj frontend to jest monolit, no wiadomo, i ci frontendowcy są rozrzuceni w różnych zespołach, a nie wiem, czy masz jakieś doświadczenia, jak generalnie zrobić, żeby ten monolit na frontendzie był utrzymywalny i no jak do tego jeża podejść? Dobra, to mogę powiedzieć, co umiem. Allegro ma coś, co się nazywa, a przynajmniej miało dawniej, ale chyba nadal ma, obbox, czyli opierdalacz boksów. I obbox, no tak, bo jak wejdziecie na stronę Allegro, to widzicie takie białe boksy, nie? Generalnie, to jest właśnie ten system. To jest CMS, którym tak naprawdę pozwala zespołowi deweloperskiemu w backendzie zdefiniować komponenty frontendowe, a potem skleić to wszystko do kupy, w sensie odpowiedź z mikroserwisu, z kontrolką, którą sobie wyklikuje biznes na stronie. W efekcie biznes może sam się zarządzać frontem.
I to jest idealna sytuacja dla mnie z perspektywy backendowca, ale również z perspektywy frontendowca w zespole backendowym, ponieważ on robi tylko komponenty i mówi, że to się dobrze wyświetla, a teraz możecie to umieścić gdziekolwiek. Wiem, że w przypadku aplikacji mobilnych na przykład, no bo to też jest frontend, jest wielka chryja, żeby robić modularne aplikacje mobilne. I teraz znam różne firmy. Znam firmy, w których w każdej zespole deweloperskim backendowym jest jeden człowiek od mobilki, który zajmuje się ich modułem na mobilce, no nie? Znam zespoły, które w zespole, które tak naprawdę renderują front, w sensie to jest, się nazywa WebView bodajże, czy jak coś w tym stylu. Na mobilce generalnie jest, rendering jest server side, nie? Mobilka to wyświetla. No i znam oczywiście sytuację pod tytułem mamy normalną, natywną aplikację, mamy tylko jeden zespół od frontendu i on jest bottleneckiem dla każdego zespołu backendowego, nie? I to przy małych firmach to jest najczęstszy przypadek. I nie mamy absolutnie zielonego pojęcia, jak to zrobić lepiej. Tak. Ale to do czego się sprowadzi? Tak, że każdy zespół będzie sobie robił swój... Tak. To jest tańsza wersja tego, co Allegro ma w Webboxie, czyli tego Composite UI-a, no nie? Oczywiście są różnice z tym związane i jest trochę kwestii technologicznych bardzo ciekawych. Tak, tak. Ale to proszę pytać kogoś, kto się zajmuje frontendem na co dzień, moim zdaniem. Z backendu? No tak, no bo tak naprawdę jakby się nad tym zastanowić, to pytanie jest takie. Czy za frontend będzie odpowiadał ktoś w środku zespołu deweloperskiego, który robi jakiś feature, czy będzie odpowiadał inny zespół? Nie? Czy to będzie centralne, czy to będzie w ramach? Żeby się skalowało, to musi być w ramach zespołu, tak? Ale jak będziemy tak w ramach zespołu to robili, to nie wszystkie technologie, że tak powiem, dobrze z tym współpracują. W szczególności aplikacje natywne nie jest tak prosto budować, nie? A poza tym, jak każdy deweloper aplikacji natywnej albo na przykład frontendu pracuje na co dzień w innym zespole i oni się nigdy nie spotykają, to jakie mają standardy kodowania? I pewnie wyjdzie tak, że to będzie wyglądało w jednych miejscach tak, w drugich inaczej i będzie dramat, nie? Ale nie jestem specjalistą od frontendu. Więc nie umiem odpowiedzieć na pytanie. Jeszcze jakieś pytania? Ja mam pytanie. Dzień dobry. Generalnie przeszliśmy wszystkie heurystyki. Wychodzi nam, że ten nasz stary system legacy jest do przepisania na mikroserwisy. I teraz jakbym chciała oszacować koszt przepisania tego systemu na mikroserwisy, to co wziąć pod uwagę albo ile razy, nie wiem, pomnożyć kosztem pisania starego systemu 5 razy i wtedy będzie koszt przepisania? Jak do tego podejść, do wyceny oszacowania takich kosztów? Jasne, nie wyceniać. Świetnie. Pierwsza zasada dotycząca estymacji to jest nie estymować. Czyli tak, mówimy o tym, że mamy system legacy, chcemy przejść na mikroserwisy. Dlaczego chcemy przejść na mikroserwisy? Najczęściej prawdopodobnie dlatego, że nie możemy już robić w tym systemie legacy, w sensie dodawanie nowych funkcjonalności albo jest cholernie wolne, ponieważ tam jest straszny chłam i strasznie wszystko jest nakiczkane. Albo mamy teraz, mieliśmy 40 deweloperów, teraz mamy mieć 1000, w sensie chcemy urosnąć i wiemy, że ten na monolicie to jest, stąd wiemy, tak? Jest nieefektywne, nie da się, proszę bardzo, reklama książki, nie da się sensownie tego zrobić. Albo dlatego, że po prostu technologia umarła. I trzeba to przypisać, nie? Logiczne jest, że jeśli to jest duży system, to przejdziemy na mikroserwisy, bo sorry, inaczej koszt produkcji tego systemu będzie dramatyczny. No to teraz pytanie jest, po co chcesz go oszacować? Żeby zatrudnić ludzi albo zapłacić firmie, która to zrobi. Żeby zapłacić... Czy generalnie, nie wiem, jestem wielkim bankiem i muszę oszacować, że mam 1 000 000, czy 10 milionów, czy 20 milionów i czy to robię to ja, czy zrobię dlaczego? To... A, dobra, to poczekaj, to odpowiemy na pytanie po kolei. Pierwsze pytanie, drugie pytanie, które zadałaś, to jest, czy robię to ja, czy na przykład wynajmę sobie jakąś inną firmę? Tak. Nie? To odpowiedź jest od razu. Nie można wynająć innej firmy. Dlaczego? Bo mikroserwisów nigdy nie robi się zasobami obcymi. Okej? To nie ma żadnego sensu, zwłaszcza banki uwielbiam tą sytuację, robią tak, że zatrudniają zewnętrzną firmę, nie wpuszczają ich na produkcję. Nie ma DevOpsów. I jest koniec. Koniec mikroserwisów. Tego powinieneś zacząć, a nie na pytaniu to mówić. Więc kluczowe jest to, że musimy mieć u siebie ludzi. Teraz, to nie znaczy, że nie można skorzystać z ludzi zewnętrznych, z firm zewnętrznych, które mają doświadczenie. Polecam serdecznie następujący trik. Jeśli nie macie deweloperów albo macie ich za mało, to zatrudnijcie sobie 2, 3, nawet 4 kontraktownie, z których weźmiecie sobie deweloperów. Tylko, że nie bierzcie od nich całych zespołów.
OK? Pod żadnym pozorem. Bierzcie od nich pojedyncze osoby i róbcie zespoły, w której jest, jeśli macie 4 kontraktownie, po jednym deweloperze z każdej kontraktowni i jeden zatrudniony u was. OK? Na stałe. Co to znaczy? To znaczy, że żadna kontraktownia nie będzie w sytuacji siły, w której może wam dyktować cokolwiek, bo tylko oni kumają, jak ten fragment systemu działa i tylko oni go mogą utrzymywać. Z perspektywy zakupowej tego, kto kupuje od dostawcy, to jest jedyne sensowne rozwiązanie, nie? Nikt mnie nie trzyma za jaja, bo każdy z nich wie tylko o troszeczkę. Co więcej, jeśli w tym zespole jest mój człowiek, to on mnie poinformuje, bo jest zakładam, że jest lojalny wobec mnie, tak? W sensie wobec zleceniodawcy, poinformuje mnie, jeśli tam któryś kontraktownie się dogadają, albo będą udawały chłam, albo będzie jakiś problem. Okay? No i koniec końców, i to jest takie myślenie kompletnie złudne moim zdaniem, ale jednak w korporacje tak myślą. Myślą, że jak ktoś jest zatrudniony w korporacji, to jest dużo większy poziom bezpieczeństwa, że ta wiedza przetrwa. To jest złudne, ponieważ deweloperzy niezależnie od tego, czy są w kontraktowni, czy w korporacji, zmieniają pracę dokładnie tak samo. OK? No dobra, natomiast więc kontraktownie jak najbardziej OK, ale nie same kontraktownie, będziemy robili u nas, weźmy od nich tylko ludzi, ale nie możemy zlecić innej firmie wykonania dla nas mikroserwisów. Dlaczego? Bo to my musimy potem utrzymywać te mikroserwisy na produkcji i będziemy kompletnie jakby związani, uzależnieni. Nie, tak się w zasadzie nie robi. Wszystkie telekomy, które miały założenie 20 lat temu, że nie zatrudniają programistów, dzisiaj zatrudniają programistów. OK? Dobra, to druga kwestia jest, ile mam wydać? 20 milionów, muszę przeznaczyć budżet, muszę wyliczyć na to, no nie? No i odpowiedź jest taka, na jakiej podstawie mam ci wyliczyć tą estymatę? Robiliśmy taki system wcześniej? Nie. Mamy ludzi, którzy od nas pracują nad takimi systemami od wielu lat? Nie. To od razu ci odpowiem, nie ma takiej możliwości, żeby ci to estymować. W sensie, prawdopodobieństwo, że trafię, nie wróć prawdopodobieństwo, rozrzut jest plus minus 600%. Krótko rzecz biorąc, jest to liczba z dupy. Jeśli chcesz liczbę z dupy, to nie ma żadnego problemu, tylko ona nic nie daje, nic nie wnosi. Więc moja propozycja jest taka, jak się podchodzi do takich projektów? My wiemy, że my musimy uciec z monolitu, my wiemy, że musimy przejść na mikroserwisy, zacznijmy to robić, i po pierwszych 3 miesiącach albo pół roku będę mógł ci oszacować, ile to zajmie dokładnie. Okay? W osobomiesiącach, nawet w osobodniach czasami, nie? Tylko musimy zacząć to robić, bo póki nie zaczęliśmy tego robić, to my nie czujemy, jak skomplikowany jest ten system, ile tam jest rzeczy, ile będziemy się walczyć z technologią, ile będziemy walczyć z kulturą firmy, w której pracujemy przede wszystkim, nie? I co więcej, nie mamy zespołu stabilnego, żeby móc cokolwiek wyliczyć. Więc zacznijmy to robić i zapytaj mnie o to za pół roku i będę dam ci dokładną odpowiedź. Może być? Świetny plan. A mogę zadać jeszcze jedno pytanie? Proszę bardzo. To mamy ten system legacy. Jesteśmy w banku albo w telekomie. On sobie działa, jest bardzo stary. No i przychodzi dzień zero, że trzeba się przepiąć. Albo przychodzi 15 dni zero w ciągu każdego miesiąca, że trzeba się przepiąć. Jak się przepinać na przykład? Jasne. Rozumiem, że kontraktor może mi to powiedzieć, bo on to robi na całym świecie raz na 5 lat powiedzmy i weźmie za to 2 miliony, ale może jest jakaś prostsza. Tak, odpowiedź. Najlepszy sposób, żeby się przepinać, to nie przepinać się. Poproszę o ekran i ten AirPlay, czy jak to tam się nazywa, jest, tak? Rozwiązaniem problemu, o którym mówisz, który jest bardzo duży i tak naprawdę jest nie do, inaczej. Gdybym miał dzisiaj zrobić system pod tytułem będę ci przez 3 lata produkował jakiś system i po 3 latach ci go wdrożę na produkcję, zastępując stary system, no way dude, nie ma takiej szansy. Generalnie to jest gwarancja porażki. Okay? Zamiast tego robi się następującą rzecz. Robi się coś, co się nazywa Strangler Pattern. I teraz musisz patrzeć, więc tam zasłania ci trochę, no, niestety. Strangler Pattern wygląda w ten sposób. Masz starą monolityczną aplikację. Okay? Następnie identyfikujesz jakiś proces, najlepiej proces, który się najczęściej zmienia. W sensie w ciągu najbliższego 3 miesięcy albo pół roku będzie tam najwięcej zmian. Okay? Identyfikujesz, on się zaczyna tutaj, potem jest tu, potem jest tu, potem jest tam, a tu się kończy. Okay? Jak już zrobisz to, że go zidentyfikujesz, to wypuszczasz na zewnątrz event, proces się zaczął i zaczynasz w tym momencie budować pierwszy mikroserwis. Mikroserwis ma zrobić dokładnie to samo, co robi ten stary, tylko ma zbudować to lepiej, szybciej, wprowadzając nowe zmiany funkcjonalne. Następnie mikroserwis będzie wysyłał wiadomość pod tytułem proces zakończony, na przykład udzielono pożyczki. Nie? I jak on to zrobi, to natychmiast kasujemy ten kod
i wdrażamy ten nasz mikroserwis na produkcję. Czyli jaką mamy sytuację? Mamy istniejącą monolityczną aplikację i mamy jeden mikroserwis. Teraz bierzesz drugi proces. Teraz bierzesz trzeci proces. Bierzesz tyle procesów, ile masz zespołów. I proces po procesie wyciągasz je na zewnątrz, cały czas mając monolityczną aplikację, która cały czas działa. W efekcie nie ma punktu przejścia ze starej na nową. To się dzieje płynnie. Okay? Tylko żeby to zrobić sensownie, to trzeba używać event-driven architecture, okay? Bo trzeba będzie budować tak zwane read modele, bo inaczej się tego nie da zrobić. I to się generalnie nazywa strangler pattern, zaduszacz. Strangler pattern. I nawet, uwaga, Microsoft o tym pisze. Więc jak Microsoft o tym pisze, to znaczy, że wszyscy to umieją. Bardzo dziękuję. A gdzie jest ten moment, kiedy kończy się monolit? Bo tak. Jest taki strangler pattern, to już 5 lat robię i jeszcze ciągle coś tam zostało. Mam złą wiadomość do ciebie. Otóż w momencie, kiedy ten monolit jest i ma same dziury oraz 5 procesów, które jeszcze nie zostały rozwiązane, a cała reszta to jest dziura wycięta, wycięte, a tu wszędzie dookoła są mikroserwisy, no nie? To ponieważ zawsze zaczynasz od procesu, który najbliżej będziesz zmieniał, bo najłatwiej jest zacząć, biorę proces, w którym zaraz będę miał nowe wymagania. Trupek zostanie ze wszystkim niezmiennym. Dokładnie tak. Rzeczy, które zostają w monolicie, to są procesy, które się nigdy nie zmieniają. To podaj mi ekonomiczne uzasadnienie, żeby wywalić te procesy. Ja go nie widzę. No, zaraz wszyscy, którzy cokolwiek tam potrafią, będą jak ci skobola. Zgadza się. Zostanie ci garstka ludzi. Nie? Tylko, że te procesy się nie zmieniają. Po co ci więcej niż garstka ludzi? Są? Dokładnie tak. A jak są zmiany, to bierzesz zespół, wyciągasz nowy proces. Nie? Widzisz, o co chodzi. Jakie są uzasadnienia, kiedy się chcemy pozbyć tego starego? Na przykład, kiedy siedzimy na Oracle i mamy licencję, za które musimy płacić i nie chcemy już płacić za tę licencję. To ja rozumiem. To jest ekonomiczne uzasadnienie. Poza tym nie ma. Albo stary dziad. End of life technologii czy człowieka? Technologii, na szczęście. Tak, aczkolwiek ja już nie wierzę, że jakiekolwiek korporacje biorą pod uwagę coś takiego jak end of life technologii. Po tym jak na konfiturze, na pytanie, czy ktoś jeszcze pracuje w Java 6, który to jest rok? Java 6 to jest koniec 2000, co to było? 12, 10? Piąty, 2005 i kosze ludzie podnoszą rękę, ja jeszcze pracuję w Java 6. No, to coś było krzęknięte, że zmarło 18 lat temu, nie? Proszę? PHP umiera od 20 lat, tak. Rekordzista, jakiego znalazłem, to jest system, który przechodzi na mikroserwisy z kodem, który ma 30 lat. To są też takie technologie, że one były dla mnie już przestarzałe. Jak ja przychodziłem na rynek, nie? Dobra, są jeszcze jakieś pytania? Możesz wrócić do poprzedniego, gdzie rysowałeś, gdzie jest strangler patternu? Tak, tu. Wydaje się dosyć potencjalnie problematyczny ten moment, kiedy zaczyna się rzucać tych monolitów. Bo o ile to, jak złoto zadziała, jak miałeś, powiedzmy to mniej więcej modularnie, ale jak miałeś modularnie, to nie jest żadna sztuka. Mm-hmm. Tyle, jak tam miałeś spaghetti i było, mm-hmm. Wszyscy baliśmy się duplikacji kodu, reużywaliśmy wszystko, bo mm-hmm. Tak nas uczyli od podstaw, nie? No to takie wycięcie to jest trochę, wiesz, to jest, może się skończyć, operacja udana, pacjent nie przeżył. Nie, wbrew pozorom nie, ale rozumiem, na czym polega twój problem i absolutnie się zgadzam. Gdybyśmy mieli moduły, to w ogóle nie byłoby tematu. Bierzesz moduł, wyciągasz jako mikroserwis do widzenia, wiesz, gdzie ma punkt wejścia, gdzie ma punkt wyjścia, baza danych jest osobna, wszystko jest super, nie? To nie jest ten case. Ten case jest wszystko ze wszystkim jest powiązane. Ty szukasz procesu biznesowego. Szukasz tego procesu i widzisz, że on jest rozbity na te klasy, tu się zaczyna, tam się kończy. Jesteś w stanie znaleźć początek i koniec. Jesteś prawdopodobnie również w stanie znaleźć bazy danych, w sensie tabelki w bazie, które są uzupełniane w ramach tego procesu na różnych jego krokach i które trzeba koniec końców uzupełnić. Nie? Teraz przepuszczasz to wszystko przez ten mikroserwis i na końcu uzupełniasz te tabelki właśnie tutaj, kiedy odbierasz event. Czyli twój GUI, który bazuje na tym, że masz trzecią i piątą postać normalną i masz dokładnie takie tabelki, nic tam nie dotykasz. Nie? Inne pseudomoduły w twojej aplikacji, czyli inne procesy, również ich nie dotykasz. To jest jedyny sposób, jaki znam, który da się zrobić. Innymi słowy, do rozbicia monolitu na mikroserwisy można podejść albo, że będę rozbijał go poprzez wyciąganie modułów,
co jest olbrzymim refaktoringiem i przede wszystkim, jeśli te moduły się zmieniają w momencie, kiedy je wyciągasz, to ci się nie uda. Okay? Albo przez wyciąganie procesów, co jest o tyle proste, że jeśli procesy się zmieniają, to ten człowiek, który wyciąga proces, bo to jest mniejsze zadanie, i ten człowiek, który ma zmienić ten proces, pracują razem. Okay? I szybciej mi wychodzi wyciągnąć proces na zewnątrz i zrobić nowy mikroserwis, niż ty zaimplementujesz ten proces w nową zmianę w monolicie. Konkretne liczby, które mogę podać, są następujące. Pracowałem kiedyś w monolicie na 200 osób, jeden z zespołów dostał feature, wyliczył, że oszacował, że estymacja zrobienia tego feature'u to jest pół roku, 6 miesięcy, żeby go zaimplementować. Feature wyglądał prosto, koncepcyjnie. On był trudny, dlatego że w monolicie był trudny do zrobienia, bo architektura go zakładała, że nie da się go tak zrobić. Nie? Następnie stwierdzili, że zrobią go jako osobną aplikację, czyli pierwszy mikroserwis, i zrobili to w miesiąc. De facto zajęło im to półtora miesiąca, bo musieli jeszcze eventy wyciągnąć w jedną i w drugą mańkę, ale krótko rzecz biorąc, zaimplementowanie tego w postaci nowej aplikacji w Spring Boot'cie trwało półtora miesiąca, zaimplementowanie tego w istniejącej aplikacji trwało 6 miesięcy, to są tego typu różnice. Nie? Ile ja widzę systemów monolitycznych, gdzie zmiana, jedyny sposób na oszacowanie, ile ta zmiana potrwa, to jest odpowiedź nieskończenie wiele. W sensie naszej firmie nigdy się nie uda wprowadzić tak dużej zmiany w tym systemie. Okay? Autentycznie. I są firmy, które od 2 lat próbują wprowadzić jakieś tam GDPR albo cokolwiek, nie? Bo jest wszystko ze wszystkim związane, tak? I głównie zajmujemy się spotykaniem, rozmawianiem i robieniem planów, które nigdy nie są wdrażane albo no i tak dalej. Także Strangler Pattern działa. Mogę potwierdzić, nawet Microsoft mówi, że działa. Pytania? Tak. Zastanawiam się, czy miałeś problem z modyfikatorami dostępu w Javie? To znaczy, czy nie utrudniają one wydzielania publicznego API? Bo jeśli masz moduł i robisz package private, to jest spoko, ale jak chcesz zrobić podmoduł, to było to ciężkie. Podmoduł? Tak, tak. Czy musi być płaska hierarchia zawsze? Rozumiem, o co ci chodzi. Chodzi ci o to, że w Javie nie ma klas zaprzyjaźnionych, nie ma możliwości powiedzieć, że zagłębiam moduł w module inaczej niż zrobić pakiet w pakiecie, ale de facto oznacza to, że klasa jest publiczna, która jedna z klas musi być publiczna, żeby to dotknąć. I odpowiedź jest, w praktyce mi się nie widzę w tym żadnego problemu. Czy robię podmoduły? Robię, ale to nie są moduły, to są bardziej biblioteki na potrzeby modułów. Czyli krótko rzecz biorąc, moduł ma wszystkie warstwy. Jak chcesz mieć coś do warstwy persystencji albo coś do jakiejś tam warstwy, spoko. Ja wrzucam je w tą samą paczkę najczęściej, ale nie zawsze. Czasami to jest część infrastrukturalna. Dzisiaj na przykład wrzuciłem właśnie znowu po raz 510 moją zbiór do observability, do logowania wywołań metod i liczenia czasu wykonania na przykład. I efekt jest taki, okej, jest jakaś klasa publiczna, ja bym chciał, żeby ona była dotykana tylko z tego modułu powyżej. Masz dwie możliwości. Pierwsza możliwość to jest użycie czegoś typu ArchUnit. Możesz napisać w bibliotece test, który ci powie, że to można korzystać tylko tak. W związku z czym jak ktoś naruszy, jeśli ktokolwiek z innej klasy niż tej jednej, którą chcesz, dotknie tamtej klasy, to mu się wywali test. Okej? I piszesz sobie nazwę tego testa. Ten moduł to jest wewnętrzny moduł innego modułu i tylko przez niego powinien być dotykany. Koniec. Tak? I to jest jedno rozwiązanie. Nigdy go nie potrzebowałem. Dlatego, że drugie rozwiązanie to jest takie. Jesteś w jednym zespole. Masz 5-7 deweloperów. Rozmawiasz z nimi wszystkimi. Słuchajcie, robimy tak, układamy te moduły w środku, ale jak jest w środku, to znaczy, że to jest dotykane tylko do tego na zewnątrz. Okay? Czy to ma sens? Tak, to ma sens. Czy to jest proste? To jest proste. Potem jeszcze musisz 2 tygodnie robić code review, żeby poprawić wszystkich, którzy nie zrozumieli. Tak? I potem już to jest proste i nie ma kłopotu. W ramach jednego zespołu jest się bardzo łatwo dogadać, nie? Proszę. Też takie pytanie zaczepne. W przypadku monolitu zwykle jest tak, że pracuje te 200 osób, te 200 osób oczywiście się wymienia, ta wiedza jakoś ciągle się jednak kotuje trochę w środku. A co z takimi sytuacjami, jak masz dużo mikroserwisów? No i zespoły umierają. Na przykład okazuje się, że masz teraz 50 mikroserwisów, których żaden z twoich obecnych pracowników nigdy w życiu nie widzi, nigdy w życiu nie dotknął i nagle właśnie zachodzi kwestia. No trzeba coś poprawić, trzeba coś zmienić. Oczywiście, no wiadomo, masz trochę mniejsze te serwisy, ale ciągle musisz się liczyć z
bezwładnością tego, że zespół musi coś poznać. Tak, to jest bardzo ważne zagadnienie. Słuchajcie, ja się nie obrażę, jeśli ktoś wychodzi, jest 20, zaraz 21, więc to jest nic strasznego. Także idźcie. Więc jak sobie poradzić, kiedy zespoły umierają? Słuchajcie, pierwsza rzecz jest taka, to jest bardzo popularne, to się zawsze zdarza w każdej firmie, niezależnie od wielkości, w związku z czym odpowiedź jest taka, trzeba przejąć mikroserwisy po kimś, tak? Masz taką sytuację, kiedy mam mikroserwis, który nikt nie robi monitoringu nawet na nim, to jak nikt nie patrzy na monitoring, na dashboardy, to sorry, to jak to walnie, to nic się nawet nie dowiemy, nie? Generalnie, albo dopiero jak dotknie użytkownika. I podpowiedź jest, jak to ogarnąć? Wybierasz zespół, który jest najbliżej, bo coś rozumie z tej domeny, albo nawet nie rozumie, ale mamy najmniej roboty, więc może to łyknąć, nie? I próbujesz im to przekazać. Teraz, jeśli jesteś w tym zespole, który próbuje to dostać, to jest tylko i wyłącznie jedna zasada. Nigdy niczego nie odbierasz. To jak to pogodzić? Bardzo prosto. Ktoś ci mówi, ja muszę wam przekazać ten mikroserwis, bo inaczej nikt się nim nie zajmuje, a ja mówię w drugim zespole, a ja nie chcę nigdy pracować z cudzym kodem. To co ja robię? To biorę twój mikroserwis i go przepisuję od zera. I teraz uwaga, jak to wygląda w praktyce? Mikroserwis powstawał 2-3 miesiące. Średnio mniej więcej tyle powstaje mikroserwis, nie? To co ja teraz muszę dodać sobie 2-3 miesiące, żeby zakodować to tylko po to, żeby coś, co już działa, zapisać jeszcze razem, inaczej, jeszcze raz po mojemu, z nowszą wersją bibliotek? Nie. Przepisanie mikroserwisu, którego napisanie trwało 2-3 miesiące, zajmuje mi tydzień. Jednej osobie. Okay? Jakim cudem? Dlatego, że podczas programowania, de facto, jak się nad tym zastanowisz, to ja nie spędzam czasu na klepaniu kodu, wpisywaniu kodu w klawiaturę. Większość mojego czasu, który poświęcam na to, żeby się zastanowić, jak to gówno powinno działać. Jak zapisać wymagania? Co mam zrobić w przypadku corner case'a? Pracujemy z wymaganiami i określamy, co się powinno zdarzyć. Samo kodowanie, czyli klepanie, jest dosyć szybkie. To co to znaczy w momencie, kiedy ja mam od ciebie mikroserwis do przejęcia, no nie? To oznacza bardzo prostą rzecz. Albo ja mam testy napisane w taki sposób, że ja już te wszystkie prace koncepcyjne mam wykonane, bo w testach jest napisane, jak to powinno działać, nie? W związku z czym tylko to przepisuję na mój sposób kodowania i na moje observability, i na moje technologie, i na to, co lubię, tak żeby to mieć przyjemność z utrzymywania, żeby móc to utrzymywać spokojnie. Więc albo jest tak, albo twój mikroserwis nie ma żadnych testów. To oznacza, że nikt nie wie, jak ma działać. A jak nikt nie wie, jak ma działać, to czy w ogóle jest potrzebne, żeby on działał? Nie? I teraz nagle możemy porozmawiać, a co z tego wam jest potrzebne? Ktoś tego używa? Nie ma wymagań zapisanych? No to a co się stanie, jak go wyłączymy? Ktoś będzie krzyczał? Nie? No i teraz w praktyce to dokładnie te sytuacje się zdarzają. Moja ulubiona jest taka, ostatnie miesiące, jak pracowałem w Vattenfallu, dostaliśmy 3 mikroserwisy w spadku. Od innego zespołu, po innym zespole, który zbadał. 50, ale jeden zespół nie przejmie 50. No dobra, no ile masz zespołów? To wypada 10 mikroserwisów na zespół. To jest trochę przerąbana sytuacja, ale to znaczy, że to się działo dłużej, dlatego że to nie jest tak, że jeden zespół wyprodukował 50 mikroserwisów, nie? ¿50 microservicios? Dobra, trzeba to przekazać pozostałym 5 zespołom po 10 mikroserwisów i pozwolić im je przepisać. Przepisywanie mikroserwisów, tak jak wspominałem, jeśli testy są dobre, będzie trwało tydzień. Jeśli nie będą dobre, w moim przypadku, tak to wygląda, ja wolno piszę generalnie w Javie. Jeśli nie będą napisane dobrze, to tak naprawdę sytuacja jest taka. Trzeba je napisać od początku, bo najpierw trzeba określić, co one mają robić, bo nikt nie wie, co one robią. Nie? I to jest bardzo długi proces i bardzo ciężki proces, więc może je po prostu wyłączcie i zobaczcie, kto przyjdzie. Okej? Okay? Nie, dlatego że testy powinny być zapisane w taki sposób, żeby w języku angielskim dało się wytłumaczyć. Scenariusze behawioralne powinny tam być po prostu. I one powinny być w języku angielskim. I szczerze mówiąc, kompletnie mnie nie interesuje, jak w twoim Ruby on Rails czy jakimś innym języku typu pizza jest to zakodowane. Mnie interesują scenariusze behawioralne, a nie testy w postaci kodu, który jest w środku. Okej? Okay? W Pythonie, w
Nie. Jeśli scenariusze behawioralne są napisane po angielsku, to nie. Dajesz mi nowe wymagania razem z mikroserwisem. Bardzo częsty przypadek, nie? Masz to w spadku, bo tu trzeba coś dopisać, nie? No dobra, to ja ci mówię, dobra, trochę to zajmie. I pierwszy tydzień przepisuję mikroserwis, a potem trzy dni dopisuję nowy feature. OK? I teraz co jest najlepsze? Gdybym zamiast przepisać ten mikroserwis, chciał ci dodać feature nowy do istniejącego mikroserwisu, to zajmie to dłużej. Nawet gdyby to było w tej samej technologii, bo TOC napisał ktoś inny, ja tego nie kumam, ja i tak muszę zrozumieć domenę, zrozumieć wymagania. Samo klepanie kodu jest szybkie. Jeśli mikroserwis dostarcza duży proces, to teraz musimy porozmawiać, co to jest proces. Znowu, jeszcze raz. Ja na co 3 lata produkuję 15-16 mikroserwisów, co oznacza, że mikroserwis powstaje mniej więcej co 2,5 miesiąca. To znaczy, że większość mikroserwisów nie ma więcej niż 7 modułów. To jest mój rekord. Jak masz 7 modułów, to po pierwsze możesz te moduły przypisywać osobno, ale kluczowe jest to, że to nie jest takie duże. Nie? Więc jak ja widzę monolity, w których jest jakieś, są biznesowe procesy, które są bardzo skomplikowane. Onboarding w banku jest takim przypadkiem, ale też ładowanie samochodu elektrycznego jest takim przypadkiem. Zazwyczaj taki proces jest rozbity na jakieś więcej mikroserwisów i na więcej etapów. Nie? Więc to nie, ja nie widzę tego jako problem. Dobra, coś jeszcze? Bibliotek współdzielonych, o których... Musisz do mikrofonu mówić. Okej, dobra. Słychać mnie? Okej, dobra. To tak jakby mam tam pytanie odnośnie tych bibliotek współdzielonych, o których tam wiesz. Bo wiesz, że ogólnie to nie jest dobre podejście z takim... W sensie commonem. No tak, tak jakby przy mikroserwisach, że tam właśnie tak jakby tworzenie takich bibliotek współdzielonych, no to, że to tak jakby nie jest dobre, że powinno się tworzyć per każda jakaś tam funkcjonalność, oddzielną bibliotekę, tak? Ale tak jakby jak mam coś takiego, że mam na przykład 10, to znaczy tak jakby mamy tam w sumie z 30 mikroserwisów, gdzie każdy z nich wykorzystuje jakieś tam funkcjonalności, w sensie tak jakby większość tych funkcjonalności z tej biblioteki właśnie współdzielonej, to pytanie, w sensie tak jakby w jaki sposób to można zrobić lepiej? Oczywiście. Już ci odpowiadam. Po pierwsze, funkcjonalność, o której mówisz, może być osobnym mikroserwisem. Znaczy, w sensie jakby tam są takie bardziej konfiguracje, typu jakaś tam konfiguracja keycloka, jakieś takie konfigi, nie? Jakie co? Tak jakby tam są ogólnie jakieś takie konfiguracje, że keycloak... Konfiguracje, dobra. Czyli jak się dobrać na przykład z keycloaka, mieć odpowiedni, nie wiem, klucz cokolwiek, tak? Generalnie, albo jak się do niego dobić, okej? Okay? Robisz małe biblioteki pod tytułem konfiguracja keycloaka. Chodzi nie o to, żeby nie mieć wspólnych rzeczy, okay, tylko chodzi o to, żeby był autor, który za to odpowiada i żeby to traktuje jak open source. Jest biblioteka, ona robi jedną rzecz, de facto weź sobie ten przykład unixowych zasad. Nie? Ona robi jedną rzecz, ma ojca, matkę i generalnie ktoś się tym zajmuje, a nie wszyscy wrzucają w środek. Nie, jak nie nazwiesz tego common, to już masz połowę sukcesu. Jak nie nazwiesz tego util, to masz 80% sukcesu. No tak, tylko że tak jakby pytanie takie, w sensie tak jakby skoro tam i tam, tak jakby, tamta biblioteka jest tam zaciągnięta przez, tak jakby przez te w sumie wszystkie trzy, tak jakby przez tamte w sumie wszystkie mikroserwisy, to potem trzeba by zaciągać w każdym tak jakby z tych mikroserwisów oddzielnie tamte właśnie pojedyncze biblioteki, tak? Tak, dokładnie tak. Nie każdy mikroserwis będzie potrzebował wszystkich, trzeba będzie wybrać te, których potrzebujesz. To jest de facto, zaczynasz programowanie w Spring Boot albo w czymkolwiek dowolnej technologii, zaczynasz od tego, że wybierasz, z czego będziesz korzystał. Dokładnie to jest ten case. I to jest super. Proszę? Tak, no właśnie, bo to też ważna sprawa. Jeśli zamykasz coś w bibliotece, to od samego początku musisz zakładać, że różne zespoły mogą mieć ją w różnych wersjach. Jeśli chcesz, żeby wszystkie zespoły miały ją w tej samej wersji, to nie rób biblioteki, rób mikroserwis. OK?
Czyli teraz musielibyśmy zmienić architekturę, żeby keycloak na początku był mikroserwisem, który udostępnia jakąś funkcjonalność i inni się pytali go albo coś chcieli od niego, ale tylko wtedy, kiedy potrzebują i wtedy masz jedno miejsce, które jest zawsze centralne w sensie w komunikacji z keycloakiem i zawsze załatwia, jakby jest w najnowszej wersji. Masz z głowy, ok? No okej, okay, spoko. Przynieś mi diagram architektoniczny, pogadamy jak go poprawić. Mówię teraz kompletnie szczerze. Okay? Zrób to tylko w C4 i będziemy mogli pogadać. No dobra, spoko. Dzięki. Proszę. Te wszystkie elementy, które tutaj wymieniałeś, jakby sugerują, że organizacja, w której pracujemy, powinna być stosunkowo dojrzała, nie tylko na poziomie departamentu IT i generalnie rzeczami, jakby rzeczami związanymi z programowaniem i z dostarczaniem aplikacji, ale też na poziomie biznesowym. No i przynajmniej moje doświadczenia pokazują tak, że no takich organizacji na rynku jest stosunkowo niewiele. Tak. Jeżeli wchodzimy do organizacji, która no nie spełnia tutaj kilku warunków, to powiedzmy, że łatwiej się zorganizować wewnątrz IT, gdzieś tam autonomia, tak, zespoły i tak dalej, tylko że później często ta struktura w IT, jeżeli nie odwzorowuje struktury biznesu, tak, to nie przeżywa tego zderzenia z biznesem, tak? Tak. I pytanie, jak podejść tutaj do tego, żeby spróbować też biznes ustrukturyzować, bo często no, to nie jest tak proste, tak? Łatwiej jest ustrukturyzować zespoł niż biznes, tak? Tak, absolutnie tak. Więc odpowiedź jest taka. Po pierwsze, możesz. Zacznijmy od tego, że nawet duże korporacje, Google, nie umieją produktów. OK? Co to znaczy? Po stronie biznesu de facto mikroserwisy to znaczy produktyzacja. OK? Musisz mieć produkty i muszą być niezależnie rozwijane i to nie musi być centralna decyzja, co się dalej dzieje w firmie, tylko centralny zarząd, powiedzmy, wytycza kierunek pod tytułem wszyscy teraz używają ChatGPT, my też musimy, a potem poszczególne zespoły decydują, w sensie produktowe, biznesowe, mówią, w którą, co to znaczy dla nas w praktyce, nie? I ta produktyzacja jest najtrudniejsza i jest niezbędna do zrobienia mikroserwisów, co było products not projects, nie? Jak to zrobić? Nauczyć ich. Mój kolega kiedyś przyszedł do mnie, gram z nim siatkówkę i przyszedł do mnie na siatkę i mówi, ty Kuba, wiesz kto mnie ostatnio zatrudnił? On ma jakiś doktorat z ekonomii czy coś i zajmuje się produktyzacją, nie? No i Google mnie zatrudnił. Ja mówię, fajnie, to w końcu może przestaną zamykać produkty. Wszystkie firmy mają z tym kłopot. Co więcej, to nie jest tak, że firma ma z tym kłopot tylko i wyłącznie. W dużych firmach masz obszary, masz działy. Generalnie jak masz 1000 osób, to nie jest 1000 osób homogenicznych, tylko to są, tu jest lepiej, tu jest gorzej, tam ci kumają, ci nie kumają, nie? Google. Więc efekt końcowy jest taki, że różne części, różne firmy będą miały różnie i trzeba ich po prostu wykształcić. Jak ich wykształcić? Zatrudnić ludzi, którzy pokazują, co to jest produktyzacja. Definiować produkty. Powiedzieć, macie od tej pory product ownera. Czekajcie, poproszę o przełączenie slajdów. Macie od tej pory product ownera i ten product owner musi spełnić te warunki tu na dole, nie? I to jest szok kulturowy dla wielu firm. Po prostu. Tak, to jest super. Dlatego wtedy to jest tak. Firmy generalnie nie słuchają ludzi wewnątrz, jak takie rzeczy mówisz, więc najlepiej jest wtedy wydać kupę hajsu na jakiegoś konsultanta, który powie im dokładnie to samo, tylko jak wydadzą na to 500 000, to przynajmniej usiądą i posłuchają. OK? Smutny, ale na maksa prawdziwe, najbardziej hardkorową konsultację, jaką widziałem w życiu, mogę wam powiedzieć, Gojko Adzic, może go kojarzycie, jest taki koleś, generalnie bardzo kumaty, dużo książek fajnych napisał i w firmie, w której pracowałem, generalnie wpadł kiedyś i w sobotę, zatrudniła go firma właśnie do konsultacji. Powiedział, dobra, potrzebuję 2 dni, bo tylko weekend mam, więc mogę do was wpaść w weekend. Zażądał horrendalne pieniądze, ale bardzo mi się to podobało i mówi tak, w sobotę chcę się spotkać na 2 godziny ze wszystkimi ludźmi, którzy są w IT, którzy są senior deweloperzy, może coś kluczowi deweloperzy, architekci, takie różne osoby. Między innymi mnie zaproszono, mimo tego, że ja de facto byłem menadżerem w tamtej firmie. A w niedzielę chcę się spotkać z zarządem. I tyle. I on w sobotę przyszedł do nas i powiedział tak, słuchajcie, tu jest tablica, nie? Mówi tak, każdy z was ma mazaka, wypiszcie 3 największe problemy firmy z perspektywy IT. Nie?
No i tam jak było nas tam 20 czy 40 osób, wszyscy wypisali. Mówi, dobra, teraz macie magnesiki, każdy z was wybiera trzy najważniejsze problemy z tych, które są na tablicy. Nie? I wybieraliśmy. Okroił listę do 10 problemów, które dostały najwięcej głosów magnesików. Mówi, nie? I mówi teraz tak, dobra, to teraz ty, jakie są rozwiązania tych problemów? No i człowiek się tam pocił. Mówi, a teraz ty, jakie są rozwiązania tych problemów? I on wypisuje na tablicy. Ile? Doszedł do końca, mówi, dziękuję bardzo, muszę lecieć. I mój kolega, który był, nie był w zarządzie, ale generalnie był też menadżerem tylko innego szczebla, opowiadał mi potem, co się działo na tym drugim spotkaniu. I on przyszedł, słuchajcie, postawił tą tablicę i mówi tak, słuchajcie, to są następujące problemy, jakie macie w firmie. Tam ci po prostu szczena ją padła. Człowiek jest drugi dzień w pracy, nie? I już wie. Mówi, a to są rozwiązania. Tam ci po prostu się zbierają, po prostu w drgawkach z podłogi. Mówi, proszę bardzo, gdzie jest moje 100 milionów? Do widzenia na razie, nie? I pojechał. Oczywiście niczego to nie zmieniło, bo zarząd niczego nie wprowadził, ale działa fantastycznie, przynajmniej dużo zarobił. Więc jak moim zdaniem to jest trochę tak, że trochę woda kruszy, kropla kruszy skałę, trzeba napierdzielać. Pracując w danej firmie, jeśli zależy ci na firmie i chcesz ją zmienić, to wtedy polecam napierdzielać i szukać agentów zmiany, tak zwanych, brzydko mówiąc. Czyli krótko rzecz biorąc, może jakiś nowy menadżer został zatrudniony, który jest tam taki hipsterski, nowy z innej firmy, młodej, prężnie rozwijającej się i tam to wszystko kuma. Dokładnie, dokładnie. Może tam akurat będzie taki temat pod tytułem, że ten główny oporzysta, ten, który opiera się, to jedzie na miesiąc na wakacje, wtedy jest zajebisty moment, żeby właśnie duże zmiany wprowadzić i walić po prostu ten beton kuje się po prostu długo i powoli, nie? Ale działa. Po dłuższej mecie działa. Mi średnio w firmie zajmuje pół roku przekabacenie firmy, że nie warto oszczędzać na laptopach dla deweloperów i trzeba wszystkim kupić najnowsze Maki. Proszę? Ale nie. Kiedy jestem tani, to znaczy pracuję wewnątrz firmy. Bo kiedy jestem jako konsultant, to jestem bardzo drogi, tak. To mnie nie stać na swoje usługi. Nie, ale jest to ciężkie do zrobienia, nie tak? I tu są dwie strategie, są ludzie w IT, którzy mówią, to ja się poddaję na samym starcie i znajdę sobie lepszą firmę. I są ludzie, tak jak Grzegorz Piwowarek, którzy mówią, nie, to jest idealna sytuacja. Dlaczego? Bo tylko ja jestem w stanie to zrobić i tylko ja jestem w stanie zmienić tą firmę. I zgadnijcie, ile firma będzie chciała mi zapłacić, kiedy ja już zmienię tę firmę, nie? I on wtedy w ten sposób dociera, krusząc beton od dołu, dochodzi do samej góry, nie? I tyle. Jeśli to jest firma, która docenia takie rzeczy, a większość amerykańskich przynajmniej tak wiesz, tak ma, no to kończysz na końcu z taką ilością pieniędzy i udziałów, że wiesz, głowa mała, nie? No to dziękuję bardzo.